Juliusz Wern. Z ziemi na księżyc w 97 godzin 20 minut. Rozdział pierwszy. Gin Club. Podczas wojny domowej w Stanach Zjednoczonych nowy i bardzo wpływowy klub powstał w mieście Baltimore. Wiadomym jest, z jaką siłą rozwijał się instynkt wojenny wśród tego narodu mechaników, handlarzy i właścicieli okrętów – Drobni kupcy porzucali swe kontuary, wstępowali do wojska, stawali się kapitanami, pułkownikami i generałami, a choć nie przechodzili żadnych kursów w wyższych szkołach wojskowych, wkrótce zrównywali się w sztuce wojennej ze swymi kolegami ze Starego Kontynentu i jak tamci odnosili liczne zwycięstwa, nie szczędząc kul, milionów i ludzi. Ale Amerykanie prześcignęli nawet Europejczyków w dziedziny artylerii. Nie przez to, by działa ich pochwalić się mogły wyższym stopniem udoskonalenia, lecz przez to, że nabierały one coraz większych, nieznanych dotąd rozmiarów, co zwiększało znakomicie ich nośność. W sztuce stosowania ognia artyleryjskiego niewiele czego można było jeszcze nauczyć Anglików, Francuzów czy Prusaków, ale ich armaty i kartaczownice robią wrażenie pistoletów kieszonkowych w porównaniu z olbrzymimi działami artylerii amerykańskiej. To jednak nie powinno dziwić nikogo. Jankesi, ci pierwsi mechanicy świata, rodzą się inżynierami, jak Włosi muzykami, a Niemcy filozofami. Nic więc dziwnego, że wrodzony talent Jankesów ujawnił się również i na tym polu. Zaczęli oni budować olbrzymie działa, o wiele mniej pożyteczne od maszyn do szycia, ale za to bardzo imponujące swym ogromem i przeznaczeniem, jako narzędzia zniszczenia i masowego zabójstwa. To też podczas tej strasznej walki północy z południem Ameryki, artyleria odgrywała najważniejszą rolę. Dzienniki z entuzjazmem opisywały nowe wynalazki, i nie było chyba ani jednego chudego kupczyka, ani jednego wyrostka, który nie łamałby sobie głowy nad wynalezieniem jeszcze straszniejszego pocisku, jeszcze bardziej nośnego działa. Ale jeśli jeden Amerykanin ma jakąś ideę, musi on zaraz podzielić się nią z drugim Amerykaninem. Gdy jest ich już trzech, Wybierają zaraz prezesa i dwóch sekretarzy. Czwarty z kolei stari się archiwistą i biuro zaczyna działać. Gdy jest ich pięciu, zwołują walne zebranie i klub jest ukonstytuowany. Tak też było w Baltimore. Pierwszy, który wynalazł nowy typ armaty, połączył się z drugim, który odlał pierwszy model. Do nich przyłączył się trzeci i tak dalej. Taki był zawiązek dżyn klubu. W miesiąc po założeniu liczył on już 1833 członków czynnych, i 30 575 korespondentów. Niezbędnym warunkiem przyjęcia do klubu było wykazanie się jakimkolwiek wynalazkiem w dziedzinie konstrukcji lub udoskonalenia armat czy innej broni palnej. Ale wyznać trzeba, że wynalazcy piętnastostrzałowych rewolwerów, karabinów maszynowych i szabel pistoletów nie budzili zbytniego szacunku. Bożyszczem klubu była armata, a jego arcykapłanami ci, którzy pracowali nad jej udoskonaleniem. Sława ich imion, powiedział kiedyś jeden z najbardziej uczonych członków klubu, równa się tylko wymiarom ich armat, a sięga tak daleko, jak wyrzucane przez nie pociski. Geniusz wynalazcy Amerykanów dosięgnął szczytów, z chwilą, gdy znalazł tak poważny ośrodek, jak nowo powstały Dżin Club. Działa dosięgły olbrzymich rozmiarów, a pociski przelatywały oznaczone granice i zdarzyło się nieraz, iż rozrywały na kawałki niewinnych obywateli. Wszystkie te wynalazki pozostawały daleko poza sobą nędzne maszynki używane przez artylerię europejską, o czym zresztą najlepiej świadczą następujące liczby. Dawniej za dobrych czasów kula 36-centymetrowa przechodziła rzeź 36 koni, ustawionych obok siebie, i 68 ludzi na odległość 300 stóp. Był to jednak okres dzieciństwa sztuki artyleryjskiej. Od tego czasu poczyniła ona znakomite postępy. Armata Radmana niosła na 7 mil pocisk ważący pół tony i z łatwością miożdżyła 150 koni i 300 ludzi. Dżinn-club zastanawiał się nawet poważnie nad urządzeniem uroczystej próby. O ile jednak można było znaleźć odpowiednią ilość koni, o tyle trudniej było ludzi. W każdym razie działanie tych armat było rzeczywiście zabójcze, i po każdym wystrzale całe kolumny nieprzyjaciół waliły się na ziemię jak kłosy podcięte kosą. Czym wobec tego były słynne, niegdyś, armatki, które naprzód w roku 1587 pod Kurtuła czyniły niezdolnymi do walki 25 ludzi, albo te, które w roku 1758 kładły pod Zondorfem 30 kawalerzystów, albo nawet austriackie, w wynalazku Kasseldorfa, które w roku 1742 kładły pokotem 70 ludzi? Czym były działa spod Jeny i Austerlitz, które zdecydowały o wyniku bitew? Podczas wojny amerykańskiej widziało się już inne cuda. W bitwie pod Gettysburg jeden pocisk kładł 73 związkowców, a przy przejściu przez Potomak jeden pocisk Rodmana przeniósł od razu do wieczności 215 południowców. Trzeba tu wspomnieć również o wynalazku pana J. T. Mastona, wybitnego członka i dożywotniego sekretarza dżin klubu, którego armata zabiła od razu 337 osób. Co prawda dlatego, że rozprysła się cała po pierwszym wystrzale. Co można dorzucić do tych wymownych liczb? Nic. To też każdy chyba uzna bez zastrzeżeń następujące wyliczenie dokonane przez statystykę dżunglubu pana Pitkern. Jeśli podzielić liczbę ofiar rozszarpanych przez armaty przez liczbę członków dżunglubu, okazuje się, iż każdy z nich miał na swym rachunku czy sumieniu średnio 2375 żyć ludzkich z ułamkiem. Jasne jest stąd, iż celem klubu było jedynie i wyłącznie wytracanie ludzi w celach filantropijnych i doskonalenie narzędzi śmierci jako środków cywilizowanych. Trzeba przyznać, iż dzielnici jankesi nie tylko zajmowali się teorią, ale umieli również służyć swym ideałom w praktyce. Gin klub liczył w gronie swych członków bardzo wielu oficerów różnych stopni, od porucznika do generała i różnego wieku, od młodzieńców, którzy zaczynali swą karierę, do staruszków, którzy zaczynali już drzemać na zdobytych laurach. Wielu członków padło również na polach bitew, a imiona ich spisane były w złotej księdze klubu. Ci zaś, co wracali z frontu, nosili na sobie niezatarte dowody swojej waleczności. Kule, protezy rąk i nóg, szczęki kauczukowe, czaszki ze srebra, nosy z platyny widziało się tu na każdym kroku. A statystyk klubu pan Pitcairn obliczył również, iż jedna ręka wypadała średnio na czterech członków, a zaledwie dwie nogi na sześciu. Ale dzielnicy artylerzyści nie martwili się tym zbytnio, gdy biuletyn wojenny, podnosząc sprawność artylerii, podawał również ogromne liczby ofiar. Aż wreszcie pewnego smutnego dnia pokój został zawarty. Przycichło granie armat i działa pokryte płótnem ze zwieszonymi ponorolufami powróciły do arsenałów, Krwawe wspomnienia zaczęły zanikać też powoli. Roślinność zakwitała bujniej na głęboko zaoranych, przemiękłych krwią polach bitew. Szaty żałobne znikały coraz szybciej, rudziejąc i dodzierając się ostatecznie. Jane Club, skazany na bezczynność, zaczął w niej gnuśnieć i rozkładać się. Niektórzy członkowie uparcie rozmiłowani w studiach artyleryjskich oddawali im się nadal, marząc o olbrzymich granatach i niebywałych pociskach ale pozbawionym możliwości wypróbowania i zastosowania tych wynalazków zaczynały zwolne opadać ręce. Pustoszały też przestronne sale klubu. Służba drzemała po kątach, dzienniki żółkły na stołach, a nieliczni bywalcy klubowi, wytrąceni przez fatalny pokój poza obręb bieżącej chwili, drzemiąc w wygodnych fotelach, snuli dalej swe platoniczne marzenia o nowych cudach artylerii. To okropne! Mówił pewnego dnia dzielny Tom Hunter, wyciągając nad ogień kominka swe dwa drewniane szczudła, które zaczęły się już tlić. Nie ma co robić i nie ma się czego spodziewać. Co za życie! Gdzie się podziały te czasy, gdy co dzień budziło nas ze snu radosne granie armat? Te czasy już minęły, odpowiedział Billsby, podciągając pusty rękaw z prawej ręki, którą stracił na wojnie. Cóż to była za rozkosz? Wynajdywało się nowy typ kartacza i zaledwie odlany ciepły jeszcze niosło się na pole bitwy, by go wypróbować na nieprzyjacielu. Wracało się później ze słowem zachęty z ust Shermana lub ze wspomnieniem uścisku ręki McClennana. Dziś generałowie powrócili do swych kontuarów i zamiast kuli kartaczy wysyłają teraz bale bawełny. Ach, klnę się świętą barbarą. Przyszłość artylerii jest stracona dla Ameryki. Masz rację, Billsby, zawtórował mu pułkownik Bloomsbury. Przeżywamy okrutne rozczarowanie. Po to porzuca się zgryzoty domowe, ćwiczy we władaniu bronią, pędzi z Baltimore na pola walki, po to sięga się po krzyż męczeństwa czy laur bohaterstwa, by po dwóch, trzech latach stracić wszystkie owoce swych trudów, zamierające w bezczynie i zasnąć w przymusowej bezczynności. Dzielny pułkownik nie mógł jednak poprzeć swych słów odpowiednim ruchem, gdyż do wykonania go brakowało mu rąk złożonych na ołtarzu ojczyzny. I żadnej wojny w perspektywie! odezwał się wreszcie słynny J.T. Maston, pogrzebaczem drapiąc się po ciemnieniu z kauczuku. Ani jednej chmurki na horyzoncie i to akurat w chwili, gdy już można by zdziałać na polu artylerii. Ja, który do Was mówię, ukończyłem właśnie dziś rano nowy model działa, które zmieniłoby na pewno cały system wojowania. Naprawdę? zawołał Tom Hunter, mimowolnie przypominawszy sobie dawno próby szanownego pana J.T. Mastona. Naprawdę! Odpowiedział ten ostatni. Ale na co zda się dzisiaj pracować, zwalczać tysiące trudności, to jest marnowanie czasu. Ludy starego świata jak gdyby dały sobie słowo, że będą wiecznie żyły w zgodzie, a tymczasem nasza trybuna przepowiada coraz straszniejsze katastrofy z powodu skandalicznego przeludnienia. A jednak, kochany panie Maston, w Europie raz wraz wybucha jakaś wojna wskutek tarcz narodowościowych. Więc co. Więc może by tam można było coś zdziałać, gdyby przyjęto nasze usługi. Tak pan myśli? Zawołał Billsby. Oddawać nasze wynalazki na użytek obcych? To przecież lepsze, niż nie zużytkować ich wcale. Bez wątpienia, rozumował JT Maston. To jest lepsze, ale nawet myśleć o tym nie można. A dlaczego? Zapytał pułkownik. Gdyż oni tam w Europie mają tak dziwne zapatrywania na kwestie awansów, że żaden Amerykanin nie mógłby się im poddać. Oni tam nie mogą sobie wystawić, by ktoś mógł zostać generałem, nie przeszedłby po kolei wszystkich niższych stopni oficerskich, jak gdyby ktoś nie mógł być dobrym artylerzystą, choć sam nie oddał ani jednej armaty. To po prostu. Absurd, dokończył Tom Hunter. A w takich warunkach nie pozostaje nam nic innego, jak zakładać plantację tytoniu i dystylować tran wielorybi. Jak to? Zawołał wzruszonym głosem J.T. Maston. Więc nawet w tych ostatnich latach naszego życia nie będziemy mogli poświęcić udoskonaleniu broni palnej? Czy rzeczywiście nie ma już nadarzyć się okazja, by ją wypróbować i niebo już nigdy nie rozjaśni się błyskiem wystrzału armatniego? Niepodobieństwo by nie nadarzyła się konieczność wypowiedzenia wojny jakiemuś mocarstwu zamorskiemu! Może Francuzi zatopią choć jeden z naszych pancerników, może Anglicy powieszą ze trzech, czterech naszych rodaków. Nie, panie Madson, odrzekł spokojnie pułkownik Blomsberry. Nie dożyjemy tego szczęścia. Nie żaden z tych wypadków nie zdarzy się na pewno, a gdyby się nawet zdarzył, nie skorzystamy z niego. Wrażliwość Amerykanów przytępia się coraz bardziej. Tak, my coraz bardziej pokorniejemy, przytwierdził Bilsby. I dajemy się upokarzać. Dorzucił tom hunter. To wszystko prawda, unosił się dalej Maston. Istnieje tysiąc powodów do wypowiedzenia wojny, a my jej nie wypowiadamy. Drżymy o ręce i nogi naszych rodaków, którzy nie wiedzą, co z nimi robić. Oto by nie szukać z daleka powodów do wojny. Czyż Ameryka Północna nie należała dawniej do Anglii? No tak, odpowiedział tom hunter, postukując swymi szczudłami. A więc? podjął J.T. Maston. Dlaczegożby Anglia nie miała z kolei należeć do Amerykanów? Byłby to sprawiedliwy rewanż, odpowiedział pułkownik Blomsbury. Ale idźcie panowie, wołał J.T. Maston i zaproponujcie to prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a zobaczymy, jak was przyjmie. Zapewne przyjąłby nas bardzo źle, zasyczał Bill sobie przez cztery zęby, które pozostały mu po wojnie. Na honor! zawołał J.T. Maston przy najbliższych wyborach nie radzę mu liczyć na mój głos. Ani na nasze, odpowiedzieli chórem wojownicy inwalidzi. Tymczasem, zakończył J.T. Maston, jeżeli nie dadzą mi możliwości wypróbowania mej armaty na polu bitwy, składam mądy dymisję i uciekam w sawanny Arkansasu. A my z tobą! odpowiedzieli towarzysze walecznego J.T. Mastona. Takie nastroje panowały wśród członków klubu. Umysły wrzały, niezadowolenie rosło. Klub mógł był rozpaść się lada dzień, gdy niespodziewany wypadek zażegnał nagle zbliżającą się katastrofę. Nazajutrz po opisanej wyżej rozmowie członkowie klubu otrzymali cyrkularz następującej treści: Baltimore, 3 listopada. Prezes Dżyn Klubu ma zaszczyt zawiadomić swych kolegów, iż na posiedzeniu odbyć się mającym piątego bieżącego miesiąca poruszona będzie sprawa, która niechybnie zainteresuje najszerszy ogół. Wobec tego pożądany jest jak najliczniejszy udział członków. Z poważaniem, prezes Gin Clubu, Impey Barbicane. Rozdział drugi. Projekt prezesa Barbicane. 5 października o godzinie ósmej wieczorem zwarte tłumy zapełniły salony Gin Clubu. Członkowie zamieszkali w Baltimore stawili się w komplecie na wezwanie swego prezesa. Członkowie zamiejscowi przybywali specjalnymi pociągami z rozmaitych stron kraju i ogromnych hal klubu nie mógł wreszcie pomieścić wszystkich zebranych, którzy pozajmowali przyległe salony, zapchali przejścia i korytarze i tłoczyli się nawet na podwórzu. Każdy starał się zdobyć lepsze miejsce, by choć z daleka słyszeć przemówienie, tłoczono się, więc rozpychano i miażdżono z właściwą Amerykaną, zaciekłością. Cudzoziemiec, który za cenę złota chciałby w ów wieczór zdobyć sobie miejsce w sali, odszedłby na pewno z kwitkiem, jeżeli nie z siniakami, gdyż prawo wejścia do klubu mieli jedynie i wyłącznie członkowie klubu. Ogromny hall klubu przedstawiał niesamowity wygląd. Był on doskonale przygotowany do charakteru klubu. Kolumny z armat wspierały się na olbrzymich moździerzach i podtrzymywały sufit kutego żelaza jak koronka rzeźbiony w misterne ornamenty. Łuki, karabiny, pistolety, wszelkiego rodzaju broń palna, starożytna i nowa zdobiła ściany. Nawet świeczniki, kandelabry i żyrandole robione były z lów pistoletowych i karabinowych, zręcznie połączonych ze sobą. Modele armat i kartaczownic, gronobomb, czubki kul rozmaitych rozmiarów, porozkładane w szklanych szafkach i porozwieszane dookoła kompletowały dekorację tej dziwnej sali. Na miejscu honorowym za witryną spoczywał resztki słynnej armaty, wynalezionej przez J.T. Mastona, połamane i porozsadzane podczas nieszczęsnego wybuchu. W głębi sali otoczony czterema sekretarzami siedział na wysokim wzniesieniu prezes klubu, a bogato rzeźbiony jego fotel posiadał również formę moździerza. Na biurku, u ogromnej płycie stalowej, wspierającej się na czterech granatach, stał ogromny kałamarz w kształcie armaty i widniał dzwonek który jednak za dotknięciem wydawał dźwięki podobne do wystrzału rewolwerowego. Podczas zbyt gwałtownych dyskusji ten dzwonek nowego typu wystarczał do zagłuszenia krzyków podnieconych artylerzystów. Przed wzniesieniem masywne ławy ustawione w zygzaki jak rowy strzeleckie i szanse przynoszone były dla członków klubu. Owego pamiętnego wieczora szanse te były oblepione mrowiem ludzkim. Towarzysze znali swego prezesa i wiedzieli, że nie byłby ich fatygował bez istotnego powodu pierwszorzędnej wagi. Impy Barbie Kane miał lat 40. Był chłodny i pełen powagi. Posiadał umysł zrównoważony i charakter nieugięty. A najwybitniejszą jego cechą było to, że do najbardziej szalonych przedsięwzięć miał on wnosić zawsze idee praktyczne. Słowem, był to typowy Amerykanin północy, kolonizator. Potomek owych okrągłych głów, które dały się we znaki Stuartom i nieubłagany wróg południowca. Typowy Jankes z jednej bryły wyciosany. Barbicain zrobił duży majątek na handlu drzewem, a gdy podczas wojny mianowano go dyrektorem artylerii, okazał się niezmiernie energicznym, bogatym w pomysły i zręcznym w prowadzeniu swych planów. To też przyczynił się on poważnie do udoskonalenia artylerii, a nowym badaniom i próbom miał nadać niezrównany rozmach. Był to mężczyzna średniego wzrostu i stanowił rzadki wyjątek w tym towarzystwie, gdyż posiadał wszystkie członki bez żadnych uszkodzeń. Twarz jego utrzymana była w prostych, wyrazistych liniach, a widziana z profilu wskazywała energię, męstwo i umiejętność panowania nad sobą. W obecnej chwili siedział on nieruchomo w swoim fotelu, milczący, zamknięty w sobie z wyrazem strapienia na twarzy. Zebrani rozprawiali głośno dookoła niego, zarzucali się wzajemnie pytaniami, robili różne przypuszczenia, badawczo spoglądali w twarz swego prezesa, ale nic z niej wyczytać nie mogli. Wreszcie, gdy godzina ósma zaczęła bić na ogromnym zegarze znajdującym się w sali, Barbie Kane, jakby podrzucony przez niewidzialną sprężynę, zerwał się nagle z siedzenia, wyprostował i rozkazujące spojrzenie rzucił na salę. Uciszyły się rozgwarzone fale tłumu. Cisza zaległa, a mówca... Odezwał się w te słowa. Dzielni towarzysze. Zbyt długo już ciążą na nas skutki bezsensownego pokoju, który od razu pogrążył nasz klub w bagno bezczynności. Po kilku zaledwie latach owocnej i wytężonej pracy musieliśmy nagle porzucić rozpoczęte dzieło i urwać nić zbożnego postępu. Bez najmniejszej obawy gotów jestem twierdzić, iż każdy z nas z radością powitałby jakąkolwiek wojnę, która znów włożyłaby broń w nasze dłonie. Gnuśniejące w bezczynności. Tak, wojna! zawołał z zapałem J.T. Maston. Słuchajcie, słuchajcie! zawołano ze wszystkich stron. Ale wojna, ciągnął dalej Barbicane, wojna jest niemożliwą w obecnych warunkach i wiele zapewne lat nie upłynie, nim odezwą się znowu nasze armaty. Trzeba więc obejrzeć się za innym polem działania i w innej dziedzinie poszukać przystosowania do tych zamierzeń. Zebrani czuli, iż mówca poruszy tem najważniejszą sprawę i podwoili uwagę. Szanowni słuchacze, zaczął znów Barbicane. Od kilku miesięcy męczyło mnie pytanie, czy nie moglibyśmy, pozostając wiernymi naszej specjalności, podjąć jakieś wielkie zadanie, godne XIX wieku, i czy postępy artylerii nie ułatwiłyby nam dokonania go. Szukałem więc, pracowałem, robiłem obliczenia i coraz bardziej upewniałem się, że jesteśmy w stanie podjąć pewne zadanie, które w każdym innym kraju wydałoby się niedorzecznością. Dla przedstawienia wam tego projektu pozwoliłem sobie zebrać was tutaj. Projekt ten jest godny Was, godny sławetnej przeszłości gin klubu i narobi zapewne wiele hałasu w świecie. Wiele hałasu? wołał jakiś zapalony artylerzysta. Wiele hałasu w prawdziwym tego słowa znaczeniu odpowiedział Barbicane. Nie przerywacz, krzyczano dokoła. Proszę was też, towarzysze, byście mi jeszcze na chwilę użyczyli waszej uwagi. Dreszcz przebiegł po zebranych. Barbicane gwałtownym ruchem, poprawiwszy cylinder na głowie, ciągnął dalej równym, spokojnym głosem. Kto z was nie ogląda codziennik księżyca, ale pozwólcie, bym w tej właśnie chwili skierował na niego baczniejszą uwagę. Może danem nam będzie stać się kolumbami tego nieznanego świata? Skupcie się wokół mnie, wesprzyjcie mnie z całych sił, a poprowadzę was na podbicie tej planety, a ziemia jego połączy się z trzydziestoma sześcioma państwami tworzącymi Stany Zjednoczone. Hurra, księżyc! krzyknęli jednym chórem członkowie dżin klubu. Księżyc studiowano już od dawna, mówił znów Barbicane. Jego powierzchnia, jego waga, jego skład, jego ruchy, oddalenie od Ziemi i role w Układzie Słonecznym są dostatecznie znane. Rozkreślono już nawet mapy selenograficzne, które swą dokładnością nie ustępują w niczym, a może przewyższają nawet mapy geograficzne. Fotografie dają nam zdjęcia, przedstawiające naszego satelitę w całej swej niezrównanej piękności. Słowem, wiemy już wszystko o Księżycu, czego mogła nas nauczyć matematyka, astronomia, geologia i optyka. Dotąd nikt nie próbował nawiązać z nim stosunków bezpośrednich. Czuć było, iż przy tych słowach tłumacz rozgorzał z zaciekawieniem i niecierpliwością. Barbican mówił dalej. Pozwólcie, że w kilku słowach przypomnę wam imiona tych kilku zapaleńców, opanowanych tęsknotą do fantastycznych podróży, którzy utrzymywali, iż własnymi oczyma przejrzeli techniki naszego satelity. W XVII wieku niejaki David Fabricius twierdził, iż na własne oczy oglądał mieszkańców Księżyca. W roku 1699 pewien Francuz nazwiskiem Jean Bedouin wydał opis podróży dookoła Księżyca, podjętej przez Dominika Gonzaleza, awanturnika hiszpańskiego. W tym samym czasie Cyrano de Bergerac napisał podobne dzieło, które cieszyło się ogromnym powodzeniem we Francji. Następnie inny Francuz, Fontenelle, wydał na ten temat obszerną pracę pod tytułem Mnogość Światów, uważaną w swoim czasie za arcydzieło. Nauka jednak, krocząc wciąż naprzód, przekreśla nieraz nawet i arcydzieła. Około roku 1835 wreszcie, Sir John Herschel, opublikował w New York American niewielką pracę, w której opowiada, że będąc wysłanym dla badań astronomicznych na przylądek dobrej nadziei przy pomocy specjalnie udoskonalonego teleskopu badał księżyc na odległość niespełna 30 metrów. Widział więc dokładnie rozpadliny, w których żyły hipopotamy – Zielone wzgórza, na których pasły się barany z rogami z kości słoniowej i białe koziołki. Widział również mieszkańców tych krajów o błonkowatych skrzydłach jak u nietoperza. Broszura ta pióra Amerykanina nazwiskiem Locke cieszyła się ogromnym powodzeniem. Wkrótce jednak spostrzeżono, że była to zręczna mistyfikacja naukowa i Francuzi pierwsi zaczęli ją ośmieszać. Ośmieszyć Amerykanina, zawołał J. Tim Maston, Ależ to jest oczywisty kasus belli. Uspokój się, drogi przyjacielu. Zanim zaczęli go ośmieszać, przez długi czas całkiem poważnie traktowali oni figiel naszego rodaka. By zakończyć ten rys historyczny, dorzuca jeszcze, że niejaki Hans Pfal z Rotterdamu, puściwszy się balonem wypełnionym gazem azotowym, po 90 dniach podróży wylądował na Księżycu. Podróż ta jednak, jak zresztą i wszystkie poprzednie, była pomysłem fantastycznym, który zrodził się w genialnej głowie naszego ziomka, naszej chluby pisarskiej, Edgara Alana Poe. Niech żyje Edgar Poe! krzyczeli zabrani zelektryzowani słowami swego prezesa. Aby teraz przejść od pomysłów literackich, mówił dalej Barbicane, do praktycznych prób rozwiązania kwestii, która nas interesuje, przypomnę panom, iż pewien geometra niemiecki zaproponowałby wysłać do Syberii Międzynarodową Komisję Uczonych, która by rzucała za pomocą reflektorów na niezmierzone płaszczyzny tamtejszych stepów świetlne figury geometryczne. Każdy człowiek inteligentny rozumował, uczony niemiecki zna te figury, a mieszkańcy Księżyca, o ile w ogóle istnieją, musieliby je dostrzec i odpowiedzieć podobnymi sygnałami. A wtedy porozumiewanie się z naszym satelitą nie przedstawiałoby już poważniejszych trudności, gdyż można by skompletować cały alfabet i w ten sposób porozumiewać się z Księżycem. Projekt ten nie został urzeczywistniony i do tej chwili nie uczyniono nic dla nawiązania stosunków między Ziemią a Księżycem. Wielkie to zadanie wykonane być może tylko przez geniusz wynalazcy Amerykanów. A sposób jest prosty, łatwy, pewny, niezawodny. Chcę go panom przedstawić w paru słowach. Huraganem okrzyków, grzmotem oklasków przyjęto słowa prezesa. Nie było wśród zebranych nikogo, kto nie czułby się porwanym, uniesionym słowami mówcy. Słuchajcie, słuchajcie! wołano ze wszystkich stron. Gdy wzruszenie ogólne uspokoiło się nieco, Barbicane mówił jeszcze głębszym i bardziej spokojnym tonem: Wiecie wszyscy, jak wielkie postępy poczyniła w ostatnich czasach sztuka artyleryjska, i do jakich świetnych rezultatów mogliśmy ją doprowadzić, gdyby nieszczęsny pokój nie przerwał naszej owocnej pracy. Wiecie również, jak potężną jest struktura naszych armat i jaką siłę posiada proch. Wychodząc z tego założenia. Postawiłem sobie pytanie, czy nie zdołalibyśmy zbudować takiego działa, którego pocisk drwiąc sobie z przestrzeni mógłby dolecieć do księżyca. Na te słowa krótki okrzyk podziwu wyrwał się z tysiąca piersi, po czym na sekundę zaległa niema cisza i wreszcie zerwał się huragan okrzyków i oklasków, od których zatrzęsła się olbrzymia sala. Prezes chciał mówić dalej, ale głos jego ginął wśród wrzawy. Dopiero po dziesięciu minutach udało mu się opanować znów salę. Pozwólcie mi skończyć. Odezwał się chłodno. Zbadałem sprawę wszechstronnie i na podstawie dokładnych wyliczeń doszedłem do przekonania, iż pocisk posiadający szybkość początkową 12 jardów na sekundę, skierowany na księżyc, musi go dosięgnąć w stosunkowo bardzo krótkim czasie. Mam więc zaszczyt zaproponować panom, byście podjęli tę małą próbę. Rozdział trzeci. Wrażenie propozycji. Żadne pióro nie jest w stanie opisać wrażenia wywołanego przemówieniem szanownego prezesa. Oklaską i wiwatom nie było końca. Powstał zgiełk i wrzawa nie do opanowania. Jeden tylko Kein pozostał chłodnym wśród ogólnego entuzjazmu. Chciał on zwrócić się do zebranych jeszcze z kilkoma słowami i starał się uspokoić tłum, a strzelający dzwonek na jego stole raz wraz rozlegał się ogłuszającym grzmotem. Nie słuchano go. Male tłum gęstniał coraz bardziej koło stołu prezydialnego. Wreszcie jakieś dłonie porwały prezesa i w triumfie wzniosły go w górę. Amerykanina trudno jest zadziwić. Wyraz niemożliwe nie istnieje w jego słowniku. Przeciwnie, w Ameryce wszystko jest możliwe, łatwe, wykonalne, a co się tyczy trudności technicznych, to usuwają się one same, zanim powstaną. Dla prawdziwych Jankesów między projektem Barbie a, a jego wykonaniem nie istniały nawet pozory trudności. Co się powiedziało, to musi być wykonane. Pokut triumfalny przy świetle pochodni przeciągał się do późnej nocy. Księżyc jakby przeczuwając, że o niego tu chodzi, świecił jasnym blaskiem. Rozentuzjazmowane wejrzenia upojonego tłumu jankesów biegły ku niemu co chwila i jedni posyłali mu już poufne ukłony, inni dawali mu najczulsze imiona. Jedni mierzyli wzrokiem odległość, dzielącą go od Ziemi, inni wygrażali mu pięściami. W niespełna cztery godziny pewien optyk z Jones' Fall Street zrobił majątek, sprzedawając lunety i lornetki. Wszyscy bowiem chcieli choć trochę bliżej obejrzeć tę nową kolonię, którą uważali już za swoją własność. Choć tymczasem nie chodziło przecież o nic więcej, jako nawiązanie stosunków i to w sposób dość brutalny zresztą, bo przez przesianie kuli armatniej. Północ już wybiła, a podniecenie nie mijało. Było ono przytem powszechne. Zarówno urzędnik, uczony, kupiec, przemysłowiec, jak i biedny robotnik czuli się do głębi poruszonymi niezwykłą ideą, która nabierała znaczenia wyprawy narodowej. Dopiero około drugiej w nocy tłumy zaczęły przerzedzać się. Prezesowi Barbikajnowi udało się umknąć do domu. Ulice pustoszały, pociągi unosiły z miejsca przybyłych z czterech stron Stanów Zjednoczonych za miejscowych członków Jean Zresztą poruszenie umysłów nie ograniczało się do samego tylko Baltimore. Wielkie miasta Stanów Zjednoczonych, jak New York, Boston, Washington, Richmond i inne, wiedziały o liście prezesa Jean Clubu i z niecierpliwością wyczekiwały wiadomości. To też ów pamiętny wieczór, w miarę tego jak brzemienne treścią słowa padły z ust prezesa Barbicaina po drutach telegraficznych biegły one w różne strony Stanów Zjednoczonych z błyskawiczną szybkością, roznosząc po świecie wielką myśl. Nazajutrz tysiąc pięćset dzienników porannych omawiało już tę sprawę, badając ją z punktu widzenia fizyki, meteorologii i astronomii, podnosząc jednocześnie ekonomiczne i polityczne jej znaczenie. Stawiono bowiem pytanie, czy Księżyc jest już skończonym światem, czy też podlega jeszcze przeobrażeniom? Czy podobny jest do naszej Ziemi z okresu, gdy nie posiadała ona jeszcze ludzi? Choć w danej chwili chodziło jedynie o wysłanie na Księżyc jednego wystrzału, mówiono już o tym, że kiedyś Ameryka zgłębi wszystkie tajemnice tego towarzysza Ziemi, a umysły przezorniejsze zastanawiały się nad tym, czy podbój Księżyca nie zachwieje równowagi europejskiej. Ani jedno pismo nie wyraziło wątpliwości, czy Hardy ten plan da się urzeczywistnić, przeciwnie. Wszystkie one podnosiły ogromne znaczenie tej wyprawy. Przeróżne stowarzyszenia uczonych, związki literackie i religijne posyłały na ręce prezesa Gin Clubu powinszowania, życzenia i propozycje swych usług i pomocy finansowej. Jednym słowem, nigdy chyba żadna idea nie zdobyła tak szybko i tak licznych stronników jak projekt prezesa Barbicane'a. O jakichkolwiek powątpiewaniach, żarcikach czy karykaturach mowy nie było bo kto by sobie pozwolił na coś podobnego, nie uszedłby chyba żywym przed powszechnym oburzeniem. W Ameryce są jeszcze rzeczy, z których naśmiewać się nie wolno. Pan Barbicane stał się od razu jedną z wybitniejszych osobistości w Stanach Zjednoczonych, czymś w rodzaju Waszyngtona w nauce, a następujący fakt wskazuje najlepiej do jakiego stopnia adoracji zdolni są Amerykanie. W kilka dni po pamiętnym posiedzeniu w Dream Clubie dyrektor pewnej trupy amerykańskiej zapowiedział w teatrze baltimorskim przedstawienie szekspirowskiego: Wiele hałasu o nic. Tymczasem publiczność dopatrzyła się w tym fakcie złośliwej aluzji, wpadła do sali, połamała krzesła i zmusiła dyrektora do zmienienia afisza. Ten zaś, zorientowawszy się szybko w sytuacji, wystawił na nazajutrz inną komendę szekspira, jak wam się podoba. I teatr przez kilka tygodni z rzędu był codziennie wypełniony po brzegi. Rozdział czwarty. Odpowiedź Obserwatorium w Cambridge. Tymczasem Barbie Kane, pomimo ciągłych owacji, których był przedmiotem, nie traciła ani chwili czasu. Przede wszystkim więc zwołał posiedzenie zarządu klubu, który po krótkiej dyskusji postanowił w pierwszym rzędzie zająć się stroną astronomiczną przedsięwzięcia, a następnie dopiero zastanowić się nad środkami mechanicznymi. Wysłano więc przede wszystkim szczegółową notę do Obserwatorium w Cambridge, gdzie znajduje się najlepszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. I gdzie obecnie wykładają najwybitniejsi uczeni amerykańscy. Tam również znajduje się największa w świecie luneta, która pozwoliła Bondowi zbadać mgławicę Andromedy, a Clarkowi odkryć satelitę Syriusza. Instytucja ta zasługiwała więc w zupełności na zaufanie Dżin Clubu. W dwa dni po wysłaniu noty prezes Barbicane otrzymał odpowiedź treści następującej: Dyrektor obserwatorium w Cambridge do prezesa Dżin Clubu w Baltimore. Cambridge 7 października. Po otrzymaniu listu Szanownego Pana do obserwatorium w Cambridge, zebrałem niezwłocznie kolegium uczonych, które przesyła Szanownemu Panu następujące wyjaśnienia w poruszanych przez Pana sprawach. Pierwsze pytanie: Czy pocisk armatni może dosięgnąć księżyca? Tak. Pocisk armatni może dosięgnąć księżyca, o ile uda się nadać mu szybkość początkową 12 tysięcy yardów na sekundę. Dokładne obliczenie stwierdza, że szybkość ta jest wystarczająca. W miarę oddalania się od Ziemi zmniejsza się działanie wagi pocisku, a mianowicie przy trzykrotnym większym oddaleniu waga pocisku zmniejszy się dziesięciokrotnie, aż ostatecznie zostanie sprowadzona do zera w chwili gdy przyciąganie Księżyca zrównoważy przyciąganie Ziemi. W tym momencie pocisk nie będzie już posiadał żadnej wagi i z chwilą gdy przebędzie ten punkt, zacznie spadać na Księżyc pod działaniem jego siły atrakcyjnej. Teoretycznie możliwość podobnego doświadczenia jest więc bezwzględnie stwierdzona, a rezultat eksperymentu zależny jest całkowicie od siły pocisku. Pytanie drugie: jaka jest dokładna odległość Ziemi od jego satelity? Księżyc nie zatacza dookoła Ziemi regularnego koła, lecz elipsę, wobec tego znajduje się on chwilami dalej, chwilami znów bliżej od Ziemi. Różnica między największym i najmniejszym oddaleniem jest dość znaczna i nie należy jej lekceważyć. Gdyż stanowi ona jedną dziesiątą całej odległości. Przy obliczeniach więc trzeba by wziąć za podstawę moment, gdy księżyc znajduje się najbliżej Ziemi. Pytanie trzecie. Jaki czas potrzebny jest do przebycia odległości dzielącej księżyc od Ziemi przez pocisk posiadający odpowiednią szybkość, i wobec tego, w jakim czasie on musi być wyrzucony przez działo, by spotkało się w określonym momencie z księżycem? Gdyby pocisk zachowywał stale swą szybkość początkową 12 tysięcy yardów na sekundę, potrzebowałby zaledwie 10 godzin, by przebyć całą przestrzeń. Ponieważ jednak szybkość ta zmniejszać się będzie ciągle, zużyje on 300 tysięcy sekund, czyli 93 godziny i 20 minut, by dosięgnąć punktu, gdy zacznie nań działać siła atrakcyjna Księżyca, po czym w 50 tysięcy sekund, czyli w 13 godzin i 20 minut, spadnie na powierzchnię Księżyca. Wobec powyższego, pocisk musi być wyrzucony na 97 godzin 13 minut i 12 sekund przedtem, nim Księżyc znajdować się będzie w punkcie, w którym ma spaść pocisk. Pytanie czwarte: W jakim momencie Księżyc znajduje się w najodpowiedniejszym położeniu w stosunku do Ziemi, by można go było dosiągnąć? Wobec tego, co powiedziano wyżej, trzeba wybrać moment, w którym Księżyc przechodzić będzie najbliżej Ziemi, a jednocześnie mijać będzie zenit, co zmniejsza jeszcze odległość o 3900 mil angielskich. Ale choć księżyc co miesiąc zbliża się do Ziemi, nie zawsze znajduje się w tym momencie w zenicie. Podobny zbieg faktów zdarza się dość rzadko. Na szczęście jednak zjawisko to będzie miało miejsce 4 grudnia przyszłego roku i tego dnia o północy księżyc mijać będzie zenit, a jednocześnie znajdować się będzie najbliżej Ziemi. Pytanie piąte: w jaki punkt nieba mierzyć należy? Z poprzednich odpowiedzi wynika, że strzał musi być wymierzony prawie pionowo w górę, gdyż w ten sposób pocisk wyzwoli się wcześniej spod działania siły atrakcyjnej Ziemi. Pytanie szóste: Gdzie znajdować się będzie księżyc w chwili, gdy padnie strzał? W chwili tej księżyc, który zbliża się codziennie o 13 stopni, 10 minut i 35 sekund, będzie oddalony od zenitu o ten sam dystans wzięty czterokrotnie, czyli o 52 stopnie, 42 minuty i 20 sekund. Którą tę przestrzeń przebędzie księżyc w ciągu tego czasu, gdy pocisk lecieć będzie ku niemu. Ponieważ liczyć się tu trzeba będzie również ze skutkami obracania się ziemi, więc odchylenie linii strzału od zenitu powinno wynosić w okrągłych liczbach 64 stopnie. Oto są odpowiedzi, jakie obserwatorium dać może na pytanie postawione przez członków ding klubu. Straszczając je krótko, powtarzamy, iż jeden. Działo powinny być ustawione w kraju znajdującym się między zerowym a 28 stopniem szerokości północnej lub południowej. 2. Powinno być skierowane pionowo w górę. 3. Pocisk powinien posiadać szybkość początkową 12 tysięcy jardów na sekundę. 4. Strzał powinien paść 1 grudnia przyszłego roku o godzinie 10.46 minut i 40 sekund. 5. Dosięgnie on Księżyca w 4 dni później, czyli dnia 4 grudnia o północy. Członkowie dżin klubu powinni więc niezwłocznie przystąpić do prac przygotowawczych, które muszą być skończone przed 1 grudnia przyszłego roku. Jeśli bowiem przepuszczą wspomnianą datę 4 grudnia, zbyt długo zmuszeni będą czekać na sprzyjające warunki astronomiczne, które powtórzą się dopiero za 18 lat i 11 dni. Dyrekcja Obserwatorium w Cambridge wyraża zupełną gotowość do dalszej pomocy w sprawach astronomii teoretycznej i łączy swe życzenia powodzenia w przedsięwzięciu, które okryje sławą całą Amerykę. J. M. Belfast, dyrektor Obserwatorium w Cambridge. Rozdział 5. Dzieje Księżyca. Obserwator obdarzony doskonałym wzrokiem, gdyby znalazł się był w nieznanym centrum, koło którego krążą światy, widziałby w epoce chaotycznej wszechświata miliardy atomów zapełniających wszechświat. Z biegiem jednak wieków dokonywały się liczne zmiany. Zwolna utrwaliło się działanie siły przyciągającej, której poddać się musiały błądzące w przestrzeni atomy. Łączyły się one ze sobą na podstawie pokrewieństw chemicznych, tworzyły komórki, a z nich mgławice, mi usiany jest przestwór nieba. Te mgławice wirować zaczęły wkrótce w koło swoich osi, twardniejąc zwolna, a stosownie do niewzruszonych praw mechaniki, w miarę tego, jak twardniały one, waga ich zmniejszała się. Przyspieszało się tempo ich wirowania i w ten sposób powstać musiała pierwsza gwiazda na firmamencie nieba. Patrząc uważnie dalej, obserwator spostrzegłby to samo zjawisko i w innych punktach nieba. Widziałby, jak inne komórki wirując i twardniejąc przetwarzały się w inne gwiazdy. W ten sposób tworzyły się mgławice, których astronomowie naliczyli około pięciu tysięcy, a z których jedna, zwana Drogą Mleczną, składała się z osiemnastu milionów gwiazd – Będących każda dla siebie centrum odrębnego układu słonecznego. Gdyby nasz obserwator zaczął specjalnie badać jedną z tych 18 milionów gwiazd, jedną z najskromniejszych i najmniej błyszczącą, bo należącą do gwiazd czwartego rzędu, nazwaną przez nas szumnie słońcem, byłby świadkiem wszystkich zjawisk, które stopniowo doprowadzały do ukształtowania się wszechświata. W rzeczywistości bowiem to słońce, będąc jeszcze w stanie lotnym i składające się z drgających komórek, wirowało coraz szybciej koło swej osi, by dokonać dzieła swej koncentracji. Ruch ten, zgodnie z prawami mechaniki, przyspieszał się ciągle w miarę zmniejszania wagi i w pewnym momencie doprowadziłby do katastrofy, gdyby jednocześnie nie zaczęło działać inne prawo fizyczne, którego mocą komórki znajdujące się w pasie równika odrywały od masy i stworzyły koło słońca liczne pierścienie koncentryczne. Podobne do tych, które okalają Saturna. Z kolei pierścienie te rozerwały się na części i stworzyły dookoła masy centralnej mgławice drugiego rzędu, czyli planety. Gdyby teraz obserwator nasz skierował całą swoją uwagę na te planety, przekonałby się, że zachowują się one tak samo zupełnie jak poprzednie Słońce. To jest wyrzucając z siebie po pewnym czasie pierścienie kosmiczne, które rozpadając się dają początek nowym ciałom niebieskim zwanym satelitami. W ten sposób od atomu do komórki, od komórki do lotnej mgły, od mgły do mgławicy, od mgławicy do pierwotnej gwiazdy, od tej gwiazdy do Słońca, od Słońca do planety, od planety do satelity mamy cały szereg przeobrażeń, które przebyła materia w ciągu nieobliczalnych wieków. Słońce zdaje się być rzucone w przestwór, a tymczasem według najnowszych teorii naukowych jest ono związane z drogą mleczną. A choć wydaje się ono tak maleńkiem wśród innych ciał niebieskich, to Słońce jest jednak olbrzymie, gdyż jego objętość jest 140 tysięcy razy większa od objętości Ziemi. Dokoła niego wiruje osiem planet, powstałych w pierwszych czasach stworzenia z niego samego. Są to, poczynając od najbliżej położonych do najdalszych, Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Prócz tego między Marsem a Jowiszem krążą inne, mniejsze ciała, będące przypuszczalnie ułamkami jakiegoś ciała rozbitego na tysiące kawałków, choć astronomowie naliczyli ich dotąd zaledwie 97. Niektóre z planet krążących dookoła Słońca na mocy wielkiego prawa grawitacji posiadają z kolei swych satelitów. Uran ma ich ośmiu. Saturn, Tyluż, Jowisz czterech, Neptun przypuszczalnie trzech, Ziemia jednego. Ten ostatni, jeden z najmniejszych w świecie słonecznym, zowie się Księżycem i o jego to podboju zamarzył z uchwały geniusz Amerykanów. Przez swą względną bliskość od Ziemi i szybko następującą po sobie zmienność jego faz, Księżyc z początku na równi ze Słońcem interesował mieszkańców Ziemi. Ale patrzenie w Słońce męczy wzrok. Blask promieni słonecznych oślepia i każe spuszczać oczy. Tymczasem blady Księżyc pozwala się łatwiej podziwiać w swoim skromnym wdzięku. Blask jego nie oślepia. Jest łagodny i miły. To też synowie Ziemi specjalną sympatią darzyli Księżyc. A Mahometanie nawet w faz obliczają miesiące. Inne znów narody dawniejsze czyniły z niego przedmiot specjalnego kultu. Egipcjanie czcili go pod nazwą Irys. Fenicjanie zwali go Astartą. Jeśli starożytni badacze rozumieli dobrze charakter i, że tak powiemy, cechy moralne Księżyca z punktu widzenia mitologii, to jednak najwięksi uczeni spośród nich byli zupełnymi ignorantami i w dziedzinie selenografii. Kilku astronomów z epok bardzo oddalonych ustaliło pewne właściwości Księżyca, potwierdzone następnie przez nowoczesną naukę. Szczęśliwi mieszkańcy Arkadii utrzymywali wprawdzie, że zamieszkiwani oni ziemię w epoce, gdy księżyc nie istniał jeszcze wcale. Simpliciusz twierdził, że księżyc stoi nieruchomo na firmamencie przyczepiony do stropu horyzontu. Klerk, uczeń Arystoteleca, uważał księżyc za oszlifowane lustro, w którym odbijał się lazur oceanu. Inni wreszcie widzieli w nim jednak zbiorowisko gazów wydzielonych przez ziemię lub też kulę złożoną do połowy z ognia, do połowy z lodu. Ale obok tych absurdów kilku innych filozofów, choć nie posiadali oni odpowiednich instrumentów, opierając się na cierpliwych badaniach, podejrzewało już istnienie większości praw, którym podlega w swem istnieniu Księżyc. Tak na przykład na 460 lat przed Chrystusem ktoś wyraził zdanie, iż Słońce oświetla swym blaskiem zarówno Ziemię, jak i Księżyc. Arystarch z Samosu dał istotne wyjaśnienie faz Księżyca. Inni krok za krokiem zbliżali się do pełniejszego poznania właściwości naszego satelity, a wreszcie hiparch na dwa wieki przed naszą erą odkrył pewne nierówności w biegu księżyca. Wszystkie te obserwacje potwierdziły się następnie i stały się podstawą dalszych badań. Ptolemeusz w II wieku, a Arab Abul Wefa w IX wieku potwierdzili przypuszczenie hiparcha, a ostatecznie Kopernik w XV wieku i 100 lat później tych obrachę dali kompletny system układu świata i wyjaśnili rolę, jaką odgrywa księżyc wśród innych ciał niebieskich. Wszystkie te badania nie dotyczyły jednak fizycznych właściwości księżyca, i dopiero Galileusz rzucił na te kwestie snop światła. Objaśniał różne zjawiska świetlne, obserwowane na księżycu istnieniom gór, których wysokość określił na 4500 stóp. To ostatnie pytanie wywołało bardzo wiele sporów uczonych dotyczących ustalenia wysokości gór znajdujących się na Księżycu. Dyskusja ta trwała wieki i brali w nią udział najtężsi astronomowie świata, którzy przy pomocy coraz to doskonalszych aparatów badali powierzchnię Księżyca. Wreszcie pomiary uczynione przez Bera i Modellera ustaliły, iż wysokość 22 spośród tych gór przewyższa 2400 metrów, a sześciu innych dochodzi nawet do 2700 metrów. Jednocześnie poznanie Księżyca i pod innymi względami czyniło szybkie postępy. Stwierdzono, iż jest on usiany kraterami i w ogóle ma charakter wybitnie wulkaniczny, że brak na nim prawie zupełnie wody. Jasnym jest wobec tego, iż mieszkańcy Księżyca, o ile w ogóle istnieją, muszą posiadać specjalną organizację i znacznie różnić się od mieszkańców Ziemi. Wreszcie dzięki nowym metodom badania i coraz doskonalszym aparatom przestudiowano każdą niemal pięć powierzchni Księżyca i wyliczono, że jest on 13 razy mniejszy od Ziemi, a waga jego stanowi 49. część globu ziemskiego, a waga jego stanowi 49. część globu ziemskiego, ale i na tym jeszcze nie skończyły się mozolne badania nowoczesnych astronomów. Zauważono mianowicie, że podczas pełni tarcza Księżyca wykazuje w rozmaitych punktach białe podłużne linie, które znów podczas następnych kwadr wydają się czarnymi. Badając to zjawisko uważnie, uczeni starali się zdać sobie z niego sprawę i spostrzegli, że były to wgłębienia zawarte między dwoma równoległymi obrzeżami, wychodzące przeważnie z krateru. Długość ich wynosiła od 10 do tysięcy, a szerokość 800 metrów. Mozolne badania nie zdołały ustalić, czy były to łożyska wyschniętych rzek, to też Amerykanie cieszyli się już nadzieją, że im właśnie przypadnie w udziale zaszczyt rozwiązania tego pytania. Interesowało ich również zadanie wyświetlenia innej zagadki, a mianowicie rozpoznanie charakteru i natury grup pagórków, wykrytych przez słynnego astronoma monachijskiego Zena, których polno jest na powierzchni Księżyca, a które robią wrażenie szańców, jakby umyślnie wzniesionych przez inżynierów Księżyca. Te dwa pytania przede wszystkim i bez wątpienia wiele innych nie dają się rozstrzygnąć bez nawiązania bezpośrednich stosunków z Księżycem. Co się tyczy siły jego światła, to sprawa ta jest dostatecznie znana. Wiadomo bowiem, że siła ta jest 300 tysięcy razy słabsza od siły Słońca, a działanie ciepłoty księżyca na termometr jest bardzo nieznaczne. Taki był stan wiadomości o satelicie ziemskim posiadanych przez członków Jean Clubu i ożywiała ich gorąca wiara, że potrafią je oni znacznie uzupełnić zarówno z punktu widzenia kosmografii, geologii, jak i pod względem politycznym i moralnym. Rozdział 6. Czego nie wolno nie wiedzieć i w co nie wolno wierzyć w Stanach Zjednoczonych. Projekt Barbicaina miał ten skutek, iż wywołał ogromne zainteresowanie wszelkimi sprawami mającymi jakikolwiek związek z Księżycem. Wszyscy zajmowali się teraz astronomią. Mogłoby się zdawać, że Księżyc po raz pierwszy ukazał się na niebie i że nikt go dotąd nie widział. Stał się on modnym, zaawansował nagle na gwiazdę pierwszorzędną, choć nie stracił przytem nic ze swej skromności. W dziennikach odżyły na nowo stare anegdoty, w których odgrywał on jakąś rolę. Przypominano zabobony, któremi ignorancja ludzka osnuwała przed wiekami tajemniczo oddziaływania księżyca. Opiewano go na wszystkie tony. Całą Amerykę opanowała nagle księżycowa mania. Przeglądy naukowe zamieszczały ze swej strony książniste prace, w których omawiano przedsięwzięcie klubu. Odpowiedź obserwatorium w Cambridge stała się również przedmiotem gorących dyskusji, w których nie było jednak miejsca na najmniejsze nawet słowo krytyki. Słowem najmniej nawet wykształcony Jankes musiał teraz posiadać wyczerpująco wiadomości o naszym satelicie, a nawet przekupki wyzbywały się szybko wszelkich zabawonów w tym względzie i jak grzechu wstydziły się teraz jakichkolwiek przesądów, w które dotąd wierzyły święcie. Nic dziwnego zresztą, gdyż uświadomienie naukowe płynęło do nich ze wszystkich stron, wciskało się poprzez oczy i uszy. Niepodobieństwem było pozostawać w tych warunkach osłem w astronomii. Wielu ludzi nie zastanawiało się nad tym, w jaki sposób można obliczyć odległość księżyca od ziemi. Obecnie skorzystano z okazji, by pouczyć ich, iż wyliczenie to otrzymało się przez wymierzenie kąta, jaki tworzą dwie proste linie przeprowadzone między dwoma końcami promieni ziemi a księżycem. Tych, którzy wątpili w doskonałość tej metody, przekonywano od razu nie tylko, że odległość ta wynosi 94 330 mil, lecz że astronomowie nie mogą się omylić nawet o 30 mil. Nieobeznanych z ruchami księżyca, dzienniki pouczały codziennie, iż satelita nasz obraca się koło swej osi, a oprócz tego dookoła Ziemi, i że oba te ruchy wykonywa w tym samym czasie, to jest w 27 i 1 trzecią doby. Ruch dookoła osi wywołuje na Księżycu zjawisko dnia i nocy. Tylko, że doba trwa na Księżycu 27 dni i że każda noc czy dzień mają 154 godziny i 20 minut. Na jednej połowie Księżyca, zwróconej ku Ziemi, przez 14 prawie dni trwa bez przerwy dzień, gdy tymczasem druga połowa pogrążona jest w mroku, który rozjaśnia jedną blade migotanie gwiazd. A zjawisko to objaśnia się właśnie tym, iż Księżyc dokonywa obu swych ruchów w tym samym czasie. Cassini i Herschel stwierdzili, iż prawu temu podlegają również satelici Jowisza, a prawdopodobnie i wszystkich innych planet. Niektórzy nie mogli w żaden sposób zrozumieć, w jaki sposób księżyc ukazuje tę samą stronę swej kuli, choć obraca się on jednocześnie koło swej osi. Tych pouczono w sposób poglądowy. Wejdźcie do swej jadalni i obejdźcie dookoła stół stojący pośrodku pokoju, i trzymajcie ciągle wzrok utkwiony w środek tego stołu. Gdy wykonacie ten mały spacer, którego kierunek odpowiada zupełnie ruchowi wykonanemu dokoła planet przez satelity, pomyślcie sobie, że jadalnia to niebo, stół to ziemia, a wy sami to księżyc, i porównanie to najlepiej wyjaśni wam trudną pozornie sprawę. W ten sposób księżyc jest zawsze zwrócony ku ziemi i tą samą stroną, przyczem dodać trzeba, że wskutek pewnego kołysania się z północy na południe i z zachodu na wschód ukazuje księżyc nieco więcej niż połowę swego globu a mianowicie pięćdziesiąt setnych swej powierzchni. Gdy zwykli śmiertelnicy wiedzieli już o ruchach księżyca niemal tyle, co sam dyrektor obserwatorium w Cambridge zaczęto się interesować bardziej skomplikowanymi sprawami dotyczącymi naszego satelity. Ale 20 miesięczników naukowych na wyścigi pouczało publiczność o wszystkich tych sprawach. Tłumaczyły one, że firmament ze swą nieskończoną ilością gwiazd może być przywrócony do cyfer blatu, po którym miast wskazówek posuwa się księżyc. Znacząc mieszkańcom Ziemi w każdym momencie najdokładniejszy czas. Pełnia bowiem jest wtedy, gdy Księżyc, Ziemia i Słońce znajdują się na jednej linii, przy czym Ziemia zajmuje pozycję środkową, nów staje wtedy, gdy Księżyc znajduje się między Ziemią a Słońcem, wreszcie podczas drugiej i czwartej kwadry, trzy to ciała tworzą kąt prosty, którego wierzchołek zajmuje Księżyc. Co do odległości Księżyca od Ziemi. List dyrektora obserwatorium w Cambridge wyjaśnił dostatecznie tę sprawę i każdy zrozumiał, iż zależna jest ona od punktu, z którego na patrzymy. Strefy Ziemi, z których Księżyc może być obserwowany w Zenicie, to jest, gdy znajduje się nad głową patrzącego, znajdują się między równikiem i 28 stopniem. Dlatego też Obserwatorium w Cambridge doradzałoby do podjęcia doświadczenia, obraną miejscowość odpowiadającą temu warunkowi, żeby w ten sposób strzał mógł być wyrzucony zupełnie pionowo i łatwiej wyzwolił się spod działania siły atrakcyjnej Ziemi. Był to zasadniczy warunek powodzenia i nie przestawał on zajmować uwagi publicznej. Linia, po której Księżyc krąży dookoła Ziemi, była również dostatecznie jasno określona przez Obserwatorium w Cambridge. I pierwszy lepszy laik wiedział już, że ma ona formę spłaszczonego koła, czyli elipsy, której centrum stanowi nasza Ziemia. Wszystkie te wiadomości, popularyzowane wytrwale, przesiąkały zwolna do wiadomości ogółu, ale obok tych naukowych teorii tu i uwdzieczajły się jeszcze stare przesądy i zarzucone od dawna poglądy. Tak na przykład niektórzy poczciwcy utrzymywali, iż Księżyc nie jest niczym innym jak tylko dawną kometą, która przebiegając po swojej orbicie dookoła Słońca, Kiedyś przed dziesiątkami wieków zbliżyła się do Ziemi i znalazła pod działaniem jej siły atrakcyjnej. Ci domorośli astronomowie powoływali się na to, iż Księżyc jest ciałem wygasłem, co przemawiało wyraźnie za ich przypuszczeniem. Ale gdy zwracano ich uwagę na to, że komety posiadają powietrze, gdy tymczasem Księżyc ma go bardzo mało lub też nawet nie ma wcale, domorośli astronomowie nie znajdowali odpowiedzi. Inni, należący do kategorii tchórzów, wyrażali bardzo poważne obawy co do przyszłości Księżyca. Słyszeli oni, że najdawniejsze badania kalifów stwierdziły ciągłe przyspieszenie się tempa obrotów Księżyca koło jego osi. Wywodzili oni stąd, nie bez racji zresztą, że to przyspieszenie się tempa koniecznie pociąga za sobą zmniejszenie się odległości między Ziemią a Księżycem, że więc wcześniej czy później Księżyc spaść musi na Ziemię. Ale obawy te pierzchły przed wywodami uczonego wielkiego matematyka francuskiego Laplace'a, który stwierdził, że tempo to przyspiesza się coraz wolniej, a raczej ustali się kiedyś zupełnie, że więc ani najbliższym, ani najdalszym pokoleniom mieszkańców Ziemi nie grozi stąd żadne niebezpieczeństwo. Coraz większą rzadkością stawali się w Ameryce ignoranci, którzy nie podzielali ogólnego zainteresowania się sprawami naukowymi i mieli odwagę przyznawania się do tego. Ci po dawnemu uważali jeszcze tarczę księżyca za oszlifowane zwierciadło, w którym z rozmaitych punktów ziemi przyglądać się mogli jej mieszkańcy, a może nawet w ten sposób komunikować sobie wzajem swe myśli. Inni twierdzili uparcie, iż na tysiąc zmian księżyca dziewięćset pięćdziesiąt sprowadza na ludzkość poważne nieszczęścia jak rewolucje, trzęsienia ziemi. Utrzymywali oni przytem za doktorem matycz podczas nowiu księżyca rodzą się sami chłopcy, a podczas ostatniej kwadry same dziewczęta. Przesądy te zwalczane były wytrwale i skutecznie, a księżyc, tracąc w ten sposób swych zabobonnych wyznawców wśród ignorantów, nabierał coraz więcej zwolenników wśród inteligentnej publiczności, pałającej rządzą bliższego poznania ziemskiego satelity. Jankasi prócz tego głośno marzyli o tym, by podbić ten nowy kontynent powietrzny i na najwyższym szczycie jego zatknąć gwiazdisty sztandar Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Rozdział siódmy. Hymn na cześć pocisku. W słynnym swym liście obserwatorium w Cambridge rozpatrywało projekt Barbicaina z punktu widzenia astronomii, ale sprawę tę należało jeszcze rozwiązać pod względem mechaniki. Dla Amerykanina jednak zabawką jest to, co odstraszyłoby zapewne obywateli każdego innego kraju. Prezes Barbicain, nie tracąc czasu, powołał wśród członków Gin Clubu komitet wykonawczy, który na trzech posiedzeniach miał rozpatrzyć kwestie armaty, pocisku i prochu. Komitet ten składał się z czterech uczonych specjalistów od tych spraw: prezesa Barbikejna, z głosem decydującym w razie równości głosów, generała Morgana, Majora Elfistona i wreszcie nieodłącznego pana Mastona, któremu powierzono funkcję sekretarza generalnego. 8 października komitet zebrał się w mieszkaniu prezesa Barbikejna przy ulicy Republikańskiej 3. Ponieważ chodziło o to, by potrzeby żołądka nie przerywały tak ważnych rozpraw, czterej uczeni członkowie Dżyn Klubu zajęli miejsca koła stołu zastawionego smacznymi zakąskami i przyborami do herbaty. Pan J.T. Maston wziął do ręki pióro i posiedzenie zostało otwarte. Zabrał głos prezes Barbie Kane. – Kochani koledzy! Mamy tu rozstrzygnąć jedną z najtrudniejszych spraw z dziedziny artylerii, tej wielkiej nauki, która zajmuje się przede wszystkim ruchem pocisków, to jest ciał wyrzuconych w przestrzeń przez pewną siłę. O, artyleria, artyleria, zawołał wzruszonym głosem JT Maston. Może byłoby bardziej logicznym, byśmy to pierwsze posiedzenie poświęcili omówieniu pocisku. Istotnie, odpowiedział generał Morgan. To jednak zaoponował Barbicane. Po dokładnym rozważeniu wszystkich pro i kontra, doszedłem do wniosku, iż dyskusję na temat pocisku poprzedzić powinien wybór działa, gdyż jego rozmiar zależy nie jest od wielkości pocisku. Proszę o głos! zawołał J.T. Maston. Udzielono mu natychmiast głosu przez wzgląd na jego zaszczytną przeszłość. Drodzy przyjaciele, zaczął natchnionym głosem, nasz prezes ma zupełną rację, udzielając pierwszeństwa pociskowi przed armatą. Pocisk, który wyślemy na Księżyc, to nasz zwiastun, nasz poseł i proszę was panowie, byście na tę sprawę spojrzeli z moralnego punktu widzenia. Nowy ten pogląd mocno zainteresował członków komitetu, z uwagą też słuchali dalszych wywodów mówcy. Kochani koledzy, będę się straszał. Pozostawię na boku pocisk fizyczny. Ten pocisk, który zabija i niszczy i zajmę się tylko pociskiem matematycznym, moralnym. Ten pocisk jest dla mnie najpotężniejszym wyrazem potęgi ludzkiej, gdyż reasumuje on ją całą. Człowiek tworząc pocisk najbardziej zbliża się do Stwórcy. Brawo, zawołał major Elphiston. W istocie, ciągnął dalej mówca, jeśli Bóg stworzył gwiazdy i planety, człowiek wynalazł kulę armatnią, to najważniejsze kryterium szybkości ziemskiej. To pomniejszone nieco odbicie ciał niebieskich, błądzących w przestrzeni, a w rzeczywistości będących jeno pociskami stwórcy. Dziełem Boga jest szybkość iskry elektrycznej, szybkość gwiazd, planet i ich satelitów, szybkość dźwięku i wiatru. Ale naszym dziełem jest szybkość kul armatnich, stokroć większa od najszybszych pociągów i najbardziej rączych koni. J.T. Maston zdawał się być w ekstazie, a głos jego nabierał akcentów lirycznych, gdy śpiewał ten hymn na cześć pocisku. Chcecie cyfr! wołał. Oto najwymowniejsze spośród nich. Weźcie choćby najskromniejszy pocisk 24-funtowy. Jeśli leci on 800 tysięcy razy wolniej od Ziemi, wirującej koło Słońca, to jednak w pierwszej chwili szybkość jego przewyższa szybkość dźwięku. Robi on 6 mil na minutę, 360 mil na godzinę, 800 640 mil na dzień, 7 milionów 340 mil na rok, potrzebuje więc zaledwie 11 dni, by dosięgnąć księżyca. W 12 lat dobiegłby do słońca, a w 360 dotarłby do krańców naszego układu słonecznego do Neptuna. Oto do czego zdolna jest ta skromna kula dzieło naszych rąk. A co ci stanie? Jeżeli dwudziestokrotnie wzmożemy tę szybkość i pocisk nasz będzie robił siedem mil na sekundę. O, wspaniała kulo, niezrównany pocisku. Wierzę, że będziesz przyjęty tam w przestrzeni z honorami należnymi ambasadorowi Ziemi. Oracje te przyjęto entuzjastycznymi okrzykami, a wzruszony mówca opadł na fotel wśród gorących powinszowań kolegów. A teraz, rzekł Barbicane. Gdy skończyliśmy piękną wycieczkę w dziedzinie poezji, przystąpmy do samej sprawy. Jesteśmy gotowi, odrzekli członkowie komitetu, racząc się obficie smacznymi przekąskami. Znacie już panowie kwestię, którą musimy rozstrzygnąć, zaczął znów przewodniczący. Chodzi nam o to, by nadać pociskowi szybkość dwunastu tysięcy jardów na sekundę. Przypuszczam, że zadanie to uda nam się spełnić, ale rozpatrzmy się uprzednio w tem, co uczyniono już w tym względzie przed nami. Generał Morgan pouczy nas o tym najlepiej. Tem łatwiej, odparł generał, że podczas wojny byłem członkiem komisji dla odnośnych działań. Powiem więc panom, że armaty Dalgrina, które niosły na 2500 węzłów, nadawały pociskowi pierwotną szybkość 500 jardów na sekundę. Tak, a Kolumbiada Rodmana? Zapytał prezes. Działo to próbowane na froncie Hamiltona pod New Yorkiem i wyrzucało pociski ważące pół tony na odległość 6 tysięcy mil z szybkością 800 yardów na sekundę. Czem nie mógł się pochwalić ani Armstrong, ani paliser w Anglii? Ach, ci Anglicy, żąknął się nienawistnie J.T. Maston. A więc, konkludował Barry Kane. te 800 yardów na sekundę stanowią najwyższy osiągalny dotąd rekord? Tak, odpowiedział Morgan. A ja twierdzę, Przerwał J.T. Maston, że moja armata, gdyby jej nie rozszarpało. Tak! Ale jednak ją rozczarpało, przerwał mu z życzliwym gestem Barbicane. Weźmy więc za punkt wyjścia tę szybkość 800 yardów na sekundę. Trzeba ją zwiększyć dwudziestokrotnie. Odsłaniając więc do innego posiedzenia dyskusję nad sposobem osiągnięcia tej szybkości, zwrócę Waszą życzliwą uwagę, drodzy koledzy, na rozmiary, jakie musimy dać pociskowi. Rozumiecie, że nie może być tu mowy o pocisku ważącym zaledwie pół tony. Dlaczego? Zapytał major. Gdyż pocisk ten musi być dość duży, odpowiedział J. Tim Maston, by zwrócił na siebie uwagę mieszkańców księżyca, naturalnie o ile oni istnieją. Tak, dorzucił Barbicane. Dlatego ale i dla innych jeszcze poważniejszych powodów. Co pan chce przez to powiedzieć? Zapytał znów major. Chcę powiedzieć, że nie wystarcza wyrzucić pocisk i nie troszczyć się o niego więcej. Musimy śledzić za nim podczas całej jego drogi. Hm, zadziwili się jednocześnie major i generał. Inaczej cały nasz eksperyment chybi swego celu, mówił poważnie barbicane. W takim razie, postanowił major, pocisk nasz musi mieć olbrzymie rozmiary. Niekoniecznie, ale racznie mnie wysłuchać. Wiecie, jak znakomicie zostały udoskonalone nasze instrumenty optyczne. Niektóre teleskopy powiększają już 6000 tysięcy razy i zbliżają księżyc na odległość około 4000 mil. Otóż na ten dystans przedmioty mające 60 stóp długości są najdokładniej widzialne. Jeśli nie starano się doskonalić dalej teleskopu, to jedynie dlatego, że mogłoby się to stać jedynie kosztem zupełnego zamroczenia obrazu. A księżyc, który odbija jedno światło, nie posiada go tyle, by wzmocnić siłę teleskopu poza określone granice. Co więc pan myśli zrobić? zapytał generał. Czy zechce pan nadać naszemu pociskowi długość sześćdziesięciu stóp? Wcale nie. A więc postara się pan uczynić księżyc bardziej promiennym? Naturalnie. A to coś nowego! zawołał J.T. Maston. A jednak jest to bardzo łatwe zadanie odpowiedział niestrapiony Barbicane. Jeśli uda mi się zmniejszyć gęstość powietrza, przez które przebiegają promienie księżyca, czy nie będą one przez to silniejsze? To się rozumie. A więc, by otrzymać ten rezultat, wystarczy umieścić teleskop na jakiejś wysokiej górze i my to uczynimy. Teraz rozumiem! zawołał major. Ale bo pan ma nadzwyczajny dar uproszczania rzeczy. Jakie powiększenie ma pan zamiar otrzymać? 43 tysiące razy, co przybliży nam księżyc na odległość pięciu mil zaledwie, wobec czego przedmioty będą musiały mieć tylko 9 metrów średnicy, by można było je widzieć. To doskonałe, cieszył się J.T. Maston. Nasz pocisk będzie więc miał 9 metrów średnicy. Najdokładniej. Niech mi pan pozwoli zauważyć, informował się dalej major, że w taki sposób waga naszego pocisku. Och, panie majorze! Przerwał mu Barbicane. Zanim zastanawiać się będziemy nad wagą pocisku, niech pan sobie przypomni, jakich cudów dokonywali pod tym względem nasi ojcowie. Daleki jestem od twierdzenia, iż artyleria nie poczyniła olbrzymich postępów. Nie zapominajmy jednak, że począwszy od wieków średnich, dawała ona już zadziwiające rezultaty, może nawet bardziej zadziwiające niż w chwili obecnej. Na przykład? oponował Morgan. Niech pan dowoda mi poprze swe słowa. Wołał urażony J. T. Maston. – Nic łatwiejszego, odparł Barbie Kane. Posiadam niezbite dowody na poparcie swego twierdzenia. I tak, podczas oblężenia Konstantynopola przez Mohameda II w roku 1543 rzucano pociski kamienne, które ważyły po 1900 funtów i musiały być pięknie ciosane. 1900 funtów to ładna waga, zgodził się major. Na Malcie za czasów kawalerów armata znajdująca się na froncie St. Elm wyrzucała pociski, które ważyły 2500 funtów. Niemożliwe. Wreszcie, według pewnego historyka francuskiego, za Ludwika XI pewne działo wyrzucało pociski zaledwie 500 funtowe, ale pociski te leciały z Bastylii, w której wariaci więzili mędrców i spadały w Harenton, gdzie mądrzy zamykają wariatów. To doskonałe! śmiał się J.T. Maston. Co uczyniono od owych czasów. Armaty Stronga wyrzucają 500 funtowe pociski. Kolumbiada Rodmana zaledwie półtonowe. Zdaje się więc, że o ile działa zyskały na nośności, o tyle straciły na wadze ich pociski. Jeśli więc skierujemy nasze wysiłki na tę sprawę wobec ogólnego postępu wiedzy, będziemy może mogli pokusić się o to, by prześcignąć przynajmniej Mahometa II i kawalerów maltańskich. To jasne, – zgodził się major. – Ale jakiego metalu zamierza pan użyć na swój pocisk? – Rozumie się, że lanego żelaza – odpowiedział Morgan. – Pi! Lane żelazo, co za pospolity metal, by go wysłać na księżyc! – z lekceważeniem oświadczył J.T. Maston. – Nie przesadzajmy, drogi przyjacielu. – To jednak – zauważył Lefiston, pocisk odlany z żelaza musiałby mieć olbrzymią wagę. – Jeśli by był masywny – zauważył Barbie Kane. jeśli jednak będzie wydrążony… – Jak to? Więc będzie to granat? W którym znajdować się będą depesze i próbki naszej ziemskiej produkcji dodał J.T. Maston. Tak, musi to być koniecznie granat zakonkludował Barbicane. Pocisk masywny o średnicy 9 stóp ważyłby z górą 200 tysięcy funtów, a zgodzicie się panowie, że jest to waga zbyt wielka. Ponieważ jednak należy mu nadać pewną odporność, proponowałbym, by jego wagę określić na 5 tysięcy funtów. Jakaż więc będzie grubość jego ścian? Podchwycił major. Jeśli zastosujemy przyjęte ogólnie proporcje, zauważył Morgan, przy średnicy dziewięciu stóp, ściany jego powinny mieć co najmniej dwie stopy. To byłoby za wiele, odpowiedział Barbicane. Zważcie, panowie, że nie chodzi tu o pocisk przeznaczony do rozbijania murów i o pancerzeń. Wystarczy pięć, jeśli damy mu ściany, które by wytrzymały nacisk gazów z prochu. Pytanie należy więc postawić w następujący sposób. Jaką grubość ścian powinien posiadać granat lany z żelaza, by jego waga ogólna nie przekraczała dwudziestu tysięcy funtów. Nasz znakomity kalkulator, kochany Maston, obliczył nam to natychmiast. Nic łatwiejszego, odpowiedział szanowny sekretarz komitetu i to mówiąc, nakreślił na papierze kilka formuł algebraicznych. Spod pióra jego leciały teraz P i X podniesione do dziesiątej potęgi. Wreszcie Maston ogłosił rezultat swych obliczeń. Ściany mogą posiadać grubość zaledwie dwóch palców. Czy to wystarczy? Niedowierzającym tonem zapytał major. Nie, rozumie się, że nie, odpowiedział prezes. Cóż więc poczniemy? spytał zakłopotany Elfiston. Użyjemy innego metalu, miedzi, dodał Morgan. I to byłoby za ciężkie, ale zaproponuję wam coś lepszego. Cóż takiego? spytał major. Aluminium, odpowiedział Barbicane. Aluminium, krzyknęli jednocześnie trzej koledzy. Wiecie już, szanowni koledzy, że pewien chemik francuski Henry Saint Clair de Ville otrzymał już w roku 1854 nowy ten metal w stanie twardym. Posiada on białość srebra, twardość złota, wytrzymałość żelaza i lekkość szkła. Praca w nim jest bardzo łatwa, a w przyrodzie znajdują się olbrzymie jego ilości, gdyż aluminium stanowi podstawowy składnik wszystkich skał. Aluminium jest wreszcie trzy razy lżejsze od żelaza i zdaje się być jak umyślnie wynalezionym po to, by służyć nam za materiał do przygotowania naszego pocisku. Niech żyje aluminium, wołał już Maston hałaśliwie zwykle, gdy opanował go entuzjazm. Major rozpytywał się znowu. Ale czy cena tego metalu nie jest zbyt wysoka? Tak, dawniej w chwili wynalezienia cena jego była dość wysoka, a funt kosztował od 260 do 280 dolarów. Potem cena spadła na 27 dolarów, a dziś wynosi zaledwie 18 dolarów. Ależ 18 dolarów za funt, replikował major, który nie lubił poddawać się bez oporu, to jeszcze bardzo wygórowana cena. Bez wątpienia, kochany majorze, ale to nie może nas przestraszyć. Ile więc będzie ważył cały pocisk? Oto co wynika z mojego obliczenia, odrzekł Barbikain. Pocisk o średnicy 19 stóp, mający ściany grubości 30 centymetrów, odlany z żelaza, ważyłby 67 czterdzieści funtów. Taki sam pocisk z aluminium ważyć będzie zaledwie 19 200 funtów. Doskonale, zawołał Maston. Zgadza się to zupełnie z naszymi projektami. Doskonale, doskonale, opierał się jeszcze Major ale przy osiemnastu dolarach za funt pocisk ten będzie kosztował sto siedemdziesiąt dolarów. Wiem o tym dobrze, ale nie obawiajcie się niczego, drodzy przyjaciele. Pieniędzy nie zabraknie wam na to przedsięwzięcie. Ja już wam to gwarantuję. Złoty deszcz spadnie na nasze kasy, potwierdził J.T. Maston. A więc co myślicie o aluminium? zapytał prezes Barbicane. Zgadzamy się na nie, chórem odpowiedzieli trzej członkowie komitetu. Co się tyczy formy pocisku, ciągnął dalej Barbicane, to odgrywa ono stosunkowo nieznaczną rolę, gdyż po przebyciu pasa powietrznego, okolającego Ziemię, pocisk znajdować się będzie w pustce. Zaproponowałbym więc formę kuli, która wirować będzie, jak jej się podoba i w ogóle zachowa się tak, jak będzie jej najwygodniej. Na tym zamknięto pierwsze posiedzenie komitetu. Sprawa pocisku została definitywnie załatwiona, a JT Maston cieszył się bardzo na myśl, że pocisk będzie z aluminium, co musi dać mieszkańcom księżyca niezwykle pochlebne wyobrażenie o mieszkańcach Ziemi. Rozdział 8. Dzieje armaty. Uchwały powzięte na pierwszym posiedzeniu komitetu wywarły ogromne wrażenie wśród publiczności. Niektórzy bojaźliwi ludzie uczuwali dreszcz na myśl o pocisku ważącym 20 tysięcy funtów wyrzuconym w przestrzeń. Zapytywano się, jakaż będzie armata, która podobnemu pociskowi zdoła nadać odpowiednią szybkość. Protokół z następnego posiedzenia komitetu musiał wyjaśnić wszystkie te sprawy. Nazajutrz wieczorem czterej członkowie komitetu zasiedli znów przed górą zakąsek i prawdziwym morzem herbaty. Dyskusja rozpoczęła się natychmiast i tym razem bez niepotrzebnych wstępów. Drodzy koledzy, rozpoczął Barbie Kane. Zajmiemy się obecnie armatą, jej długością, formą, wagą i materiałem, z jakiego należy ją zbudować. Prawdopodobnie zmuszeni będziemy dać jej rozmiary olbrzymie, ale największe nawet trudności potrafi już zwalczyć geniusz naszego przemysłu. Raczcie mnie więc wysłuchać i nie szczęście mi zarzutów. Nie obawiam się ich zgoła. Zebrani potakująco kiwali głowami. Przypomnijmy sobie przede wszystkim, ciągnął dalej do jakich wyników doprowadziła nas wczorajsza dyskusja i stoi przed nami obecnie pytanie. W jaki sposób można nadać siłę początkową dwunastu tysięcy jardów na sekundę pociskowi ważącemu dwadzieścia tysięcy funtów i mającemu dziesięć stóp średnicy? Tak, to jest nasze zadanie, odpowiedział Elfiston. Idę więc dalej, mówił Barbicane. Gdy pocisk zostaje wyrzucony w przestrzeń, co się z nim dzieje? Znajduje się pod działaniem niezależnych od siebie sił: oporu powietrza, siły atrakcyjnej Ziemi i ruchu, który został mu nadany. Rozpatrzmy te trzy siły. Opór powietrza nie odgrywa tu poważniejszej roli. Pas powietrza okalający Ziemię ma zaledwie 40 mil grubości. Przy szybkości 12 tysięcy jardów na sekundę pocisk przebędzie go w ciągu pięciu sekund. A jest to zbyt krótka chwila, by należało zastanowić się nad działaniem oporu powietrza. Przejdźmy więc do siły atrakcyjnej Ziemi, czyli do ciążenia ku niej naszego pocisku. Wiemy, iż działanie to zmniejszać się będzie w miarę zwiększenia się odległości. Fizyka poucza nas dalej, że ciało spadające na Ziemię robi na sekundę około 5 metrów. Gdyby jednak to ciało spadało z wysokości 257 542 mil, czyli inaczej mówiąc, z księżyca, robiłoby ono zaledwie. Jedną, jedną trzecią milimetra na sekundę, co równa się prawie bezruchowi. Chodzi więc o to, by przezwyciężyć tę siłę atrakcyjną, a to da się wykonać jedynie przez siłę wystrzału. To jest cała trudność, zgodził się Major. Ale my ją przezwyciężymy, wywodził dalej Barbicane, gdyż siła wystrzału, jakiej potrzebujemy, zależna jest od długości armaty i od ilości użytego prochu, co znowu warunkuje się wzajemnie. Zajmijmy się więc dziś rozmiarami działa. Bardzo słusznie, zauważył generał. Dotychczas największe działa, olbrzymie kolumbiady, nie przekraczały dwudziestu pięciu stóp długości. Naszym udziałem będzie zadziwić świat rozmiarami, jakie będziemy zmuszeni zastosować. Naturalnie, zawołał J.T. Maston. I ja ze swej strony głosowałbym za działem mającym co najmniej pół mili długości. Pół mili? Zawołali jednocześnie major i generał. Tak, pół mili. I okazałoby się ono jeszcze o połowę za krótkie. Ależ, panie Maston, odpowiedział Morgan, pan przesadza. Wcale nie! upierał się sekretarz. I nie rozumiem, dlaczego zarzuca mi pan przesadę. Gdyż idzie pan za daleko. Musi pan wiedzieć, panie generale, oświadczył J.T. Maston, że artylerzysta jest jak pocisk. I nigdy nie może iść za daleko. Dyskusja przechodziła w sprzeczkę, ale załagodził ją natychmiast przewodniczący. Spokoju, drodzy przyjaciele, rozmawiajmy na chłodno. Naturalnie potrzebujemy działa o ogromnej sile, a długość jego zabezpieczy nas przed siłą gazów, które muszą się wytworzyć, ale byłoby bezcelowym przekraczać granice konieczności. Naturalnie, przeświadczył Major, Jakie zasady są stosowane w tych wypadkach? Zasadniczo długość działa powinna być 25 razy większa od przecznicy pocisku, a waga działa od 235 do 250 razy przewyższać wagę tego pocisku. To nie wystarcza, gwałtownie oponował J.T. Maston. Zgadzam się z panem, szanowny przyjacielu. Istotnie, stosując te proporcje do wyrzucenia pocisku, mającego 9 stóp i ważącego 30 tysięcy funtów, Wystarczyłoby działo długości 255 stóp i ważące wszystkiego 7 milionów 200 tysięcy funtów. To śmieszne! zawołał J.T. Maston. Lepiej wziąć pistolet. Ja też tak myślę, mówił Barbicane. I dlatego proponuję, byśmy czterokrotnie podnieśli te proporcje i długość naszego działa oznaczyli na 900 stóp. Generał i major stawili pewne zarzuty tej propozycji. Wobec jednak gorącego poparcia ze strony sekretarza, dzięki klubu została ona ostatecznie przyjęta. A teraz, mówił Elphiston, musimy zastanowić się nad grubością działa. Proponowałbym, zabrał głos Barbicane, by ściany jego miały sześć stóp grubości. Nie zamierza pan chyba umieścić tego olbrzyma na jakiejś podstawie, zauważył major. To jednak byłoby wspaniałe, wołał J.T. Maston. Ale niewykonalne. Odpowiedział Barbicane. Nie, jestem zdania, że działo to należy umieścić wewnątrz ziemi, opasać obręczami skutego żelaza i obmurować kamieniem i wapnem. Tak odlane działo należy dokładnie obrobić wewnątrz, by najmniejsza ilość gazu nie mogła się zatracić. Lecz cała siła wybuchowa prochu poszła na wyrzucenie wystrzału. Hurra! zawołał J.T. Maston. Już mamy nasze działo. Jeszcze nie! zaśmiał się barbicane ruchem ręki, uspokajając swego niecierpliwego przyjaciela. Dlaczego? Gdyż jeszcze nie przedyskutowaliśmy jego formy. Czy to ma być armata, kartaczownica czy metralieza? Armata, odpowiedział Morgan. Karta czołnica, oświadczył Maston. Matralieza, wołał J.T. Maston. Wszczęła się nowa, bardzo ożywiona dyskusja, gdyż każdy z uczestników bronił swego zdania, ale przewodniczący uciszył spierających się. — Moi przyjaciele — rzekł. — Pogodzę was natychmiast. Nasza Kolumbiada posiadać musi właściwości wszystkich tych trzech typów. Będzie to armata, gdyż magazyn mieszczący proch będzie miał tę samą przecznicę co i lufa. Będzie to kartaczownica, gdyż wyrzuci ona rodzaj granatu czy kartacza. Wreszcie będzie to mitralieza, gdyż umieszczona pod kątem 90 stopni będzie ona niewzruszenie związana z ziemią i nada pociskowi całą zawartą w niej siłę wybuchową. — Zgoda! Zawołali wszyscy trzej członkowie komitetu. Jeszcze jedno pytanie, odezwał się Elwiston. Czy działo nasze będzie gwintowane? Nie, odpowiedział Barbicane. Chodzi nam o uzyskanie olbrzymiej szybkości początkowej, a panowie wiecie, że pocisk wylatuje o wiele wolniej z dział gwintowanych niż gładkich. To słusznie. Teraz działo nasze jest już skończone, wołał J.T. Maston. Niezupełnie jeszcze, powstrzymał go przewodniczący. Dlaczego? Bo nie wybraliśmy jeszcze metalu, z jakiego ma być odlana nasza armata. Uczynimy to zaraz. Członkowie komitetu połknęli po tuzinie kanapek, zapili je herbatą i dyskusja potoczyła się dalej. Szanowni koledzy, począł po przerwie barbicane. Działo nasze powinno posiadać dużą wytrzymałość, powinno być trwałe, odporne na gorąco i działanie kwasów. Co do tego nie ma dwóch zdań, pochwycił major. A ponieważ potrzebować będziemy ogromnych ilości metalu, więc wybór nie będzie trudny. Proponowałbym, zauważył generał, byśmy się zgodzili na najlepsze ze znanych dotąd spławów, a mianowicie na połączenie miedzi z cyną. Drodzy przyjaciele, oświadczył przewodniczący. Przyznaję, że to połączenie wydało dotychczas najlepsze rezultaty, ale kosztowałoby ono zbyt drogo i byłoby na domiar bardzo trudne do wykonania. Myślę więc, że powinniśmy się zgodzić na metal równie dobry, ale o wiele tańszy, a mianowicie na lane żelazo. Jakie jest Pańskie zdanie w tej kwestii, Panie Majorze? Najzupełniej zgadzam się z Panem, odrzekł Major. Istotnie, podjął Barbicane. Lane żelazo jest dziesięć razy tańsze od brązu. Odlewa się łatwiej i szybciej. Zaoszczędzimy więc jednocześnie sporo czasu i pieniędzy. Jest to zresztą znakomity materiał, i przypominam sobie, że podczas wojny, przy obleganiu Atlanty. Armaty z lanego żelaza dawały po tysiąc strzałów co dwadzieścia minut jeden i były jeszcze zdatne do użytku. To jednak lane żelazo jest bardzo kruche, zauważył Morgan. Tak, ale równie bardzo wytrzymałe. Zresztą nie mamy się czego obawiać, by nasze działo zostało rozsadzone. To się może zdarzyć przy najściślejszych obliczeniach, zauważył sentencjonalnie J.T. Maston. Naturalnie odparł Barbicane. A teraz prosimy naszego sekretarza, by zechciał wyliczyć, ile będzie ważyła armata zlanego żelaza, mająca 900 stóp długości, a 9 w przecznicy wewnętrznej przy sześciostopniowej grubości ściany. W tej chwili odpowiedział J.T. Maston. Jak poprzedniego dnia, wynotował on kilka formuł, obliczył z błyskawiczną szybkością i po upływie minuty oświadczył. Armata ważyć będzie sześćdziesiąt osiem tysięcy ton, czyli 68 osiem milionów czterdzieści tysięcy kilogramów. Po dwa centy za funt. 2 miliony pięćset dziesięć siedemset jeden dolar. J.T. Maston, major i generał rzucili zaniepokojone spojrzenia w stronę Barbicane'a. Ten jednak ani na chwilę nie stracił spokoju. Moi panowie, odezwał się, powtórzę wam to, co powiedziałem już wcześniej. Milionów nie zabraknie nam na nasze przedsięwzięcie. Po tym zapewnieniu prezesa członkowie komitetu rozeszli się do domu, odkładając do następnego posiedzenia omówienie pozostałych spraw. Rozdział 9. Sprawa prochu. Pozostała do rozpatrzenia sprawa prochu. Publiczność z niepokojem oczekiwała załatwienia tej sprawy. Wobec rozmiarów pocisku i długości armaty, jaka ilość prochu będzie potrzebna do spowodowania wystrzału. Straszna ta materia wybuchowa opanowana przez geniusz człowieka będzie musiała być tu zastosowana w nieznanych dotąd proporcjach. Powszechnie jest wiadome, iż proch został wynaleziony w XIV wieku przez mnicha szwarca, który życiem przypłacił swoje odkrycie. Obecnie jednak zostało stwierdzone, że historię tę zaliczyć należy do szeregu legend średniowiecza. Prochu nie wynalazł nikt, gdyż wywodzi on swój ród w prostej linii od ogni sztucznych składających się jak i proch z siarki i saletry. Ale jeśli uczeni nawet z uporem powtarzają zmyśloną historię wynalezienia prochu, mało kto zdaje sobie sprawę z jego potęgi fizycznej. Otóż nad sprawą tą należy się głębiej zastanowić, by ocenić znaczenie pytania, jakie musiał rozstrzygnąć komitet gym klubu. Litr prochu waży około 900 gramów. Wydaje on przy wybuchu 400 litrów gazu, który, wytwarzając się i znajdując pod działaniem temperatury dochodzącej do 2400 stopni, wypełnia przestrzeń 4000 litrów. Waga prochu odnosi się do wagi powstających z niego gazów, jak 1 do 4000. Z tego można wnosić, jak strasznem jest ciśnienie tych gazów stłoczonych w przestrzeni 4000 razy za małej dla ich objętości. Wszystkie te dane posiadali członkowie komitetu, gdy następnego dnia zebrali się na trzecie posiedzenie. Barbicane udzielił głosu majorowi, który podczas wojny był dyrektorem prochowni. Drodzy towarzysze, zaczął ten znakomity chemik. Muszę wam przede wszystkim podać kilka niezbitych liczb, które posłużą nam za podstawę. Pocisk 24 o którym w tak poetyczny sposób mówił nam przedwczoraj szanowny pan Maston, wyrzuca armata przy pomocy zaledwie szesnastu funtów prochu. Czy pan jest pewny tych liczb? zapytał Barbicane. Najzupełniej, odpowiedział major. Armata Armstronga zużywa zaledwie pięć funtów prochu i wyrzuca pocisk ważący 800 funtów. A kolumbiadę Rodmana nabija się stoma funtami, choć pocisk jej waży pół tony. Dane te nie mogą podlegać żadnej wątpliwości, gdyż sam je zamieszczałem w sprawozdaniach dowództwa artylerii. Doskonale, rzekł generał. Z liczb tych, dowodził dalej major, wyciągnąć można wniosek, że ilość prochu nie zwiększa się z wagą pocisku. Jeżeli bowiem na pocisk 24-funtowy potrzeba było 16 funtów prochu, innymi słowy. Jeśli w zwyczajnych działaniach używa się ilości prochu równającej się dwóm trzecim pocisku, to stosunek ten nie jest bynajmniej stałym ani niezmiennym. Zastanówcie się panowie, że przy pocisku ważącym pół tony ilość zużytego prochu sprowadza się zaledwie do 160 funtów. Co pan chce przez to powiedzieć? zapytał Barbicane. Gdyby rozszerzyć tę teorię zawołał J. Tim Maston. Doszlibyśmy do tego, że po zbudowaniu odpowiednio wielkiego pocisku, można by się obejść bez prochu. Nasz przyjaciel Maston jest figlarzem w najpoważniejszych nawet rzeczach odpowiedział major. Za chwilę zaproponuję panom taką ilość prochu, że zadowoli ona jego miłość własną jako zapalonego artylerzysty. Muszę jednak zaznaczyć jeszcze, iż podczas wojny i przy największych rozmiarach działa ilość prochu zredukowana została do jednej dziesiątej wagi pocisku. Tak jest, rzeczywiście, oświadczył Morgan. Ale zanim określimy ilość prochu, nie od rzeczy będzie zastanowić się nad jego rodzajem. Powinniśmy użyć grubego prochu, odpowiedział major, gdyż wybucha on szybciej niż drobny. Bez wątpienia, zaoponował generał, ale daje on bardzo dużo osadu, a przez to zanieczyszcza działo. Stanowi to rzeczywiście bardzo poważną prawdę, jeśli armatę ma służyć czas dłuższy, ale nie chodzi o to. My nie mamy potrzeby obawiać się eksplozji, ale ważnym jest dla nas, by proch zapalał się momentalnie i aby jego działanie mechaniczne było możliwie najwyższe. Można by wreszcie, zaproponował J.T. Maston, zrobić kilka otworów i jednocześnie w kilku punktach podpalić proch. Jest to również możliwe, odpowiedział Elphiston, ale wprowadziłoby nowe komplikacje. Obstaje więc przy grubym prochu, który najlepiej odpowiada naszym wymaganiom. Niech i tak będzie, zgodził się generał. Rodman używał do swej kolumbiady, ciągnął dalej major, prochu grubości kasztanów. A tak twardego i połyskliwego, że nie pozostawiał żadnego śladu na dziale. Proch ten zapalał się momentalnie i nie niszczył luf. Zdaje mi się, zakonkludował J.T. Maston, że nie mamy potrzeby wahać się dłużej i zgodzimy się na ten rodzaj prochu. Barbicane nie brał dotąd udziału w dyskusji. Pozwalał wypowiadać się innym, a sam słuchał tylko. Widać było, iż posiadał własny pogląd na te sprawy. Nie zdradzał się z nim jednak i rozpytywał się tylko. Jaką więc ilość proponujecie panowie ostatecznie? Członkowie komitetu pytająco spojrzeli po sobie. Dwadzieścia tysięcy funtów, odrzekł wreszcie Morgan. Pięćset tysięcy, poprawił major. Osiemset tysięcy, wołał J.T. Maston. Tym razem Elphiston nie śmiał już posądzać swego kolegi o przesadę. Wszak chodziło tu o wystrzelenie na księżyc pocisku ważącego 20 tysięcy funtów i o nadanie mu szybkości początkowej dwunastu tysięcy yardów na sekundę. Gdy członkowie komitetu wypowiedzieli swe sprzeczne ze sobą zdania, nastąpiła chwila męczącej ciszy. Przerwał ją prezes Barbicane. Dzielni moi towarzysze, zaczął spokojnym tonem, Wychodzę z założenia, iż wytrzymałość naszego działa w warunkach, które już omówiliśmy, jest prawie nieograniczona. Zrobię więc zapewne niespodziankę naszemu kochanowi Mastonowi, jeśli oświadczę, że był on zbyt skromnym w swych obliczeniach i zaproponuję, byśmy po prostu podwoili zaproponowaną przez niego ilość. J.T. Mastonasz podskoczył na swym fotelu. Milion sześćset tysięcy funtów? Zawołał. Najdokładniej. Ależ w takim razie trzeba by powrócić do mojego typu armaty o półmilowej długości. Naturalnie, dorzucił major. Milion sześćset tysięcy funtów prochu zajmie przestrzeni około dwudziestu dwóch tysięcy stóp sześciennych, obliczył szybko sekretarz gym klubu. Tymczasem cała nasza armata mieć będzie pięćdziesiąt cztery tysiące stóp sześciennych objętości, więc będzie prawie do połowy wypełniona i lufa okaże się za krótką, by napór gazów na pocisk mógł być dostatecznie silny. Uwaga była słuszna, trzeba to było przyznać. Spojrzenia obecnych zwróciły się ku barbikajnowi. Ja jednak obstaję przy tej ilości prochu, spokojnie oświadczył prezes. Pomyślcie tylko, milion sześćset tysięcy funtów prochu wytworzy sześć miliardów litrów gazu. Sześć miliardów, słyszycie panowie? Ale jak to wykonać, pytał generał. Bardzo łatwo. Trzeba zredukować tę olbrzymią ilość prochu, ale utrzymać całą jej mechaniczną potęgę. No tak, ale w jaki sposób? Zaraz to panom wytłumaczę odpowiedział z prostotą Barbicane. Słuchacze pożerali go oczyma i nadstawili uszu. Jest to rzecz zgoła łatwa. W bardzo prosty sposób można sprowadzić tę olbrzymią masę prochu do ilości cztery razy mniejszej. Znacie panowie wszyscy celulozę? Ach, teraz pan rozumiem, kochany panie Barbicane zawołał major. Celulozę otrzymuje się w stanie doskonałej czystości z rozmaitych roślin, ale przeważnie z bawełny. Otóż ta bawełna w połączeniu z kwasem azotowym daje substancję prawie nierozpuszczalną, łatwopalną i gwałtownie wybuchową. Wynalazł ją w roku 1832 chemik francuski Bracon i nazwał ksyloidiną. W roku 1838 inny uczony francuski Pelus ustalił różne jej właściwości – a wreszcie w roku 1846 Sean Bain, profesor chemii w Uniwersytecie Bazylejskim, zaproponował ksyloidinę jako doskonały materiał strzelniczy i wybuchowy, zastępujący doskonale proch i nawet przewyższający go pod wieloma względami. To pyroksylina, zawołał Elphiston. Bawełna strzelnicza, dodał Morgan. I ani jeden Amerykanin nie przyłożył ręki do tego wspaniałego wynalazku. – zauważył z westchnieniem J. T. Maston, urażony w swej dumie narodowej. – Niestety, żaden – odpowiedział Major. – Mogę jednak pocieszyć pana Mastona – dodał przewodniczący – że wynalazek pewnego naszego rodaka łączy się ściśle ze sprawą celulozy, gdyż kolodium, które tak szerokie znalazła zastosowanie zwłaszcza fotografii, jest wynalazkiem Maynarda, podówczas studenta medycyny w Bostonie, który rozpuścił watę strzelniczą w roztworze eteru i alkoholu – i otrzymał w ten sposób kolodium. Niech żyje, Maynard i wata strzelnicza! wołał już ucieszony sekretarz klubu. Wracam do pyroksyliny, mówił tymczasem Barbicane. Znacie panowie wszyscy jej właściwości, które czynią ją bardzo cenną dla was. Wytwarzają się bardzo łatwo z bawełny zanurzonej przez piętnaście minut w dymiącym kwasie azotowym, którą następnie myje się wodą i suszy, oto wszystko. Rzeczywiście, nic łatwiejszego! przyznał Morgan. – Prócz tego pyroksylina nie przyjmuje wilgoci, co dla nas posiada pierwszorzędną wagę, gdyż ładowanie armaty trwać będzie kilka dni. – Wreszcie, pyroksylina wybucha przy 70 stopniach zamiast 240, tak iż podpalić ją można na warstwie prochu i wybuchnie ona, zanim proch zdąży się zająć. – Bardzo słusznie – przytwierdził major. – Tylko, że jest ona wiele droższa. – Co to znaczy? – rząknął się Maston. A przede wszystkim, ciągnął dalej Barbicane, pyroksylina nadaje pociskom cztery razy większą szybkość niż zwyczajny proch. A jeśli dodamy do pyroksyliny dwie dziesiąte potasu, siła jej powiększy się jeszcze znaczniej. – Czy to będzie konieczne? – zapytał Major. – Nie przypuszczam – odrzekł Barbicane. W każdym razie zamiast miliona sześciuset tysięcy funtów prochu będziemy potrzebowali 400 tysięcy pyroksyliny, a całą tę ilość będziemy mogli pomieścić w 27 stopach sześciennych i w ten sposób pocisk będzie się znajdował na przestrzeni 700 stóp armatniej pod działaniem 6 miliardów litrów gazu, zanim skieruje swój bieg ku księżycowi. Na tem zamknięto trzecie posiedzenie komitetu. Barbicane i trzej jego nieustraszeni koledzy, dla których nie istniały żadne niemożliwości, rozstrzygnęli tak ważne sprawy jak wybór prochu, pocisku i armaty. Plan został ułożony, należało go tylko wykonać. Ale była to tylko bagatelka jak się wyraził J.T. Maston. Rozdział 10 Jeden nieprzyjaciel na 25 milionów przyjaciół. Publiczność amerykańska interesowała się najdrobniejszym szczegółom przedsięwzięcia Dżinklubu. Clubu. Pisma zamieszczały sążnice sprawozdania z posiedzeń komitetu. Prace przygotowawcze, ustalenie wymiarów i ilości, trudności mechaniczne wszystko zajmowało dziś w najwyższym stopniu rozentuzjazmowanych Jankesów. Przeszło rok miał upłynąć od rozpoczęcia robót do ich wykonania, ale nie brakowało faktów i wypadków, które wywołały emocje. I podniecały zaciekawienie tą sprawą najszczerszych warstw społeczeństwa. Wybór miejsca, skąd miał być dany wystrzał, ustawienie kolumbiady, ładowanie jej i związane z tym trudności, oto były fakty, którymi zajmowano się obecnie. Pocisk wyrzucony z działa zniknie w parę dziesiąt sekundy sprzed oczu widzów, a co się z nim stanie, jak będzie on się zachowywał w przestworzu, w jaki sposób dosięgnie księżyca. To wszystko będzie mogła widzieć na swe własne oczy zaledwie garstka uprzywilejowanych. Właściwie więc prace przygotowawcze bardziej interesowały ogół. Tymczasem pewien niespodziewany fakt skierował uwagę publiczną na czysto naukową stronę przedsięwzięcia. Wiemy już, jak olbrzymie rzesze adoratorów i stronników zdołał pozyskać dla siebie projekt prezesa Barbicane. Pomimo swej doniosłości, jednak, Pomimo swej nadzwyczajności, nie zyskał on dla siebie jednomyślności. Jeden jedyny wprawdzie człowiek w całych Stanach Zjednoczonych podniósł protest przeciwko przedsięwzięciu dżinklubu. Klubu. Ale zaatakował go z całą zaciekłością, przy każdej sposobności. Ale atakował go już z całą zaciekłością, przy każdej sposobności. Należy to już w naturze ludzkiej, że Barbie Kane bardziej był czułym na napaści tego jednego człowieka niż na poklaski tylu milionów innych ludzi. Zdawał on sobie sprawę dokładnie z motywów tej antypatii, wiedział skąd ona pochodzi, gdyż dotowała się sprzed wielu lat i zrodziła się z głęboko zadraśniętej miłości własnej. Prezes gin klubu nie widział ani razu na własne oczy swego zawziętego przeciwnika i był to rzeczywiście szczęśliwy zbieg okoliczności, gdyż spotkanie tych dwóch ludzi byłoby niechybnie pociągnęło za sobą bardzo przykry następstwa. Przeciwnikiem tym był pewien uczony jak i człowiek dumny, odważny i zawzięty w swych przekonaniach słowem czystej krwi Jankes. nazywał się kapitan Nichol i mieszkał w Filadelfii. Wszyscy zapewne pamiętają jeszcze ciekawą walkę, jaka podczas wojny domowej wywiązała się między pociskiem a opancerzeniem okrętów wojennych. Pocisk postanowił przebić najmocniejsze opancerzenie. Pancerz zawziął się, że na to nie pozwoli. Walka ta zmieniła radykalnie marynarkę Stanów Zjednoczonych, którą przystosowano do najnowszych odkryć wiedzy artyleryjskiej. Okręty uzbrojone w olbrzymie działa szły w ogień pod osłoną swych masywnych opancerzeń. Takie okręty wojenne jak Merrimack, Monitor, Ram Tennessee, wyrzucały olbrzymie pociski uzbroiwszy się przedtem w pancerze chroniące przed takimi samymi pociskami. Słowem, chciały one zadawać innym razy a rzecz, któremi same starały się ochronić siebie, a jest to właśnie ta niemoralna zasada, na której opiera się cała sztuka wojowania. Otóż Barbie Kane wsławił się jako twórca nowych typów pocisku. Nichol pracował stale pod doskonaleniem coraz to nowych opancerzeń. Pierwszy po całych dniach i nocach hodlewał pociski w Baltimore, drugi po całych dniach i nocach kół płyty pancerne w Filadelfii. Za każdym razem, gdy Barbie Kane wynajdował nowy rodzaj pocisku, Nichol przeciwstawił mu świeżą płytę. Prezes dżin klubu trawił swe życie na robieniu działu, Nichol na zabezpieczaniu przeciw nim. Stąd powstała rywalizacja, a za nią i nienawiść osobista. Barbikejnowi śnił się często Nichol w postaci ogromnego pancerza, którego w żaden sposób nie mógł przebić. Nichol znów wystawiał sobie barbikejna jako niebezpieczny pocisk, który przedziurawiał go na wylot. Pomimo to, że obaj ci uczeni szli po zupełnie rozbieżnych drogach, wbrew aksjomatom geometrii, byliby się wreszcie może spotkali, ale doprawdy tylko w pojedynku. Na szczęście jednak dla obu tych obywateli, tak zasłużonych dla swojego kraju, udzielała ich przestrzeń 60 mil, a w dodatku przyjaciele ich czynili wszystko, by nie dopuścić do tego spotkania. Trudno było stwierdzić, który z nich triumfował nad przeciwnikiem, Gdyż rezultaty ich prac pokrywały się niemal całkowicie. Zdawało się, że pancerz ustępuje ostatecznie przed siłą pocisku. Był to jednak temat długich i kończących się na niczem sporów wśród kół kompetentnych. Podczas ostatnich prób cylindryczno-koniczne pociski ześlizgiwały się jak szpilki po pancerzeniach Nichola. W pamiętny ten dzień kowal z Filadelfii czuł się zwycięzcą i z pogardą odwrócił się od swego rywala. Ale gdy ten porzucił pocisk koniczny i powrócił do ciężkich 600-funtowych granatów, kapitan poniósł dotkliwą porażkę. Granaty te miażdżyły, łamały i rozbijały na kawałki płyty pancerne kute z najlepszego nawet metalu. Zwycięstwo zdawało się przechylać na stronę Barbicaina, ale właśnie w dzień, w którym skończyła się wojna, Nichol wynalazł nowy rodzaj opancerzenia z kutej stali. Było to arcydzieło w swoim rodzaju drwiło ono sobie ze wszystkich pocisków świata. Kapitan ustawił swe płyty na poligonie waszyngtońskim i zaproponował prezesowi gin klubu, by spróbował je przebić. Wobec tego, że wojna była już skończona, Barry nie przyjął wyzwania. Rozgniewany Nichol oświadczył wtedy, że zgadza się na doświadczenia z pociskami wszelkiego rodzaju, z kulami czy granatami, masywnymi czy pustymi w środku, okrągłymi czy konicznymi. Barbicane odrzucił jednak i to wyzwanie, nie chcąc prawdopodobnie skompromitować swych poprzednich sukcesów. Nichol, doprowadzony do ostateczności przez super Barbicane'a, chciał go skłócić do podjęcia próby przez poczynienie mu nowych ustępstw. Zaproponował, że pozwoli strzelać do swej płyty z odległości 200 jardów. Barbicane odmówił. Nichol zgodził się na 100 jardów. Ani nawet na 75. A więc na 50. Ogłaszał kapitan w dziennikach, nawet na 25 i ja sam stanę z tyłu za swoją płytą. Barbicane odpowiedział wtedy, że gdyby kapitan stanął nie za płytą, ale nawet przed nią, on, Barbicane, i tak nie będzie strzelał. I po tej odpowiedzi kapitan nie dał za wygrane, ale przeszedł do osobistych napaści. Zarzucał Barbicane'owi, że człowiek, który uchyla się przed wyrzuceniem jednego wystrzału armatniego, zdradza się ze swym tchórzostwem. Że w ogóle artylerzyści, którzy przyzwyczaili się teraz strzelać z odległości 10 mil, wyzbyli się zupełnie odwagi osobistej i zastąpili ją formułami matematycznymi. Dodawał wreszcie, że wykazuje się więcej chyba brawury, gdy stojąc za płytą pancerną oczekuje się wystrzału, niż gdy się w nią zmierzy z armaty. Na wszystkie te zaczepki Barbicane nie odpowiedział wcale. Może nie doszły one nawet do jego uszów, gdyż pochłonięty był wtedy całkowicie przez obliczanie swego wielkiego planu. Gdy złożył on wreszcie swą słynną propozycję na zgromadzeniu dżinklubu, kapitan Nichol dostał ataku furii. Gwałtowna zazdrość pałała w nim, szarpana poczuciem swej bezsilności. Czy można wynaleźć coś, co mogłoby się porównać z Kolumbiadą, mającą 900 stóp długości? Jaki pancerz mógłby się oprzeć pociskowi ważącemu 30 tysięcy funtów? Nichol czuł się zrazu unicestwionym, złamanym, Następnie uspokoił się nieco i postanowił udaremnić całe przedsięwzięcie z siłą swych argumentów. Zaatakował więc gwałtownie projekt Dżinn Klubu, napisał masę listów otwartych, które ogłosił w dziennikach, a w których starał się naukowo obalić dzieło Barbikajna. Tak, rozpocząwszy walkę, nie przebierał w środkach i zarzuty jego me zawsze były rzeczowe. Zaatakował więc przede wszystkim obliczenia Barbicana. Za pomocą A, B dowodził fałszywości jego założenia, twierdząc, że prezes Jim Clubu nie posiada elementarnych wiadomości z dziedziny balistyki. Między innymi, Nichol w żaden sposób nie mógł zrozumieć, w jaki sposób można nadać pociskowi szybkość 12 tysięcy jardów na sekundę. A gdyby nawet udało się to zrobić, pocisk tej wagi nie zdoła nawet przekroczyć granic atmosfery ziemskiej nie zrobi nawet 8 mil. Więcej nawet. Gdyby można było otrzymać tę szybkość i gdyby ona była rzeczywiście wystarczającą, to sam pocisk nie wytrzyma ciśnienia gazów powstałych z wybuchu miliona sześciuset tysięcy funtów prochu. A gdyby nawet wytrzymał je, to pod wpływem podobnej temperatury musi się roztopić wylatując z działa i wrzącym ogniem spadnie na czaszki nierozsądnych widzów. Barbicane nie zwracał żadnej uwagi na te napaści i pracował dalej nad swym dziełem. Nichol zaczął go atakować z innej strony. Nie nalegając już więcej na to, że próba ta jest zgoła niepotrzebną, wskazywał, iż będzie ona mocno niebezpieczną dla obywateli, którzy by odważyli się wziąć w niej udział. Dla miast znajdujących się w pobliżu, miejsca, gdzie ma być podjęty ten karkołomny eksperyment. Przestrzegał dalej, że jeżeli pocisk nie dosięgnie swego celu, co jest wykluczone, będzie musiał spaść z powrotem na ziemię. A tak olbrzymia masa, spadająca w dodatku z tak poważnej wysokości, co podniesie jeszcze bardziej jej siłę, uszkodzić może całą jakąś połać ziemi. Wobec tego interwencja rządu jest zgoła konieczną, gdyż, nie uszczuplając w niczym swobód wolnego obywatela, państwo nie powinno pozwolić na to, by bezpieczeństwo ogółu zostało zagrożone dla kaprysu jednego obywatela. Widzimy więc, do jakiej przesady doprowadziło kapitana jego oślepienie. Był on sam jednym wyznawcą swych poglądów. Nikt nie brał w rachubę jego złośliwych przepowiedni i przestróg. Pozwolono mu wykrzyczeć się do woli, był on obrońcą z góry przegranej sprawy. Słyszano go, ale nie słuchano, i cała ta kampania nie zmniejszyła nawet o jeden głos zgodnego chóru wyznawców i wielbicieli Barbicajna, który zresztą nie raczył nawet odpowiadać na argumenty swego przeciwnika. Zniechęcony bezowocną walką, Nichol, widząc, że nawet za cenę ryzyka własnego życia nie potrafi zmusić do rozprawy swego przeciwnika, postanowił zaryzykować jeszcze poważną sumę pieniędzy. Ogłosił więc w dzienniku Equirer cały szereg zakładów co do następujących spraw i z następującymi stawkami. Proponował więc zakład: Pierwszy, że Gin Club nie znajdzie odpowiednich środków materialnych o tysiąc dolarów. Drugi że projekt odlania działa mającego 900 stóp długości jest niewykonalny i nie będzie wykonany. O tysiące dolarów. Że możliwym będzie nabicie armaty i że proksylina zapali się sama pod naporem prochu. O 3000 dolarów. 4. Że kolumbiada rozleci się podczas strzału. O 4000 dolarów. 5. Że pocisk nie uleci nawet 6 mil i spadnie na ziemię w kilka sekund po wystrzeleniu. O tysięcy dolarów. Jak widzimy, kapitan ryzykował dość znaczną sumą, by dowieść słuszności swych zarzutów. Wynosiła ona okrągłe 15 tysięcy dolarów. Pomimo wysokiego zakładu na zajutrz po zamieszczeniu tego wyzwania kapitan Nichol otrzymał lakoniczną odpowiedź. Baltimore, 18 października. Trzymam, Barbicane. Rozdział 11. Floryda i Teksas. Jedna z najważniejszych spraw została dotąd nierozstrzygnięta. Nie wybrano miejscowości, gdzie miałby być wykonany eksperyment obserwatorium w Cambridge. Zalecono, by strzał był dany pionowo w przestwór, czyli w zenit. Otóż księżyc przechodzi przez zenit jedynie w krajach położonych między 0 a 28 stopniem szerokości. Należało zatem ściśle określić na ziemi punkt, w którym ma być odlana Kolumbiada. 20 października odbyło się walne zgromadzenie członków Gin na które Barbie Kane przyniósł wspaniałą kartę Stanów Zjednoczonych – Beltropa. Zanim jednak zdołał ją rozwinąć przed oczyma zabranych, znany ze swojej porywczości J.T. Maston poprosił o głos i odezwał się w te słowa. Sprawa, którą mamy rozstrzygnąć na dzisiejszym posiedzeniu, ma bardzo doniosłe znaczenie narodowe i daje nam szerokie pole do wykazania swego patriotyzmu. Członkowie Dżyn klubu spojrzeli po sobie, nie rozumiejąc, do czego zmierza mówca. Obcym nam jest zgoła wszelki szominizm, wszelka przesada. Zdaje mi się jednak, że mamy prawo żądać, by wspaniała nasza Kolumbiada zaryła się w łono ziemi należącej do Stanów Zjednoczonych. W naszych jednak warunkach. Kochany Mastonie, Przerwał mu Barbie Kane. Pozwólcie mi rozwinąć mą myśl. Ze względów astronomicznych zmuszeni jesteśmy obrać punkt położony w pobliżu równika, by zapewnić powodzenie naszemu przedsięwzięciu. Jeżeli pan pozwoli, przerwał mu znów prezes. Żądam wolnej wymiany zdań, wołał J.T. Maston. I obstaję przy tym, by ziemia, z której uniesie się nasz sławetny pocisk, znajdowała się na terytorium Stanów. Stanowczo, odezwało się kilka głosów. A więc, ponieważ granice naszego kraju nie są dość szerokie, ponieważ z południa zagradza nam drogę ocean, musimy więc szukać tego 28 stopnia w kraju sąsiednim, poza Stanami Zjednoczonymi. A jest to chyba wystarczający kasus belli, więc żądam, byśmy wypowiedzieli wojnę Meksykowi. Co? Co? Ależ nigdy! – wołano ze wszystkich stron. Nigdy! – unosił się coraz bardziej J.T. Maston. Jest to wyraz, którego się nie spodziewałem słyszeć w tym zgromadzeniu – Słuchajcie dalej. Nigdy, nigdy! krzyczał J.T. Maston. Wcześniej czy później wojna ta wybuchnąć musi, a ja żądam, by wybuchnęła właśnie dzisiaj. Maston, Maston mityngował go Barbicane, uderzając w dzwonek, z którego po raz pierwszy padły strzały. Odbieram panu głos! Maston chciał oponować jeszcze, ale kilku kolegów odciągnęło go na bok. Przyznaję! zabrał głos Barbicane. Że próba nasza nie może i nie powinna być podjęta jak tylko na ziemi Stanów Zjednoczonych. Gdyby jednak mój niecierpliwy przyjaciel pozwolił mi zabrać głos albo sam rzucił okiem na tę kartę, przekonałby się, iż nie mamy potrzeby wydawać wojny naszym sąsiadom, gdyż niektóre granice Stanów Zjednoczonych posiadają 28 stopień szerokości. Spójrzcie panowie. Mamy do naszej dyspozycji całą południową część Teksasu i Florydy. Spór został zażegnany, choć J.T. Maston nie bez żalu dał się przekonać. Uchwalono następnie, że Kolumbiada zostanie odlana w Teksasie lub w Florydzie, ale uchwała ta miała tę złą stronę, że stwarzała rywalizację między miastami tych dwóch stanów. 28 stopień przez półwysep Florydy dzieli go na dwie prawie równoczęści. części. Przesuwa się następnie przez Zatokę Meksykańską, zatacza szeroki krąg poprzez Alabamę, Mississippi i Luizjanę, dosiągnąwszy Teksas. Przecina go pod kątem i biegnie dalej przez Meksyk i Kalifornię ku oceanowi spokojnemu. Więc tylko te dwa skrawki, Teksasu i Florydy, odpowiadały warunkom podanym przez obserwatorium w Cambridge. Floryda w południowej swej części nie posiada większych miast. Jest ona usiana fortami skierowanymi przeciwko czującym Indianom. Jedynie tylko Tampa Town mogłaby być brana w rachubę ze względu na położenie i ubiegać się o zaszczyt, by na nią padł wybór. Przeciwnie, Teksas posiada bardzo wiele miast i są one przeważnie większe od Tampa Town. Corpus Christi i wszystkie miasta położone wzdłuż Rio Bravo. Laredo, Comalites, San Ignatio, Roma, Rio Grande City, Edinburgh, Santa Rita, El Panda i Brownsville tworzyły całą sieć większych i mniejszych miast, które chociażby przez swoją liczebność zasługiwały na pierwszeństwo przed Florydą. To też zaledwie rozniosła się wieść o uchwale Jim Clubu. Delegaci Teksasu i Florydy zjawili się w Baltimore i od tej chwili zarówno prezes Barbicane, jak i bardziej wpływowi członkowie komitetu w dzień i w nocy opędzić się nie mogli przed ich natarczywością. Jak niegdyś siedem miast Grecji spierało się o to, które z nich było kolebką Homera, tak obecnie dwa całe państewka groziły sobie wzajemną wojną domową z powodu jednej armaty. Delegaci obu stanów przechodzili obok siebie po mieście uzbrojeni już od stóp do głów i lada chwila obawiać się można było spotkania powaśnionych, które pociągnęłoby za sobą przykre następstwa. Na szczęście jednak przytomność umysłu i zręczność potrafiły zażegnać to niebezpieczeństwo. W spór ten wmieszała się również i prasa, i gdy New York Herald i Tribune popierały Texas, Times i American Review wypowiedziały się za delegatami Florydy. Teksas powołał się dumnie na swe 26 powiatów. Na co znów Floryda odpowiadała, że jej 12 powiatów znaczy więcej, gdyż zajmuje ona przestrzeń sześć razy mniejszą. Teksas chlubił się swymi 330 tysiącami ludności. Floryda pogardliwie wzruszała ramionami, oświadczając, że choć posiada zaledwie 50 tysięcy ludności, jest jednak gęściej zaludniona, gdyż jest mniejszą. Prócz tego zarzucała ona Teksasowi iż ma on niezdrowy, malaryczny klimat, który rok rocznie zabija parę tysięcy ludzi i pod tym względem miała ona rację. Ze swej strony Teksas tłumaczył się, iż pod względem epidemii, Floryda nie jest też rajem i że jest co najmniej śmiesznym, jeśli nazywa się inne kraje niezdrowymi, gdy u siebie kultywuje się w stanie chronicznym straszną chorobę zwaną Vomito Negro, czarne wymioty. I pod tym względem Teksas miał rację. Prócz tego oświadczyli delegaci Teksasu w New York Herald, który był ich organem, że pewne względy należą się krajowi, w którym rośnie najpiękniejsza w całej Ameryce bawełna. Krajowi, który daje najlepsze dęby na budowę okrętów, który posiada największe kopalnie rudy żelaznej o największej wydajności czystego żelaza. Na to odpowiadał American Review, że choć gleba Florydy nie jest tak bogata, to jednak posiada ona najlepsze warunki do odlewania armaty, gdyż składa się ona przeważnie z piasku i lekkiej gliny. Delegaci Teksasu robili uwagi, że zanim odleje się cośkolwiek, trzeba odpowiedni materiał przewieźć. Na komunikacja na Florydzie jest bardzo utrudniona. Tymczasem Teksas posiada morze i zatokę Galveston, mającą 40 mil obwodu i mogącą pomieścić flotę całego świata. Dobrze, odpowiadały dzienniki przychylne Florydzie. Ofiarujcie nam do dyspozycji piękną zatokę Galveston. Zapominacie jednak, że znajduje się ona już pod 29 stopniem szerokości. Ależ Floryda posiada również piękną zatokę, Spiritu Santo, której wylot znajduje się akurat pod 28 stopniem i przez którą okręty dochodzą prosto do Tampa Town. Ładna zatoka! Przedrwiwali delegaci Teksasu. Do połowy zamulona i zatkana piachem. Wy sami jesteście zamuleni, bronili się Florydyjczycy. Nie darmo mówią o was, że jesteście krajem dzikusów. Po waszych łąkach skaczą dotąd małpoludy. Wy macie za to rozbójników i korsarzy. Walka toczyła się już przez kilka dni, gdy Floryda postanowiła ją przenieść na inny grunt i oto pewnego poranka Times oświadczył, że ponieważ przedsięwzięcie jest czysto amerykańskim. Nie może ono być wykonane nigdzie, jak tylko na gruncie czysto amerykańskim. Na te słowa delegatom Teksasu krew uderzyła do głowy. Jak to? My nie jesteśmy Amerykanami tak jak i wy? Czy Teksas i Floryda nie przyłączyły się jednoznacznie do związku w roku 1845? Bez wątpienia, odpowiedział Times. Ale my jesteśmy Amerykanami już od roku 1820. Tak, tak, złośliwie przytakiwała Tribune. Przez 200 lat byliście Hiszpanami i Anglikami, aż wreszcie sprzedano Was Stanom Zjednoczonym za 5 milionów dolarów. I cóż to szkodzi? bronili się delegaci Teksasu. Czy mamy się rumienić z tego powodu? Czy nie kupiono w 1803 roku Luizjany od Napoleona za cenę 16 milionów dolarów? To bezwstydne! dodawali wysłańcy Teksasu. Taki nędzny kłak ziemi jak Floryda śmie porównywać się z Teksasem, który zamiast się sprzedawać, ogłosił się niepodległym. 2 marca 1836 roku wygnał Meksykańczyków, po zwycięstwie odniesionym przez Samuela Houston nad wojskami Santa Anna pod San Jacinto, stał się republiką federatywną i wreszcie sam z własnej nieprzymuszonej woli przyłączył się do Stanów Zjednoczonych. Bo bał się Meksykańczyków, tłumaczyli mieszkańcy Florydy. Bać się! Od chwili, gdy padło to słowo rzeczywiście zbyt ostre, sytuacja stała się groźną. Obawiano się, że dojdzie do bijatyki między dwiema partiami na ulicach Baltimore. Delegaci obu krajów byli policyjnie strzeżeni. Prezes Barbicane nie wiedział, jak wybrnąć z trudnego położenia. Poczta przyniosła mu codziennie nowe noty, listy, dokumenty, a nawet pogróżki, ku której stronie pochylić się. Ze względu na właściwości gleby, udogodnienia komunikacyjne, w przesłance transportu w szanse obu krajów były równe. Inne względy nie mogły tu odgrywać żadnej roli. Ale wahanie trwało już bardzo długo. Podniecenie umysłów wzrastało. Należało z tym skończyć co prędzej. Barbicane zwołał swych kolegów, a propozycja, jaką im przedstawił, była rzeczywiście rozumna, jak to każdy przyzna. Widząc, co się dzieje obecnie, rzekł. Między Teksasem a Florydą można przypuścić, że jeżeli wreszcie wyróżnimy pewien kraj, będzie ta sama rywalizacja między poszczególnymi miastami tego kraju. Zamiast krajów będziemy mieli miasta, które rywalizować zaczną ze sobą. Otóż Teksas posiada 12 miast, które odpowiadają naszym warunkom i zaczną się sprzeczać między sobą, co doprowadzi do nowych komplikacji i przykrości. Floryda posiada tylko jedno miasto, które można brać w rachubę. Proponuję więc Florydę i miasto Tampa Town. Gdy decyzja ta została ogłoszona, wysłańcy Teksasu nie posiadali się zaburzenia i zarzucali pogróżkami i obelgami wybitniejszych członków dżinklabu. W sprawę tę wmieszać się musiały władze miasta Baltimore i wybrały one najprostszy środek na uspokojenie podnieconych gości. Kazały przygotować specjalny pociąg, wpakowały do niego wysłańców Teksasu i opuścili oni Baltimore z szybkością 30 mil na godzinę. Ale choć wobec pośpiechu, w jakim opuszczali miasto, nie mieli oni czasu pożegnać się ze swymi szczęśliwszymi rywalami, na ozdjezdnem rzucili im sarkastyczną przepowiednię, iż wąski skrawek ziemi, zawisły między dwoma trzonami, jaki tworzy Floryda, nie wytrzyma wstrząśnienia wywołanego przez wystrzał i cała wyleci w powietrze. Niech wyleci! odpowiedzieli wysłańcy Florydy z lakonizmem godnym starożytnych bohaterów. Rozdział 12. Urbi et orbi. Po załatwieniu spraw astronomicznych, mechanicznych i topograficznych przyszła kolejna kwestia pieniężną. Chodziło o zdobycie ogromnych sum potrzebnych na wykonanie projektu. Żaden człowiek prywatny, żadne państwo nie byłoby w stanie pokryć tak olbrzymich kosztów. Choć przedsięwzięcie miało być czysto amerykańskim, prezes Barbika postanowił zrobić sprawę ogólnoludzką. I pociągnąć wszystkie narody do ofiarności na ten cel. Wszak każdy naród miał nie tylko prawo, ale i obowiązek wziąć udział w sprawie dotyczącej ziemskiego satelity. Subskrypcja ogłoszona na ten cel musi obejmować cały świat musi być ogłoszona Urbi et Orbi. Subskrypcja ta powinna była przejść wszelkie oczekiwania choć chodziło tu przecież o datki, a nie o pożyczki choć miała charakter bezinteresowny w ścisłym tego słowa znaczeniu i nie dawała żadnych zysków materialnych. No ale słowa projektu Barbicaina rozniosła się już nie tylko po Stanach Zjednoczonych. Przeniosła się ona ponad granicami państw, przerzuciła się przez Ocean Spokojny i Atlantycki, objęła jednocześnie Azję, Europę, Afrykę i Australię. Obserwatoria Stanów Zjednoczonych nawiązały natychmiast stały kontakt z obserwatoriami innych państw. Niektóre z nich, jak paryskie, petersburskie, berlińskie, sztokholmskie, warszawskie, hamburskie, budapeszteńskie, lizbońskie i pekińskie, rozesłały niezwłocznie swe życzenia do Gin Klubu, inne zajęły stanowisko wyczekujące. Jedno tylko obserwatorium w Greenwich, w porozumieniu z dwudziestoma dwoma innymi obserwatoriami Wielkiej Brytanii, wypowiedziało się kategorycznie przeciwko wykonalności projektu Barbicane'a i przyłączyło się do zdania kapitana Nichola. I kiedy inne towarzystwa uczonych obiecywały przesłać swych delegatów do Tampa Town, posiedzenie uczonych z Greenwich przeszło nad projektem Barbicane do porządku. Naturalnie był to jednak wynik nieuleczalnej zazdrości Anglików i nic innego. Na ogół jednak propozycja Barbicane znalazła szeroki oddźwięk w świecie naukowym, a stamtąd przesiąknęła z wolna w masy, które żywo zainteresowały się ciekawym przedsięwzięciem. Było to zresztą bardzo pożądane, gdyż właśnie te masy powołane być musiały do pokrycia ogromnych kosztów imprezy. 8 października prezes Barbie Kane wydał entuzjastyczny manifest, w którym zwracał się do wszystkich ludzi dobrej woli na kuli ziemskiej z prośbą o poparcie projektu Gin Clubu. Manifest ten, przetłumaczony na wszystkie języki, wywarł ogromne wrażenie. Subskrypcja została otwarta we wszystkich większych miastach Stanów Zjednoczonych, a główne jej biuro mieściło się w Baltimore przy Baltimore Street 9. W innych krajach przyjmowały wpłaty na następujące banki. W Wiedniu, w Petersburgu, w Paryżu, w Sztokholmie, w Londynie, w Turynie, w Berlinie, w Genewie, w Konstantynopolu, w Brukseli, w Madrycie, w Amsterdamie, w Rzymie, w Lizbonie, w Kopenhadze, w Buenos Aires, w Rio de Janeiro, w Valparaisto, w Meksyku, w Limie. Trzy dni po ogłoszeniu manifestu prezesa Barbikeina 4 miliony dolarów wpłynęły do rozmaitych banków w Stanach Zjednoczonych. Z taką sumą można już było zacząć prace przygotowawcze. Ale w kilka dni potem depesze przyniosły wiadomość, że i zagraniczne subskrypcje cieszą się ogromnym powodzeniem. Niektóre kraje zadziwiały swą hojnością, inne były powściągliwsze, zależnie od temperamentu. Zresztą liczby są zawsze wymowniejsze od słów. Niżej podajemy więc urzędowy wykaz sum, które z rozmaitych krajów wpłynęły na rachunek Dżinklubu. Rosja wpłaciła ogółem z całego swego obszaru sumę 368 133 rubli. Ale dziwić to nie może nikogo, kto zna naukowe zamiłowanie Rosjan i ogromne postępy, jakie robią oni w dziedzinie astronomii, dzięki poważnej liczbie posiadanych obserwatoriów, z których jedno kosztowało 2 miliony rubli. Francja kpiła sobie z początku z uroszczeń Ameryki. Księżyc stał się przedmiotem niezliczonych kalamburów i ze dwudziestu wodewilów, w których ignorancja naukowa walczyła o lepsze z brakiem dobrego smaku. Ale tak jak dawniej Francuzi płacili zawsze, gdy się wyśpiewali, tak też obecnie płacili naśmiawszy się do syta. Wpłacili oni ogółem milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści franków, a za tę sumę mogli się trochę pośmiać i poweselić. Australia okazała się dość wspaniałomyślną, pomimo swych kłopotów finansowych, i złożyła 260 tysięcy guldenów. Szwecja i Norwegia wpłaciły łącznie 52 tysiące talarów, ale suma ta, choć i tak dość znaczna, byłaby wzrosła jeszcze bardziej, gdyby otwarto osobno subskrypcje w Christianii i w Sztokholmie. Z tej bowiem czy z innej przyczyny, Norwegczycy nie lubią przesyłać swych pieniędzy do Szwecji. Prusy zaakceptowały swe uznanie dla sprawy przez przesłanie 250 tysięcy dolarów. Rozmaite obserwatoria tamczejsze przyczyniły się w dużej mierze do zebrania tak pokaźnej sumy, by w ten skuteczny sposób poprzeć przedsięwzięcie prezesa Barbicaina. Turcja osobiście zainteresowana w sprawie księżyca, gdyż według niego normuje swój kalendarz liczy lata i określa czas Wielkiego Postu Ramadan, nadesłała 1 372 642 piastry. A z zapału, z jakim suma ta została złożona, można było wnosić, iż rząd Wielkiej Porty musiał był wywrzeć i w tym kierunku pewien nacisk na towarzystwa naukowe i publiczność. Belgia wyróżniła się spośród państw drugorzędnych swym darem 530 tysięcy franków, co wynosiło przeciętnie prawie po 12 centymów na każdego obywatela tego maleńkiego państewka. Holandia wraz z koloniami zadeklarowała 110 tysięcy guldenów, zażądała jednak 5% z konta jako bonifikacji za wpłacenie gotówki. Dania, pomimo to już terytorialnie jest tak mała, przysłała jednak 10 tysięcy dukatów, co dowodzi o zamiłowaniu duńczyków do wypraw naukowych. Niemcy zobowiązały się do zapłacenia 72 tysięcy franków francuskich, ale już w owym czasie i same niewiele liczyły się ze swymi zobowiązaniami. I inni nie bardzo liczyli na wykonanie zobowiązań z ich strony. Włochy, których finanse znajdowały się w opłakanych warunkach, potrafiły jednak wycisnąć z kieszeni swych obywateli 200 tysięcy lirów, a były niechybnie przysłały więcej, gdyby już wówczas posiadały Wenecję. Państwo kościelne wyasygnowało na wyprawę Bikejna 30 tysięcy, a Portugalia 100 tysięcy franków. Meksyk złożył zaledwie 1720 franków. Ale był to naprawdę grosz wdowi, gdyż państwo to przechodziło rzeczywiście ciężki kryzys. Ze skromnym datkiem 257 franków wystąpiła również Szwajcaria. Trzeba jednak powiedzieć otwarcie, już nie mogła się ona dopatrzeć strony praktycznej w przedsięwzięciu amerykańskim. Była zdania, że wysłanie pocisku na Księżyc nie przyczyni się jeszcze do nawiązania stosunków handlowych z satelitą ziemskim i wobec tego nie uważała za stosowne lokować kapitału w tak chimerycznym przedsiębiorstwie. Zważywszy to wszystko, Szwajcaria może miała rację. Hiszpania zdołała zebrać zaledwie 50 franków i usprawiedliwiała się tym, że budowała właśnie kolej żelazną. W rzeczywistości jednak nauka w ogóle nie jest dobrze widziana w tym kraju, jeszcze bardzo zacofanym. Prócz tego niektórzy Hiszpanii nawet spośród wykształconych nie zdawali sobie sprawy z rozmiarów pocisku i obawiali się, że spadając na księżyc, może go wytrącić z jego orbity i ewentualnie strącić na Ziemię. Co mogłoby wywołać różne katastrofy. Wobec tego uważali oni, że sam rozsądek nakazuje pewną rezerwę w stosunku do całego projektu. Pozostawała Anglia. Pamiętamy wszyscy z jaką pogardliwą niechęcią przyjęła ona projekt Barbicane'a. Anglia na całe 25 milionów swych mieszkańców ma jedną tylko duszę i we wszystkich swych wystąpieniach, zwłaszcza na zewnątrz, jest zawsze prawie jednomyślną też i obecnie dała ona do zrozumienia, że mieszanie się do spraw Księżyca przeczy zasadzie samostanowienia o sobie i nie przysłała ani szylinga. Gin Club spokojnie przyjął to oświadczenie, zadowolił się wzruszeniem ramion i powrócił do swych spraw. Wreszcie Ameryka Południowa, to jest Peru, Chile, Brazylia, prowincja de la Plata i Kolumbia złożyły razem 300 tysięcy dolarów. Takiż ogólny rachunek wpływów przedstawił się w następujący sposób.

ale była zaledwie tylko wystarczająca na pokrycie olbrzymich kosztów odlewu, robót mularskich, transportu robotników i zainstalowania się w kraju prawie zupełnie niezamieszkałym, budowy pieców i budynków, urządzenia warsztatów prochu i przygotowania pocisku. Niektóre armaty podczas wojny domowej kosztowały po tysiąc dolarów. Kolumbiada barbikajna ten olbrzym artyleryjski musiał kosztować pięć tysięcy razy więcej. 20 marca podpisana została umowa z fabryką Gold Spring pod New Yorkiem, która podczas wojny dostarczała najlepsze armaty. Mocą tej umowy fabryka Gold Spring zobowiązała się dostarczyć do Tampa Town w południowej Florydzie cały materiał potrzebny do odlania Kolumbiady. Odlew musiał być gotowy najpóźniej do 15 października przyszłego roku, a w razie opóźnienia fabryka zobowiązała się płacić po 116 dolarów kary za każdy dzień aż do chwili, gdy księżyc znajdzie się znów w tych samych warunkach astronomicznych. To jest w ciągu 18 lat i 11 dni. Fabryka brała na siebie również obowiązek angażowania i opłacania robotników, jak również do wykonywania wszelkich związanych z odlewem urządzeń. Umowa ta spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisana i przyjęta została przez pana Barbie prezesa klubu, i Jay Marfisona, dyrektora fabryki Gold Spring. Rozdział XIII. Wzgórze Kamieni. Po dokonaniu wyboru miejsca, gdzie miał być urzeczywistniony projekt Barbicane, Amerykanie, wśród których nie ma już zupełnie analfabetów, zaczęli studiować geografię Florydy. Nigdy jeszcze chyba księgarze nie sprzedali tyle specjalnych dzieł o tym kraju, jak obecnie. Wkrótce trzeba było robić nowe nakłady, rzucano się na nie i rozkopywano niezwłocznie. Barbicane nie miał obecnie czasu na czytanie. Wolał własnymi oczyma obejrzeć ten kraj miejsca, gdzie stanąć miała Kolumbiada. Przedtem jednak, by nie tracić ani chwili czasu, przekazał obserwatorium w Cambridge pieniądze potrzebne na skonstruowanie odpowiedniego teleskopu i jednocześnie pertraktował z fabryką Bradville Etsy i Albany w sprawie pocisku z aluminium. Następnie w towarzystwie J.T. Mastona, Majora Elphistona i dyrektora fabryki Gold Spring wyjechał z Baltimore. Nazajutrz czterej towarzysze podróży przybyli do Nowego Orlanu, gdzie wsiedli natychmiast na okręt wojenny Tampico, który rząd stanów oddał do ich dyspozycji i wkrótce brzegi Luizjany znikły im z oczu. Podróż morzem nie trwała długo. Na dzień trzeci Tampico, przybywszy około 480 mil morskich, zbliżył się do brzegów Florydy. Oczem Barbicane odkrył się widok ziemi niskiej, płaskiej i na pierwsze wrażenie jałowej. Tampico prął szybko fale Morza Bogatego w Ostrygi i Homary i skręcił wkrótce w zatokę Espiritu Santo, a oczom podróżujących przedstawił się Fort Brook i miasto Tampa, położone malowniczo nad niewielkim naturalnym portem utworzonym przy ujściu rzeki Halisborą. 22 października Tampico zarzucił kotwicę o godzinie 7 wieczorem i czterej pasażerowie wysiedli natychmiast na ląd. Barbicane czuł gwałtowne bicie serca, gdy po raz pierwszy wciągnął w płuca powietrze Florydy, a chodząc zdawał się stopami próbować solidności tej ziemi, której powierzyć miało swoje dzieło. J.T. Maston, zawsze niecierpliwy, końcem swego szczudła rozgrzebywał już ziemię. – Panowie – rzekł Barbicane – nie mamy ani chwili do stracenia i od jutra dosiadamy koni, by bliżej zapoznać się z miejscowością – na spotkanie Kane'a wyległa cała trzytysięczna ludność miasta Tampa Town, oddając mu honory należne prezesowi Gin klubu i manifestując swe zadowolenie z powodu przyznania Florydzie pierwszeństwa nad Teksasem. Tłum wznosił głośne okrzyki, bił oklaski, ale Barbie Kane, chcąc uniknąć tych owacji, zamknął się w numerze hotelu Franklin i oświadczył, że nie przyjmuje nikogo. Zawód znakomitości jest z rzeczą trudną i męczącą. Na zajutrz 23 października niewielkie koniki hiszpańskiej rasy, ale mocne i rącze rżały od wczesnego ranka pod oknami hotelu. Ale zamiast czterech było ich z pięćdziesiąt i już jeźdźców. Barbicane wyszedłszy wraz ze swymi towarzyszami zdziwił się taką kawalkadą. Zauważył przytem, że każdy jeździec ma zawieszony przez ramię karabin i pistolety za pasem. Powód tego uzbrojenia niebawem wyjaśnił Barbicane'owi pewien młody Florydyjczyk. Panie, rzeki! W okolicy trafiają się seminolesi. Co za seminolesi? Dzicy, którzy koczyją w stepach, zdawało nam się przeto wskazanem, by służyć panu eskortą. Py! żąknął się Jay Maston. Zawsze to bezpieczniej, dodał młody Florydyjczyk. Dziękuję panom za pamięć o nas, rzekł Barbicane, i ruszajmy w drogę. Mały oddziałek drgnął, porwał się z miejsca i za chwilę zniknął w tłumie kurzu. Była godzina piąta rano, ale słońce rozgrzało się już na dobre i termometr wskazywał 84 stopnie, ale chłodny, ożywczy wiatr od morza łagodził upał. Barbikien skierował się na południe od Tampa Town i wzdłuż Wybrzeża Morskiego pochód zdążał ku ujściu rzeki Alifia do zatoki Halisboru, znajdującej się o 200 mil od Tampa Town. Brzegiem rzeki jeźdźcy posuwali się dalej w kierunku wschodnim. Lazur Zatoki zsunął się wkrótce za pasmo niewielkich pagórków i podróżni mieli przed sobą już tylko szerokie pola Florydy. Kraj ten dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich, bardziej ku północy wysunięta, jest gęściej zaludniona, a głównymi jej miastami są Tallahassee i Pensacola, w której znajduje się jeden z największych arsenałów w Stanach Zjednoczonych. Druga część, zawarta między oceanem i Zatoką Meksykańską, jest właściwie półwyspem skrawkiem ziemi rzuconym wśród fal morza i niezliczoną ilością drobnych wysepek, wśród których uwijają się liczne okręty kursujące po kanale Bahamy. Powierzchnia tego państwa wynosi 15 365 440 hektarów. I na tej powierzchni, znajdującej się pod 28 stopniem szerokości, należało znaleźć miejsce odpowiednie do wykonania przedsięwzięcia. Barbican przebiegając wzdłuż i tę miejscowość, badał ją dokładnie. Floryda, odkryta w roku 1512 przez Juan Pons de Leon w samą Wielką Niedzielę, nazwana została pierwotnie kwitnącą Wielkanocą. Nie zasługiwała jednak na tę piękną nazwę, gdyż brzegi jej były skaliste i spalone przez słońce i dopiero kilka mil od brzegu morza krajobraz zmieniał się i usprawiedliwiał poniekąd nadaną jej pierwotnie nazwę. Ziemię przecinały liczne potoki, ruczaje, drobne rzeczki i małe jeziorka i pejzaż przypominał Holandię lub Gujanę. Dalej nieco zaczynały się pagórki, a za nimi pola uprawne, na których bujnie rosły wszelkie gatunki roślinności zarówno południowej jak i północnej. Te niezmierzone pola, którym słońce tropikalne i wilgoć zawarta w gliniastej ziemi nadawały wyjątkową urodzajność i na których dojrzewały lasy ananasów, tytoniu, ryżu, bawełny i trzciny cukrowej, dawały rzeczywiście wspaniały obraz bogactwa i bujnej żywotności. Barbicane zdawał się być niezmiernie zadowolonym z falistości gruntu, a interpelowany w tym względzie przez J.T. Mastona objaśniał: Mój drogi przyjacielu, dla nas jest to niezmiernie ważne, byśmy mogli odlać naszą Kolumbiadę na pewnej wysokości. By być bliżej księżyca? Nie, odpowiedział Barbican z uśmiechem. Co znaczy kilka łokci mniej lub więcej? Nie, nie o to chodzi, ale na pewnej wyniosłości gruntu praca nasza postępować będzie naprzód o wiele łatwiej, gdyż nie będziemy musieli liczyć się z wodą podskórną, a to jest bardzo ważne, gdyż musimy kopać na 90 stóp w głąb ziemi. Ma pan rację, przyznał inżynier Marcinson. Musimy bardzo skrzętnie omijać potoki podziemne. A jeśli napotkamy źródło, będziemy musieli wypompować je za pomocą naszych maszyn lub też odwrócić kierunek ich spadu. Zresztą nie będziemy tu kopali studni artezyjskiej, gdzie pracuje się właściwie po macku, zapuszczając sondę i inne narzędzie wertnicze. Nie, my pracować będziemy pod otwartym niebem z kilofem i łopatą w dłoń, a miną do pomocy i robota nasza musi prędko posuwać się naprzód. To jednak, zauważył Barbicane, jeśli przez wyniosłość terenu zdołamy uniknąć walki z wodą podskórną, unikniemy poważnych trudności i praca nasza pójdzie tem szybciej. Musimy więc wybrać punkt położony o kilkaset łokci ponad poziomem morza. Zupełnie słusznie odpowiedział inżynier. O ile się nie mylę, za chwilę znajdziemy się w takim punkcie. Chciałbym już widzieć pierwsze uderzenie Kilofa. – rzekł prezes. – A ja ostatnie! – zawołał J.T. Maston. – Wszystko to przyjdzie – odparł inżynier. – A wierzcie mi, panowie, że 100 dolarów kary za każdą dobę do chwili, gdy księżyc znajdzie się znowu w odpowiednich do podjęcia eksperymentu warunkach. To jest w ciągu 18 lat i 11 dni, to nie drobnostka. Wiecie, panowie, ile to uczyni? 658 100 dolarów! – ani na jedną chwilę nie przypuszczam, że fabryka Goldspring będzie musiała płacić tę karę. też niepotrzebnie obliczamy ją już dzisiaj, śmiał się J.T. Maston. Do godziny dziesiątej rano mały oddziałek przebył około dwunastu mil. Po palach uprawnych zaczęły się teraz lasy, w których rosły najrozmaitsze tropikalne drzewa figowe, cytrynowe, bananowe, pomarańczowe, których kwiaty i owoce składały się w najcudowniejsze bukiety o prześlicznych kolorach i zapachach. Pod wonnym cieniem tych wspaniałych drzew śpiewały i fruwały całe stada ptactwa różnokolorowego. J.T. Maston i major nie mogli powstrzymać swego zachwytu i co chwila dawali mu wyraz w coraz głośniejszych okrzykach. Prezes Barbicane, mało czuły na podobne rzeczy, przynaglał ich do pośpiechu. Ta urodzajna kraina nie podobała mu się właśnie przez tę urodzajność. Czuł wszędzie pod kopytami koni wodę, i pędził coraz dalej i coraz prędzej. Trzeba było przejechać w brud kilka rzek, w których spotkać się można było z potwornymi, dochodzącymi nieraz do osiemnastu stóp długości krokodylami. J.T. Maston groził im swym szczudłem, ale robiło to wrażenie jedynie na pelikany i inne drobne ptactwa tych wilgotnych miejscowości. Ptaki zrywały się z hałasem, potwruwały, siadały opodal i głupkowato przyglądały się jeźdźcom. Ale z kolei znikać zaczynali i ci mieszkańcy błot i miejscowości wilgotnych. Cieńsze już drzewa tworzyły rzadsze lasy. Zarysowywały się w niewielkich grupkach na tle nieskończonych płaszczyzn, po których przebiegały spłoszone jelenie. Nareszcie! zawołał Barbie Kane, unosząc się na strzemionach i rozglądając po okolicy. Oto nareszcie strefa sosny. I dzikusów? dorzucił major. Rzeczywiście kilka sylwet seminolesów ukazało się na horyzoncie. Zatrzymywali się, biegali na swych rączych konikach jeden do drugiego, podawali sobie widocznie jakąś wiadomość, wyrzucali w górę swe lance i strzelali w powietrze. Zresztą potem, za dokumentowaniu wrogiego stosunku do przybyszów, znikali w dali. Nasz oddziałek zatrzymał się w pośrodku skalistej płaszczyzny obejmującej przestrzeń kilkudziesięciu hektarów zalanej palącymi promieniami słońca. — Zatrzymajmy się tutaj — zawołał Barbicane. Posadził konia i zwrócił się do najbliższego stojącego florydyjczyka z zapytaniem: Czy ta miejscowość ma jakąś nazwę? Nazywa się Stones Hill, czyli wzgórze kamieni, odpowiedział zapytany. Barbicane, nie mówiąc ani słowa, zsiadł z konia, wyjął rozmaite instrumenty i zaczął uważnie badać ziemię. Jeźdźcy otoczyli go kołem i w głębokim milczeniu przyglądali się jego pracy. Zbliżało się południe. Barbikain dokonał szybko kilku obliczeń i zakomunikował swym towarzyszom. Miejscowość ta znajduje się na wysokości 300 metrów nad poziomem morza, pod 27. stopniem 7. minutą szerokości i 5. stopniem 7. minutą długości na wschód. Według mego zdania posiada ona wszystkie najwygodniejsze dla nas warunki. Jest sucha i skalista. Toteż proponowałbym zbudować tu nasze magazyny, warsztaty i odlewnie. A z tego właśnie miejsca, gdzie obecnie stoję, powinna nasza Kolumbiada wyrzucić pocisk na Księżyc. Rozdział 14. Łopata i Kilow. Tego samego wieczora Barbicane i jego towarzysze powrócili do Tampa Town, a inżynier Marchinson odjechał niezwłocznie na pokładzie Tampico do Nowego Orleanu. Musiał on zaangażować całą armię robotników i przywieźć pewną część potrzebnych materiałów. Zaś członkowie Jim Klubu zostali, by przy pomocy miejscowych robotników rozpocząć pierwsze prace. Inżynier Marcinson zaangażował i przyniósł ze sobą około 1500 robotników. Za czasów niewolnictwa byłoby to niemożliwem do wykonania. Od czasu jednak, gdy Ameryka, ten kraj wolności, posiadała tylko wolnych obywateli, Przybiegali oni tysiącami wszędzie, gdzie tylko mogli znaleźć pracę i kawałek chleba. Pieniędzy miał Gin klub pod dostatkiem, mógł więc dawać wysokie zadatki i gwarantował duże gratyfikacje, jeśli praca będzie skończona na czas. A na wypłacenie ciążył zdeponowany w banku baltimorskim odpowiedni kapitał, proporcjonalnie podzielony i warunkowo zapisany już na imię i nazwisko każdego zaangażowanego do Florydy robotnika, Marcinson mógł więc przebierać, mógłby ustawiać wysokie wymagania co do uzdolnienia i wyszkolenia robotników. Wybrał więc rzeczywiście najlepszych mechaników, hutników, ślusarzy, mularzy, białych i czarnych, bez różnicy koloru. Wielu z nich zabrało za sobą rodziny. Była więc to kompletna wędrówka narodów. 31 października o godzinie 10 rano gromada ta wylądowała w Tampa Town. Można sobie wyobrazić, jak ożywiło się to małe miasteczko, gdy pewnego dnia potroiła się prawie liczba jego ludności. Tam Town zaczęła robić wspaniałe interesy z powodu projektu Barbicane, gdyż oprócz napływu robotników, których sprowadzono do wykonania robót, zaczęły tu zjeżdżać się całe masy ciekawskich. Przez kilka pierwszych dni zajęto się przede wszystkim wyładowywaniem narzędzi przywiezionych przez flotylle parowców, maszyn, prowiantów, jak również pewnych ilości domów, które ustawiono natychmiast z przygotowanych kompletów i podmurowanych części. Jednocześnie Barbicane zaczął budować kolejkę podjazdową, która miała połączyć Tampa Town ze wzgórzem kamieni. Wiadomym jest, w jaki sposób buduje się koleje w Ameryce. Pełne zakrętów, pną się one prawie stromo pod górę, lecą na łeb na w dół, przesadzają przeszkody, buduje się je szybko, kosztują niewiele, ale za to pociągi wykolejają się i lecą w górę z całą swobodą. Kolejka z Tampa do Wzgórza Nadziei była bagatelką i zbudowanie jej nie kosztowało ani wiele czasu, ani poważnych sum. Barbicane był duszą tego świadku. Które wyrósł z jego woli, począł się z jego ducha i ożywił go, zagrzewał własnym zapałem i przekonaniem. Był on wszędzie, jak gdyby posiadał dar wszechobecności, a za nim biegł zawsze jak cień, jak mucha brzęcząca bez przerwy J.T. Maston. Zmysł praktyczny barbikajna wysilał się codziennie na setki drobnych wynalazków. Nie istniały dla niego przeszkody, trudności, kłopoty. Był on hutnikiem, mularzem, mechanikiem. Miał gotowe odpowiedzi na wszelkie pytania z najrozmaitszych dziedzin, gotowe rozwiązania dla najtrudniejszych kwestii. Jednocześnie korespondował stale z Gin klubem i z fabryką Gold Spring, a Tampico stał dzień i noc w zatoce Harrisboro z ogniami zapalonymi i z maszynami pod parą oczekując jego rozkazów. 1 listopada Barbicane z grupą robotników udał się do Tampa Town na wzgórze kamieni, i na nazajutrz już stał tam cały szereg domków, zda się wyrosłych z ziemi. Otoczono je sztachetami, rozdano między pracownikami, a z ruchu, z ożywienia jakie zapanowało w tym naprędce ustawionym miasteczku, można by jego wziąć za przedmieście jakiegoś dużego centrum fabrycznego. Panowała tu surowa dyscyplina, a przeszła niemal na komendę. Głębokie wiercenie starannie wykonano dla przesądowania terenu, dały pomyślne wyniki i prace ziemnie można było rozpocząć już 4 listopada. W ten dzień Barbicane zebrał majstrów ze wszystkich warsztatów i odezwał się do nich w te słowa: Wiecie wszyscy, kochani moi przyjaciele, po co zebrałem was tutaj na tej zapadłej miejscowości Florydy. Chodzi nam o odlanie armaty olbrzymich rozmiarów. Ma ona mieć 9 stóp przecznicy. Ściany jej mają mieć 6 stóp grubości, a po obmurowaniu się stóp 25. Jest to więc raczej pewien rodzaj studni o szerokości 60 stóp, które przede wszystkim trudno wykonać. Praca ta musi być wykonana w ciągu 8 miesięcy. Macie więc 2 543 400 stóp sześciennych ziemi do wybrania w 245 dni. Czyli w okrągłych liczbach 900 tysięcy stóp sześciennych codziennie. To, co nie przedstawiłoby żadnej trudności przy tysiącu robotników, będzie o wiele trudniejszym dla Was, których jest o wiele mniej. Pomimo to jednak praca ta musi być wykonana i będzie wykonana. Liczę tyleż na Wasz zapał, co na Wasze zdolności. O godzinie ósmej rano rozległo się pierwsze uderzenie kilofa i od tej chwili ani na jedną chwilę nie miała być przerwana ta praca. Co sześć godzin nowa zmiana robotników wstawała do pracy. Zadanie, jakie pozostawiono robotnikowi do wykonania, było olbrzymie, nie przekraczało jednak sił ludzkich. Przeciwnie, nawet. Ileż o wiele trudniejszych zadań, przy których walczyć trzeba by było z siłą żywiołów, zostawało jednak wykonanych rękami ludzkimi. By ograniczyć się tylko do podobnych przedsięwzięć, wystarczy zacytować studnie ojca Józefa wykopaną pod Kairem na rozkaz sułtana Saladyna i to w czasach, gdy nie było jeszcze maszyn, które stokrotnie nieraz wzmagają wydolność pracy. Studnia ta dosięgała poziomu Nilu na głębokości 300 stóp. Albo inna studnia, pod Koblencją, wykopana na rozkaz Jana, margrabiego Badyńskiego, która miała 600 stóp głębokości. O cóż chodziło obecnie? Należało tylko potroić tę głębokość i rozszerzyć otwór tej studni, ale to już ustawiało tylko pracę. To też na wzgórzu kamieni nie było robotnika, który by wątpił w pomyślny rezultat przedsięwzięcia. Pewna decyzja, powzięta przez inżyniera Marcinsona w porozumieniu z prezesem Barbicanem, miała jeszcze przyspieszyć wykonanie dzieła. Jeden z artykułów umowy zawartej przez Gin Club z fabryką Gold Spring ogłosił, iż kolumbiada miała być wzmocniona za pomocą obręczy skutego żelaza nakładanych na gorąco. Wobec tego jednak, że zabezpieczenie to uznano za mało skuteczne, za obopólną zgodą postanowiono skreślić ten punkt umowy. Przez usunięcie tego warunku osiągnięto znaczną odległość czasu, gdyż w ten sposób zastosować było można nowy system przyjęty obecnie przy kopaniu studien, a polegający na tym, że murowanie rozpoczyna się jednocześnie z kopaniem. Ziemia nie obsypuje się wtedy i nie trzeba jej podpierać, gdyż mur powstrzymuje ją mocno i obsuwa się sam siłą swego ciężaru. Ale system ten miał być zastosowany dopiero wtedy, gdy przez kopanie dosięgnie się do mocnego gruntu. 4 listopada 50 robotników wykopało na szczycie wzgórza kamieni okrągły otwór szerokości 60 stóp. Łopata napotkała najpierw warstwę czarnoziemia, którą usunięto z łatwością. Po niej nastąpiła warstwa miałkiego piasku grubości dwóch stóp, a wreszcie białej gliny, którą wydobyto również bez trudności. Głębiej nieco napotkało się twardszą już żyłę skalistą utworzoną ze skamieniałości muszli i odtąd praca posuwać się zaczęła nieco wolniej. Otwór miał już wówczas sześć stóp głębokości postanowiono też rozpocząć obmurowywanie go. Przedtem jednak wstawiono we wnętrze otworu rodzaj koła z twardego dębowego drzewa, a krąg posiadał dokładny wymiar zewnętrznego obwodu kolumbiady. Na tym kole wsparły się pierwsze cegły muru i wraz z nim obsuwać się miał w głąb. Gdy murarze obmurowali ten krąg, znaleźli się jak gdyby w studni mającej 21 stóp szerokości. Gdy praca ta została skończona, robotnicy zabrali się znów do łopaty i kilofu i kopali dalej najpierw kołem samym, podpierając je solidnymi programami, i dopiero gdy następnie posuwano się mniej więcej o dwie stopy w głąb, usuwano ostrożnie podpory, koło obsuwało się z wolna, wraz z murem podciągano coraz wyżej coraz nowymi warstwami cegły i cement. Ten rodzaj pracy wymagał ze strony robotników niezwykłej zręczności i wytężonej uwagi w każdym momencie. jednego z nich wyciągnięto już spotkało ze strasznymi śmiertelnymi nierozranami, ale zapał robotników nie ostygał ani na chwilę, i pracowali oni dzień i noc bez przerwy. W dzień pod palącymi promieniami słońca, przy tropikalnym upale, który za kilka miesięcy mógł dochodzić do 99 stopni. W nocy przy bladem świetle elektrycznym uderzenia kilofów o skały, wybuchy min, warkotanie maszyn, obłoki dymu noszące się ku niebu tworzyły dookoła wzgórza kamieni tajemniczy krąg strachu, który trzymał w oddali od tego siedliska pracy zarówno Stana Bawołów, jak i plemiona Seminolesów, którzy nie śmieli się do niej zbliżać. Praca posuwała się normalnie naprzód. Ogromne dźwigi pomagały do wyrzucenia wydobytej ziemi. Nie napotkano poważniejszych przeszkód, a zwykłe, przewidziane z góry trudności pokonywano z łatwością. Po upływie pierwszego miesiąca studnia dosięgnęła już, jak to było określone z góry, głębokość 120 stóp. W ciągu grudnia głębokość tę podwojono, a w ciągu stycznia potrojono. W lutym natrafiono na źródło podziemne, które należało osuszyć za pomocą olbrzymich pomp i aparatów o zgęszczonym powietrzu. Następnie wyłożono je betonem i zatkano w ten sposób, jak dziurę w dnie okrętu. Wkrótce potem zdarzył się inny wypadek, który znów na pewien czas powstrzymał pracę. Koło dębowe, na którym wspierało się obmurowanie, zerwało się częściowo i wskutek tego mur zarysował się i zapadł nawet miejscami. Można sobie wyobrazić nacisk tej olbrzymiej obręczy murowania, która nagle zaczęła się zapadać i pękać. Wypadek ten kilku robotników przypłaciło życiem. Trzy tygodnie zeszły na naprawie obmurowania i doprowadzeniu koła dębowego do pierwotnego stanu poprzedniej wytrzymałości. Dzięki jednak zręczności inżyniera i sprawności stosowanych maszyn, zachwiana w swych posadach budowa odzyskała znów swój solidny wygląd i prace mogły być prowadzone dalej. Żaden nowy wypadek nie przerwał już następnie pracy i 10 czerwca na 20 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez Barbicaina studnia kompletnie wyłożona murem betonowym sięgnęła 900 stóp głębokości. Prezes Barbicain i członkowie Gym klubu serdecznie winszowali inżynierowi Marcinson tak szybkiego wykonania dzieła, zaiste godnego cyklopów. Przez całe te 8 miesięcy Barbicain nie wyjeżdżał ze wzgórza kamieni, by osobiście czuwać nad przebiegiem prac. Nie ustawał w ciągłej trosce o zdrowie wygody swoich pracowników. Udało mu się uniknąć wybuchów rozmaitych epidemii, tak częstych w większych zbiorowiskach ludzi i tem groźniejszych w tej miejscowości, wystawionej na wpływ klimatu tropikalnego. Wprawdzie kilku pracowników przypłaciło życiem wykonanie tego niebezpiecznego dzieła, ale przykrych tych wypadków nie można nigdy uniknąć, a zresztą dla Amerykanów są one detalem, którym nikt się nie przejmuje zbytnio. Amerykanie bardziej troszczą się o ludzkość niż o poszczególne jednostki. Zresztą sam Barbie Kane był przeciwnego zdania i manifestował je przy każdej sposobności. To też dzięki gorliwej jego opiece, dzięki osobistej interwencji w trudnych wypadkach, a wreszcie dzięki jego wynalazczości i przezorności przeciętna liczba nieszczęśliwych wypadków nie przekroczyła normy ustalonej w innych krajach. A między innymi Francji, gdzie jedna katastrofa wypada na każde 20 tysięcy franków wydanych na jakąś pracę. Rozdział 15. Uroczystość odlewania. Podczas tych ośmiu dni, które zajęło wiercenie studni, poczynione zostały wszystkie przygotowania do odlewu Kolumbiady. Cudzoziemiec, przybyły na wzgórze kamieni, byłby bardzo zdziwiony widokiem, który odkryłby się przed jego oczyma. W promieniu 600 jardów od studni wznosiło się teraz 120 wielkich pieców służących do odlewania żelaza, a zaledwie odległość kilku metrów dzieliła jeden z nich od drugiego. Wszystkie one zbudowane były według tego samego planu, a długie ich kwadratowe kominy dziwnie sprawiały wrażenie. J.T. Maston zachwycał się tą architekturą, gdyż przypominała mu ona Waszyngton i jego pomniki. Dodać trzeba, że nie istniało dla nich nic piękniejszego nawet w Grecji, gdzie zresztą, jak mówił, nigdy nie był. Stosownie do uchwały powziętej na trzecim posiedzeniu komitetu, do odlewu Kolumbiady miało być użyte szare lane żelazo. Metal ten jest rzeczywiście niezwykle trwały, a przy tym bardzo łatwy do dalszej przeróbki. Nadaje się też najlepiej do dużych odlewów, jak armaty, cylindry, do maszyn parowych, prasy hydrauliczne itd. Ale metal po pierwszym przetopieniu nie jest jeszcze dość czysty. Zawiera dużą mieszankę ziemi, należy go więc przetopić powtórnie, przeczyścić lepiej i przerafinować. To też ruda przeznaczona na odlew Kolumbiady przytapiana była uprzednio pod wysokim ciśnieniem w wielkich piecach zakładów Goldspring i w tym stanie wysłano przygotowany już materiał na wzgórze kamieni. Ale żelaza tego potrzeba było 136 milionów funtów. Była to ilość, którą zbyt trudno byłoby transportować koleją. Cena przewozu dwukrotnie przewyższyłaby wartość materiału. Wynająca więc w New Jorku okręty i naładowano je żelazem. Okrętów tych było ogółem 68, a pojemność każdego z nich wynosiła 1000 ton. Cała ta flota opuściła 3 maja port w New Jorku, wypłynęła na ocean wzdłuż wybrzeży Amerykańskich, posuwała się kierunkiem kanału Bahama. Okrążyła Florydę i 10 maja przed kanał Espiritu Santo zawinęła bez uszkodzeń do portu Tampa Town. Ładunek okrętów przeniesiono na wozy kolejki podmiejskiej i w połowie miesiąca cała ta olbrzymia masa żelaza znajdowała się już na miejscu swego przeznaczenia. Zrozumiałem jest teraz, że dla przetopienia takiej ilości metalu potrzeba było co najmniej tych 120 wielkich pieców, jakie przygotował inżynier Manchison. Każdy z tych pieców mógł pomieścić około 140 tysięcy funtów metalu. a wzór do nich służyły piece, w których odlewano słynne armaty Rodmana. Każdy piec posiadał dwa palniska z przodu i z tyłu, by ogrzewanie było wszędzie jednakowe, a były one zbudowane z cegły ogniotrwałej i składały się jedynie z rusztu, na którym palił się węgiel kamienny, i z łożyska, na którym topił się metal. Łożysko to ustawione pochyło pozwalało metalowi spływać do basenów. Stamtąd dwustronnie rynnami spływał on do studni. Nazajutrz po skończeniu robót murarskich i wiertniczych, Barbicane przystąpił do konstruowania formy wewnętrznej. Chodziło o wzniesienie w centrum studni cylindra, mającego 900 stóp długości i 9 szerokości, który wypełniałby dokładnie wnętrze lufy działa. Cylinder ten składał się z mieszaniny gliny i piasku ze słomą i sianem. Przestrzeń powstała między cylindrem i obmurowaniem miała być zapełniona roztopionym metalem, z którego utworzą się ściany armaty o sześciu stopach szerokości. A żeby utrzymać równowagę cylindra był on podparty sztabami żelaznymi i miejscami umocowany również żelaznymi belkami. Podczas odlewu poprzeczne te belki spoiły się z misą metalu, co nie przedstawiało żadnych trudności. Prace te ukończono 8 lipca i na dzień następny naznaczono rozpoczęcie odlewu. Będzie to wielka uroczystość, rzekł J.T. Maston do swojego przyjaciela Barbicane'a. Bez wątpienia, odpowiedział Barbicane, ale nie dla publiczności. Jak to? Nie otworzy pan wrót dla każdego, kto zechce podziwiać nasze dzieło? Spodziewam się, mój Mastonie. Odlew Kolumbiady to sprawa delikatna, że nie powiem niebezpieczna i wolę, by się ona odbyła przy zamkniętych drzwiach. Przy wyrzucaniu pocisku może być uroczystość, jeśli kto chce, ale nie wcześniej. Prezes miał rację. Przy odlewie powstać mogły nieprzewidziane niebezpieczeństwa, napływ publiczności utrudniłby tylko walkę z nimi. Lepiej było zachować swobodę ruchów. Nikt też nie został dopuszczony do warsztatów, za wyjątkiem delegacji członków dżin klubu, która przybyła umyślnie na ten dzień do Tampa Towna. Przybył więc i Billsby, i Tom Hunter, i pułkownik Bloomsbury, i major Elphiston, generał Morgan i wszyscy ci, dla których dzień odlewu kombiady był prawdziwą uroczystością. J.T. Maston ofiarował się im jako przewodnik i nie krył przed nimi żadnego szczegółu. Zaprowadził ich wszędzie: do magazynów, do warsztatów i do maszyn. Zmusił ich, by zwiedzili po kolei wszystkie 120 pieców. Przyznać trzeba, że przy setnym byli oni już dość dobrze zmęczeni. Odlew miało się odbyć punktualnie o godzinie 12. W przeddzień każdy piec został naładowany 140 tysiącami funtów metalu w sztabach ułożonych w kozły, by ciepłe powietrze mogło wszędzie przenikać swobodnie. Od wczesnego ranka 120 kominów wybuchało potokami ognia i dymu, a ziemia zdała się drżeć od podziemnych grzmotów. By roztopić 68 ton metalu. Trzeba było spalić taką czy ilość węgla, z którego unosiły się gęste obłoki czarnego dymu. Upał stał się nie do zniesienia w pobliżu tych pieców, których sapanie podobne było do grzmotu piorunu. Zastosowano wprawdzie potężne wentylatory, pomimo to jednak atmosfera stawała się coraz cięższą. Operacja musiała być wykonana szybko, by się udać. Na sygnał dany wystrzałem z armaty musiały być otworzone wszystkie piece jednocześnie i wypróżnione jak najszybciej. Po wydaniu tych dyspozycji majstrowie i robotnicy oczekiwali z bijącym sercem oznaczonej chwili pełni niepokoju i niecierpliwości. Każdy był na swym miejscu i przy swej pracy. Barbicane i jego towarzysze stojąc na wzniesieniu czekali również na sygnał. Przed nimi stała gotowa do strzału armata na znak, który miał jej wydać inżynier. Kilka minut przed południem pierwsze strumienie metalu wypłynęły z pieców, zbiorniki napełniły się zwolna, ale nie otwierano ich jeszcze, by przez ten czas roztopiony metal mógł się dostatecznie przeczyścić. Wybiło południe i jednocześnie rozległ się wystrzał armatni, który błyskawicą rozprół obłoki. Otworzyło się jednocześnie 1200 otworów, z których 1200 strumieniami popłynęło czerwone roztopione żelazo. Gdy podbiegły one do kraju studni, z hukiem zaczęły spadać w dół na głębokość 900 stóp. Był to moment wspaniały i wzruszający. Ziemia drżała, gdy strumienie płynnego żelaza, wyrzucając kłęby czarnego dymu, spływały po wilgotnym murze, wyciskały z niego wilgoć i kłębami pary wyrzucały ją na zewnątrz. Sztuczne te oboki wzbijały się w górę, tworząc coś w rodzaju wulkanu z unoszącymi się nad nim kłębami dymu. Jakiś dziko, zbłądzący dokoła wzgórza kamieni mógłby przypuścić, że w środku Florydy powstał nowy wulkan. A przecież nie był to ani wybuch krateru, ani trąba powietrzna, ani burza, ani żadna z tych strasznych katastrof, które zdolna jest wywołać natura. Nie, to człowiek stworzył te opary rdzawe, te płomienie gigantyczne, te grzmoty podziemne, podobne do trzęsienia ziemi, te pomruki, poszumy wichrów, i jego to ręka wlewała w odmęt wykopany przez nią samą, całą niegarę płynnego metalu. Rozdział szesnasty. Kolumbiada. Czy odlew udał się? Na to pytanie można było odpowiedzieć tylko przypuszczeniami. Wszystko zdawało się mówić zatem, że operacja udała się, gdyż forma pochłonęła całą przeznaczoną ilość metalu. W każdym razie nic stanowczego na razie nie można było powiedzieć. Gdy major Rodman odlewał swoją 600-funtową armatę, chłodzenie odlewu trwało okrągłe 15 dni. Ile czasu będzie potrzebować ta monstrualna kolumbiada otoczona kłębami pary i znajdująca się w masywnym obmurowaniu? Trudno było obliczyć. Niecierpliwość członków Dżin klubu wystawiona była przez ten czas na ciężką próbę. Ale na to nie było rady. J.T. Maston mało co nie upiekł się przez swą ciekawość, gdyż za wszelką cenę chciał się zbliżyć jak najbardziej do armaty, która ciągle jeszcze robiła wrażenie rozpalonego pieca. Piętnaście dni po odlewie olbrzymi słup dymu unosił się nad nią, a ziemia paliła w promieniu dwustu kroków. Dni przechodziły jedne za drugim, upływały już tygodnie, a olbrzymi cylinder buchał ciągle jeszcze żarem. Nie można było ciągle jeszcze zbliżyć się do niego. Członków gym klubu pożerała niecierpliwość i niepokój. – Oto mamy dziś 10 sierpnia – rzekł pewnego ranka J.T. Maston. W zaledwie cztery tygodnie dzielą nas od ostatecznej daty, a pozostaje nam jeszcze opróżnienie kolumnady z piasku i naładowanie jej prochem, a poza tym tyle innych jeszcze rzeczy. Stanowczo nie zdążymy. Przecież zbliżyć się nawet nie można do armaty. Czy ona się kiedyś ochłodzi? To nieszczęście. Próbowano uspokoić niecierpliwego sekretarza, ale on powtarzał uparcie swoje. Barbicane nie mówił nic, ale milczeniem pokrywał głuche rozdrażnienie – Stanąć wobec przeszkody, którą tylko czas może usunąć, a ten czas był najzaciętszym wrogiem i na jego łaskę i niełaskę były zdane losy całego przedsięwzięcia. Tymczasem codzienne obserwacje wykazywały pewne zmiany na lepsze. Około 15 sierpnia opary zaczęły maleć i żednąć. W kilka dni potem ziemia wydawała już tylko lekką mgłę, jakby ostatnie tchnienie tego potwora zamkniętego w kamiennej trumnie. Zwolna chłodność zaczęła przyległa ziemia. Niecierpliwi stali się już podejść bliżej. Wreszcie, 22 sierpnia, Barbie Kane, jego towarzysze i inżynier mogli już siedzieć spokojnie na wystającym ponad ziemię wylocie działa, choć przyznać trzeba, że mieli wrażenie, jak gdyby siedzieli na piecu. Nareszcie! – zawołał prezes Gin klubu, odetchnąwszy z widoczną ulgą. Praca została podjęta jeszcze tego samego dnia. Przystąpiono do usuwania wewnętrznej formy w celu oczyszczenia lufy działa, Topór, kilof i łopata pracowały bez przerwy. Glinasto, ziemia i piasek utworzyły pod wpływem gorąca masę niezwykłej trudności. Przy pomocy maszyn usunięto jednak tę masę gorącą, jeszcze tam, gdzie stykała się bezpośrednio z metalem. Wydobytą ziemię usuwano szybko na wózkach poruszanych przez małą lokomotywę, a praca ta szła tak szybko, zapał był tak ogólny, Przynaglania i zachęty Barbie poparte dolarowymi argumentami były tak wymowne, że już 3 września znikły wszelkie ślady wewnętrznej formy. Natychmiast wzięto się do wygładzania wnętrza armaty. Ustawiano potężne maszyny, których olbrzymie dłuta ścinały wszystkie nierówności od lewo. W kilka tygodni wewnętrzne ściany olbrzymiej rury nabrały ściśle cylindrycznej formy i zostały odpolerowane do połysku. Wreszcie, 22 września, akurat w rok po ogłoszeniu słynnej propozycji prezesa Barbicane'a, olbrzymie działo dokładnie matematyczną ścisłością ustawiono pionowo gotowe było do strzału. Oczekiwano tylko na księżyc, ten jednak nie mógł się spóźnić na oznaczoną chwilę. Radość JT Mastona nie miała granic. Pewnego dnia omal nie wpadł on do wnętrza armaty, tak się zapatrzył w jej głębie. Bloomsbury zdołał go powstrzymać jedną ręką, która mu pozostała. Inaczej bowiem nieszczęśliwy sekretarz dżin klubu, jak nowy Herostrat, byłby znalazł śmierć w głębi Kolumbiady. Armata więc była już skończona. Nie było żadnej wątpliwości co do doskonałego jej wykonania. 6 października kapitan Nichol wypłacił prezesowi Barbicanowi dwa pierwsze wygrane zakładu, czyli 3000 dolarów, które Barbikajny zapisał na rachunek dochodów klubu. Można było przypuszczać, iż gniew kapitana Nichola dochodził teraz do ostatnich granic i stawał się już prawie chorobą. Pozostawały wprawdzie jeszcze trzy zakłady do rozegrania o 3, 4, pięć tysięcy dolarów i gdyby kapitan wygrał choć dwa ostatnie, byłby zrobił wcale niezły interes. Ale chodziło mu właściwie nie tyle o pieniądze. Co o sukces odniesiony przez rywala, który potrafił odlać armatę o takiej sile, że przyznać to musiał, nie oparłyby jej się żadne opancerzenia, i to było dla niego ciosem. Począwszy od 23 września w Zgórze Kamieni zostało na oścież otwarte dla publiczności, która, jak się tego można było spodziewać, napływać zaczęła gromadnie. Ze wszystkich zakątków Stanów Zjednoczonych niezliczone tłumy zjeżdżać się teraz zaczęły do Florydy. Miasto Tampa Town wzrosło znacznie podczas tego roku i posiadało teraz już 150 tysięcy ludności. Siecią ulic, połączywszy się najpierw z Portem Bruk, wyciągnęło się ono następnie na wąskim klinie ziemi dzielącym dwa zagłębienia Zatoki Espiritu Santo. Nowe dzielnice, nowe place. Cały las nowych gmachów i domów wyrósł nagle na pustym dotąd wybrzeżu, po którym hulało jeno słońce. Powstawały całe towarzystwa, które sfinansowały budowę kościołów, szkół i domów prywatnych, i w niespełna rok miasto zmieniło się nie do poznania. Jankes jest z urodzenia kupcem i wszędzie, gdzie rzuci go los, w strefach lodowych czy w strefach tropikalnych, szuka on przede wszystkim interesu. To też wielu przybyszów, którzy przyjeżdżali do Florydy jedynie po to, by przyjrzeć się pracom Clubu, zainstalowawszy się w Tampa, zwolna wciągnęło się w rozmaite przedsiębiorstwa handlowe. Okręty, na których zwożono materiał i robotników, ożywiły znacznie ruch w porcie. Niebawem inne okręty o rozmaitym tonażu naładowano żywnością i przeróżnymi towarami zawijać zaczęły do cichego nigdyś portu. Rozmaite firmy zaczęły otwierać tu swoje oddziały i składy, i życie miasta zabiło przyspieszonym tętnem. Jednocześnie Tampa otrzymało połączenie kolejowe z południowymi stanami Unii. Najpierw połączono Mobile z Pensacola, ogromnym arsenałem morskim południa. Następnie z tego ważnego punktu przeprowadzono nową linię do Tallahassee, gdzie wychodziła już krótka, bo zaledwie 22 milowa linia łącząca Tallahassee z St. Marks, leżącym nad brzegiem morza. Tento punkt kolejowy połączono z Tampa Town, ożywiając lub wyrywając z uśpienia cały pas ziemi w środkowej Florydzie. To też dzięki wszystkim tym cudom przemysłu powołanym został do życia pewnego pięknego dnia przez genialny pomysł jednostki Tampa przybrała ostatecznie wygląd wielkiego miasta. przezywana ją teraz miastem księżycowym, i zaćmiło ono zupełnie dawną stolicę Florydy. Zrozumiałą staje się też wielka konkurencja, jaka w swoim czasie wybuchła między Teksasem a Florydą, i oburzenie delegatów Teksasu, gdy wybór dżin klubu padł na ich rywalkę. Rozumieli oni już wówczas, ile zyska kraj, na którego ziemi ucieleśni się projekt Barbicane'a i ile korzyści przyniesie mu ten jeden wystrzał. Teksas stracił sposobność, by stać się ośrodkiem handlowym, posiadać ważne węzły kolejowe i podwoić od razu liczbę swej ludności. Wszystkie te korzyści przypadły teraz w udziale nędznemu Półwyspowi Florydyjskiemu, rzuconemu jak kruchy pomost między fale Zatoki i odmęty Oceanu Atlantyckiego. To też mieszkańcy Teksasu tak samo nienawidzili teraz Barbicayna, jak niegdyś generała Santa Anna, który rozbił ich armię. Nowi mieszkańcy Tampa Town. Choć opanowani przez szał przemysłowy i handlowy, zaangażowani w setkach nowych przedsiębiorstw, nie przestawali jednak interesować się tym, co się działo na wzgórzu kamieni. Najdrobniejszy szczegół: każde niemal uderzenie kilofa było tematem codziennych rozmów. Każdy mieszkaniec uważał za swój obowiązek, choć raz na dzień odwiedzić wzgórze, to też na drodze prowadzącej do niego rojno było zawsze. Szły nią niekończące się nigdy procesje. Można było już przewidzieć, że w dzień wystrzału napływ widzów dosięgnie milionów, bo teraz już zjeżdżali się oni gromadnie ze wszystkich zakątków świata i zdawać się mogło, że wreszcie cała Europa wyemigruje do Ameryki. Trzeba jednak przyznać, iż do tej chwili ciekawość ludzka otrzymała bardzo skromny karm. Wielu liczyło na chwilę odlewu, tymczasem nie widzieli nic, prócz kłębów dymu. Było to zbyt mało dla ludzi, którzy przybywali z krańców. Ale Barbicane nie chciał wpuścić nikogo za ogrodzenie fabryczne. Powstawały stąd niezadowolenia, protesty, gniewano się na prezesa, posądzano go o absolutyzm, jego sposób postępowania nazywano nieamerykańskim. koła ogrodzenia powstawały formalne bunty, ale Barbicane, jak to wiemy, był niewzruszony w swych postanowieniach. Gdy jednak kolumbiada była już zupełnie skończona, zakaz wstępu nie mógł być nadal utrzymywany. Byłoby to niesłusznym, więcej nawet niebezpiecznym wystawiać ludzką ciekawość na dalsze próby. Barbicane kazał więc otworzyć drzwi dla wszystkich, a wiedziony zmysłem praktycznym postanowił obłożyć podatkiem ciekawość ludzką. Obejrzenie olbrzymiej Kolumbiady było już wielką atrakcją, ale dostać się na jej dno było dla Amerykanów rozkoszą, która nie miała równej na świecie. To też nie było przybysza, który odmówiłby sobie przyjemności zwiedzenia wnętrza tej metalowej przepaści. Wygodne windy poruszano parą, pozwalały zwiedzającym opuścić się na samo dno armaty. Pierwszego dnia, gdy windę oddano do użytku publiczności, panował koło niej ścisk nie do opisania. Kobiety, dzieci i starcy wszyscy uważali za swój święty obowiązek, by do głębi przejrzeć tajemnice olbrzymiej armaty. Cena biletu wynosiła 5 dolarów od osoby, a pomimo to, w ciągu dwóch miesięcy, które poprzedzały wystrzał, napływ zwiedzających był tak wielki, iż bilety przyniosły Dżin klubowi okrągłe pół miliona dolarów. Naturalnie pierwszymi, którzy zwiedzili wnętrze Kolumbiady, byli członkowie Dżin Clubu, którym to wyróżnienie słusznie się należało. Uroczystość ta odbyła się 25 września. Do windy wsiedli prezes Barbie Kane, J.T. Maston, major Elphiston, generał Morgan, pułkownik Bloomsbury, inżynier Marchinson i inni najwybitniejsi członkowie sławetnego klubu. Ogółem 12 osób. Było jeszcze dobrze ciepło w głębi tej ogromnej żelaznej rury. Duszono się niemal. Ale co za radość. Ile zachwytu. Stół nakryty na 12 osób był ustawiony na dwie kolumbiady, której wnętrze oświetlono za pomocą elektryczności. Wyśmienite i liczne dania, które zdało się spadły z nieba, zjawiały się kolejne na stole biesiadnym. Najlepsze wina Francji lały się potokiem podczas tej uczty, wydanej tak głęboko pod ziemią. Wycholono moc toastów na cześć kuli ziemskiej i jej satelity, gin klubu i Stanów Zjednoczonych. Pito za pomyślność przedsięwzięcia i nawiązania stałych stosunków z księżycem. Wszystkie te okrzyki i wiwaty płynęły na falach akustycznych ku górze z siłą gromu wybiegały z jej wylotu, a nieprzebrany tłum ludzi zebrany dookoła wzgórza kamieni łączył swe okrzyki i drgnienia serca z entuzjazmem biesiatników, ucztujących na dnie olbrzymiej kolumbiany. J.T. Maston nie posiadał się z radości. Trudno było ustalić, czy krzyczał on więcej niż gestykulował i czy pił więcej niż jadł, w każdym razie nie oddałby tego momentu za koronę cesarską i gdyby w tej chwili nabito armatę pozwoliłby się raczej wystrzelić w przestwór nieba niż wynieść na powierzchnię ziemi. Rozdział 17. Telegram Prace podjęte przez dżin Club były już właściwie skończone. Do chwili jednak, w której olbrzymi pocisk miał się udać w podróż powietrzną ku księżycowi, pozostawało jeszcze dwa miesiące. Niecierpliwość ogólna była wystawiona na ciężką i trudną próbę. Dotychczas najmniejsze zdarzenie podawane było codziennie przez dzienniki, które pożerano z całą pasją. Obecnie trzeba się było obawiać, że ta dywidenda w postaci codziennych emocji wypłacana rzeszą bezinteresownych akcjonariuszów dżin klubu zmniejszy się znacznie i drżany już na myśl lotem. Ale obawy te były płonne, bo to zdarzył się wypadek najmniej przewidywany przez kogokolwiek, nieprawdopodobny zgoła i fantastyczny w swej osnowie. Wypadek ten podniecił na nowo powszechne zainteresowanie sprawą i do głębi poruszył wszystkie umysły. 30 października o godzinie 3, minut 3:47 przez Walencję w Irlandii i Nową Zelandię nadszedł pod adresem prezesa Barbicane'a niezwykły telegram. Prezes Barbicane'y rozerwał kopertę, przeczytał depeszę i, choć jak mało kto umiał, on panować nad sobą, wargi jego zbladły, oczy zamgliły mu się po przeczytaniu 20 słów telegramu. Oto dokładny tekst depeszy, która do tej chwili znajduje się w archiwum Gin Clubu. Francja, Paryż, czwarta rano. Prezes Barbicane, Tampa Town, Florida, Stany Zjednoczone. Zmienić kulistą formę pocisku na cylindryczną. Pojadę w nim, przybędę okrętem Atlanta. Michał Ardan. Rozdział osiemnasty. Podróżny z Atlanty. Gdyby ta piorunująca wiadomość przybiegła nie po drutach telegraficznych, ale zwyczajnie pocztą, gdyby nie przeszła przez ręce urzędników francuskich, irlandzkich, amerykańskich, Barbicane nie zawahałby się ani chwili. Byłby zniszczył list choćby dlatego, by nie kompromitować swego dzieła. Wszak depesza ta mogła być mistyfikacją, zwykłym żartem, zwłaszcza że pochodziła ona od jakiegoś Francuza. Czy jest to możliwe, by znalazł się człowiek, w którego umyśle zrodziłaby się myśl podobnej podróży? A jeśli znalazł się taki człowiek, to musi być wariat, którego należałoby raczej zamknąć w celi szpitalnej niż w kuli armatniej. Ale treść depeszy była już znana, gdyż biura telegraficzne nie odznaczają się zbytnią dyskrecją, i o propozycji Michała Ardana mówiono już wgłośno w Stanach Zjednoczonych. Nie było więc racji ukrywać ją. Barbicane zebrał więc swych kolegów obecnych w Tampa Town i, nie zdradzając się z własnymi przypuszczeniami, nie wchodząc w ocenę propozycji, odczytał chłodno, lakoniczny tekst depeszy. Niemożliwe, nieprawdopodobne, pusty żart, kpiny, śmieszne, nonsens. Lała się gama wykrzykników służących do wyrażenia powątpiewania, niedowierzania, obawy przed mistyfikacją była pierwszą odpowiedzią na dziwną propozycję nieznajomego. Śmiano się, wzruszano ramionami, dziwiono i oburzano, potem znów wybuchano śmiechem. Jednemu tylko J.T. Mastonowi propozycja przypadła widocznie do gustu. To jest pomysł, wołał. Tak, odpowiedział major. Ale jeśli nawet komuś wolno jest mieć podobny pomysł, to chyba pod warunkiem, by nie myślał nigdy o jego urzeczywistnieniu. A to dlaczego? upierał się sekretarz dżin klubu. gotowy już do wszczęcia dyskusji ale nikt nie chciał się w nią wdawać. Nazwisko Michała Ardana powtarzano sobie już tymczasem w całym Tampa Town. Przybysze i miejscowi spoglądali na siebie pytająco, uśmiechali się i pokpiwali sobie jakiś Europejczyk. A może jest to tylko jakaś zjawa, duch nieczysty, a pokutujący? Jeden tylko J.T. Maston mógł uwierzyć w jego istnienie. Gdy Barbie Kane zaproponowałby zbudować dzieło, które wyrzuciłoby pocisk na Księżyc, każdy rozumiał, że był to pomysł realny i wykonalny, po prostu trudny eksperyment artyleryjski. Ale by jakiś rozsądny człowiek kazał się wsadzić do pocisku i chciał odbyć w nim fantastyczną podróż na Księżyc, to wydawało się wszystkim żartem, mistyfikacją. Od zwykłych Hamburg, który Europejczycy przenieśli do swych słowników, by następnie raczyć Amerykanów najpiękniejszymi ucieleśnieniami tego zapożyczonego od nich wyrażenia. Kpiny i śmiechy trwały bez przerwy do wieczora i zdawało się, że całe Stany Zjednoczone dostały napadu śmiechu, co było tym dziwniejszym, że Ameryka jest krajem, w którym najdziwniejsze pomysły znajdują zawsze zwolenników i stronników. Pomysł Michała Ardana, jak każda zresztą nowa myśl, tylko w pierwszej chwili wywołał wesołości drwiny. Po trochu zaczęto się z nim oswajać. Przypomniano sobie, ile idei ośmieszanych zrazu stawało się następnie rzeczywistością. Pytano, dlaczego podobna próba nie miałaby być kiedyś podjętą. Tak, ale w każdym razie człowiek, który by się zdecydował na coś podobnego, musiałby być wariatem i lepiej by zrobił, gdyby wcale nie występował ze swoim projektem, który go tylko ośmiesza. Bo nie można go przecież brać na serio. Ale przede wszystkim czy człowiek ten istnieje? To jest pytanie. Nazwisko Michała Ardana nie było nieznanym w Ameryce. Należało ono do pewnego Europejczyka, znanego ze swych odważnych podróży. Następnie telegram w krótkich, stanowczych słowach, mieszczący cały tak dziwaczny plan, a wreszcie podanie okrętu, na którym człowiek ten przyjedzie już zapewne do Ameryki i oznaczenie daty przyjazdu. To wszystko nadawało całej sprawie cechy prawdopodobieństwa. Trzeba było czekać. Tymczasem jednak jednostki zaczęły się wiązać w grupy. Grupy te, jak atomy, obdarzone siłą atrakcyjną, wiązały się ze sobą i mocą wspólnego zainteresowania przyciągały nowe jednostki. I wreszcie stworzył się z nich tłum zwarty i zagrzewający się coraz bardziej własnym zapałem, który udał się do mieszkania prezesa Barbicaina. Prezes od chwili otrzymania depeszy nie wypowiedział się ani za projektem Michała Ardana, ani przeciw niemu. Nie podtrzymywał zdania J.T. Mastona, ale też nie zaoponował. Postanowił milczeć i czekać, jaki obrót weźmie sprawa. Gdy jednak spostrzegł pod swymi oknami całą niemal ludność Tampa Town, zrozumiał powód tej manifestacji i nie umiał ukryć swego niezadowolenia. Wkrótce potem okrzyki i głośne szemrania zmusiły go do ukazania się tłumowi. Oswoił się już z tym, że sława wkłada pewne obowiązki, często nawet bardzo przykre i rad, nierad poddawał się losowi. Wyszedł więc. Zaległa cisza, a pewien obywatel zabrał natychmiast głos i postawił prezesowi następujące pytanie. Czy osoba podpisana w depeszy imieniem i nazwiskiem Michała Ardana znajduje się rzeczywiście w drodze do Ameryki, czy też nie? Panowie, odrzekł Barbican, wiem o tym tyleż, co i wy. To trzeba wiedzieć ozwały się licznie zniecierpliwione głosy. Czas wyjaśni tę zagadkę odpowiedział chłodno prezes. To jednak do tego czasu nie można trzymać całego kraju w niepewności ciągnął dalej przygodny mówca. A czy kazał pan zmienić formę pocisku? Jeszcze nie, moi panowie ale przyznaję wam słuszność. Telegraf, który sprawił nam tyle emocji, powinien rozjaśnić tę zagadkę. Chodźmy do Urzędu Telegraficznego wołał tłum. Prezes Barbicane wyszedł na ulicę i na czole tłumu skierował się ku urzędowi telegraficznemu. W kilka chwil potem wysłany został do Urzędu Morskiego w Liverpoolu telegram z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie: Kiedy odpłynął okręt Atlanta? Czy na jego pokładzie znajduje się pewien Francuz z nazwiskiem Michał Ardan? Po upływie dwóch godzin prezes Barbicane otrzymał dokładną odpowiedź, która nie dawała już pola do żadnych wątpliwości. Okręt Atlanta opuścił port w Liverpool 2 października w kierunku Tampa Town, wioząc na swym pokładzie Francuza zapisanego w księdze podróżniczych pod nazwiskiem Michała Ardana. Po otrzymaniu tego potwierdzenia faktów podanych w pierwszej depeszy oczy prezesa zabłysły iskrami zadowolenia, zacisnął pięść i słyszano jak usta szeptały: A więc to prawda, więc to możliwe, Francuz istnieje i za dwa tygodnie będzie już tutaj. Ależ to musi być wariat, obłąkany. Nigdy nie pozwolę na to. Pomimo to tego samego dnia wieczorem prezes Barbicane napisał do firmy Brenville list z poleceniem, by wstrzymano do dalszych dyspozycji odlewania pocisku. Któż opisze teraz emocje, jaka opanowała całą Amerykę? Przeszła ona dziesięciokrotne wrażenie wywołane przez opublikowanie projektu Barbicana. Pisma Stanów Zjednoczonych pełne były komentarzy i entuzjazmu dla bohatera, który przybywał na ziemię amerykańską. Liczono już godziny, minuty, sekundy. Zarzucono pracę. Handel zamarł, okręty gotowe do odjazdu stały w porcie, oczekując przybycia Atlanty. Zatoka Spiritu Santo pełna była okrętów, statków, żaglowców, jachtów, które tysiącami całymi przewoziły podróżnych. Ludność tam Town potroiła się w ciągu piętnastu dni i nie było gdzie pomieścić tylu gości, Obozowali więc oni na polu, w prowizorycznych barakach i szałasach. 20 października o godzinie 9 rano wieże wartownicze kanału Bahama sygnalizowały duże kłęby dymu na horyzoncie. W dwie godziny później ogromny parowiec zamienił z nimi sygnały porozumiewawcze. Do Tampa Town natychmiast wysłano depesze z zawiadomieniem o zbliżaniu się Atlanty. O godzinie czwartej statek angielski zawinął do zatoki Espiritu Santo. O godzinie piątej minął zatokę Hillsborough o szóstej wpłynął do portu Tampa. Kotwica nie zdążyła jeszcze dosięgnąć dna, gdy Atlantę otoczyło ze wszystkich stron pięćset łodzi i parowiec został wzięty szturmem. Prezes Barbicane wszedł pierwszy na pokład i głosem, w którym czuć było hamowane wzruszenie, zawołał. Michał Ardan. Obecny, odpowiedział głos z tłumu. Barbicane ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, z wejrzeniem, z którego strzelało sto pytań, ale niemy, przyglądał się bacznie pasażerowi Atlanty. Był to człowiek lat około czterdziestu dwóch, ale przygarbiony już nieco, jak te kariatydy, które na swych ramionach niosą balkony. Duża jego głowa, hardo odrzucona w tył, porośnięta była płowym włosem, który jak grzywa lwia połyskiwał od słońca. Twarz krótka, szeroka w policzkach, o krótkim, nastroszonym wąsie i małe okrągłe oczy kompletowały tę brzydką na ogół twarz. Ale za to nos miał rysunek szlachetny. Usta składały się w wyjątkowo miły wyraz, wysokie czoło, inteligentne i porane jak pole, które nie leży odłogiem, zdradzało w tym człowieku bujną i niespokojną myśl. Głowa wspierała się na torcie, wspaniale zbudowanym i osadzonym na długich nogach. A muskularne ramiona mówiły, że nie zlanego, ale skutego żelaza były. Zwolennicy Lawatera czy Gratioleta bez trudu wyczytaliby z czaszki tego człowieka i fizjonomii niewątpliwe cechy odwagi w niebezpieczeństwie i energię w przełamywaniu przeszkód, jak również zamiłowanie do rzeczy niezwykłych i nadludzkich. Przeciwnie, rysom tym brakowało garbów chciwości, żądzy posiadania i zdobywczości. By skompletować zewnętrzny wygląd pasażera Atlanty musimy dodać, iż nosił on ubranie szerokie, wygodne i koszulę z otwartym kołnierzem, lekko związaną czarnym, rozwiewającym się krawatem. Na pokładzie parowca wśród otaczającego go tłumu Arden ani chwilę nie stał spokojnie. Chodził z miejsca na miejsce, gestykulował, zacierał ręce, rozpychał ludzi. Słowem był to oryginał, których Bóg tworzy czasem w chwilach fantazji i rozbija formę po wykonaniu jednego odlewu. Istotnie, osobistość Michała Ardena była ogromnie ciekawym przedmiotem studiów dla analityka. Człowiek ten był w ciągłym podnieceniu. Na siatkówce jego oka wszystko wyolbrzymiało się, nabierało fantastycznych kształtów. Stąd powstawało w nim kojarzenie się olbrzymich pomysłów i przesadne powiększanie wszystkiego prócz trudności i ludzi. Była to natura artystyczna, człowiek o szerokiej, wrodzonej inteligencji, którego mowa nie wyróżniała się może błyskotliwością wyrażeń i zwrotów. Ale podobna była raczej do ognia artyleryjskiego. W dyskusji troszczył się on mało o logikę, a o systematyczne gromadzenie argumentów. Rzucał je jedne po drugich prosto w pierś przeciwnika z nadzwyczajną szybkością, oszałamiał się potokiem, przeplatał osobistymi wycieczkami, zębami i pazorami bronił swego zdania. Chętnie nazywał siebie genialnym ignorantem i gardził uczniom, którzy umieli obmyślać posunięcia figur na szachownicy. Ale nigdy jeszcze nie wygrali żadnej partii. Był to w ogóle cygan z krainy gór i cudów, natura awanturnicza, choć nie awanturnik. Faeton kierujący rydwanem słońca, ikar o przyprawianych skrzydłach. Zresztą nie oszczędzał on nigdy siebie i głową naprzód rzucał się w szalone przedsięwzięcia. Palił swe okręty z obojętnością Agatoklesa i, przygotowany zawsze na przepłacanie żywcem swoich karkołomnych czynów, jak kot, spadał zawsze na nogi. Dewizą jego było francuskie hasło meme. Mimo wszystko, czy wbrew wszystkiemu, a poszukiwanie niemożliwości stanowiło stały bodziec do życia. Ale ta awanturniczość, Ardana, pozbawiona była zupełnie cech zaborczości. Kto nie ryzykuje, ten nic nie ma, powtarzał on często. Ryzykował sam ciągle i ostatecznie nic nie posiadał. Zresztą jak mało kto potrafił on trwonić pieniądze. Kieszeń jego była prawdziwą beczką bez dna. Bezinteresowny i uczynny aż do rozrzutności, miał on złote serce nawet w stosunku do swych przyjaciół i nie umiałby podpisać wyroku śmierci nawet na najzawziętszego swego wroga. Gotów był sama zaprzedać się w niewolę, byle z niej wykupić pierwszego lepszego negra. We Francji, w Europie znali wszyscy tę osobistość rozgłośną, a krzykliwą. Dawał on zresztą ciągle temat do mówienia o sobie, a fama chrypła często w służbie u niego – Żył on ciągle jakby w kryształowym pałacu, a świat cały był powiernikiem najskrytszych jego tajemnic. Rozumie się, że posiadał on również przepyszną kolekcję wrogów, których zresztą nie zranił nigdy, nie obraził i nie uraził nawet, choć musiał ich kiedyś potrącić w przejściu, torując sobie drogę poprzez ludzki tłum. Przeważnie jednak lubiono go i traktowano jak rozpieszczone dziecko. Wszyscy zajmowali się jego szalonymi pomysłami, które dawały im emocje i przyglądali się im bez podziwu może, ale z zainteresowaniem. Wiedziano o nim, że jest tak nierozsądnie odważnym, ale ktoś z jego przyjaciół chciał go powstrzymać, przepowiadając mu katastrofę. Ardan z przemiłym uśmiechem machnął ręką i odpowiadał najpiękniejszym chyba ze wszystkich przysłów arabskich. Las pali się przez swe drzewa. Takim był podróżny z Atlanty, Ruchliwy, niespokojny, podniecony własnym zapałem, zaabsorbowany wewnętrznie czymś i jak w tej chwili nie myślał o tym, czego miał dokonać w Ameryce, lecz coraz to innymi, dalszymi już może projektami. Jeśli czasem zdarzają się wśród typów ludzkich uderzające kontrasty, to jeden z najdziwniejszych tworzyli w tej chwili Francuz Michał Ardan i Jankes Impey Barbicane. choć każdy z nich był na swój sposób odważnym, pomysłowym i przedsiębiorczym. Kontemplacje, w jaką wpadł prezes dżin klubu przy pierwszym spotkaniu ze swym rywalem, który zepchnął go na drugi plan, przerwały okrzyki i wiwaty tłumu. Były one tak gwałtowne, a entuzjazm przybrał formy tak wybuchowe, że Michał Arden, uścisnąwszy co najmniej z tysiąc rąk, które wyciągnęły się ku niemu, zmuszony był schronić się do swojej kajuty. Barbicane podążył za nim, nie mówiąc ani słowa. Pan jest Barbicane! Zapytał Michał Ardan, gdy znaleźli się sami takim tonem, jak gdyby znali się od lat dziecinnych. Tak jest, odpowiedział prezes Gin Clubu. A więc witam pana, panie Barbicane. Jak się pan miewa? Bardzo dobrze, no to chwała Bogu. Bardzo się cieszę. Czy pan jest rzeczywiście zdecydowany puścić się w podróż? zapytał Barbicane bez wszelkich wstępów. Najzupełniej. I nic pana nie powstrzyma? Nic. Czy kazał pan już zmienić formę pocisku stosownie do mojej depeszy? Czekałem na pańskie przybycie, ale. nastawał dalej Barbicane. Czy pan zastanowił się? Zastanawiać się. Czy ja miałem czas do stracenia? Nadarzyła się okazja do zrobienia wycieczki na księżyc. Korzystam z niej, no to wszystko. Zdaje mi się, że nie ma tu się nad czym zastanawiać. Barbicane pożerał oczyma człowieka, który mówił o swym projekcie z taką swobodą, z taką beztroskliwością, jakby tu chodziło o małą wycieczkę w góry. Czy więc ma pan choćby plan tej podróży? Doskonały, mój kochany Barbicane. Nie pozwól pan, że zrobię mu małą uwagę. Wolałbym moją tę historię opowiedzieć raz jednak tak, żeby wszyscy ją słyszeli, żeby wszyscy ją słyszeli i żeby raz z tym skończyć. Uniknę w ten sposób powtarzania się. Zwołaj więc pan wszystkich kolegów, przyjaciół, całe miasto, całą Florydę, jeśli pan chce, nawet całą Amerykę. A ja gotów jestem rozwinąć mój plan i opowiedzieć na wszystkie zarzuty. Bądź pan spokojny, ja im odpowiem. Zgadzasz się pan na to? Po tych słowach prezes opuścił kabinę i podał do wiadomości tłumu propozycję Michała Ardana. Słowa jego były przyjęte okrzykami radości i zadowolenia. To było najprostsze załatwienie sprawy. Każdy będzie mógł widzieć i słyszeć bohaterskiego Europejczyka. Niektórzy jednak spośród bardziej upartych nie chcieli opuścić pokładu Atlanty i spędzili na nim noc. Między innymi pozostał również J.T. Maston, który co chwila i na wszystkie tony wykrzykiwał: To geniusz! To bohater! A my jesteśmy babami w porównaniu z tym Europejczykiem! Prezes Barbicane, wezwawszy tłum do rozejścia się, powrócił do kabiny Ardana i pozostał w niej aż do chwili, kiedy zegar okrętu wydzwonił kwadrans na dwunastą. Dwaj współzawodnicy o popularności uścisnęli sobie serdecznie ręce na pożegnanie, a Michał Ardan był już na ty z prezesem Barbicane'em. Rozdział dziewiętnasty. Wiedz nazajutrz słońce wschodziło zbyt wolno ku ogólnej niecierpliwości. Posądzono je o lenistwo i to w chwili, gdy przyświecać miało takiej uroczystości. Barbikain obawiając się zbyt niedyskretnych pytań, chciał zredukować audytorium do małej liczby przyjaciół i kolegów, ale łatwiej było chyba powstrzymywać napór niagary. Zarzucono więc poprzedni plan i zapowiedziano wiec publiczny. Nowa sala giełdy Tampataon, pomimo swych olbrzymich rozmiarów, okazała się niewystarczającą, gdyż zebranie zapowiadało się jak olbrzymi wiec. Wybrano więc obszerną równinę za miastem i w ciągu kilku godzin osłoniono ją przed natarczywością promieni słonecznych. Na okrętach stojących w porcie znajdowała się ogromna ilość masztów i żagli, z których skonstruowano na prędce olbrzymi szałas. Na wysokich masztach rozpięto gigantyczny baldachim z płucna, który osłonił spaloną równinę przed żarem słońca. 300 tysięcy osób znalazło pod nim schronienie i przez trzy godziny dusząc się z gorąca oczekiwały Francuza. Z tego tłumu widzów zaledwo jedna trzecia mogła coś widzieć i słyszeć. Druga widziała mało i nie słyszała nic. Trzecia zaś nie widziała i nie słyszała literalnie nic. I ta właśnie najgłośniej okliskiwała mówcę. O godzinie trzeciej Michał Ardan zjawił się na mównicy w towarzystwie najznakomitszych członków dżinklubu. Pod prawe ramię prowadził go prezes Barbicane, pod lewe zaś J.T. Maston, bardziej promieniujący niż słońce południa i prawie tak samo buchający żarem jak ono. Ardan ujrzał przed sobą morze czarnych kapeluszy zbitych i stłoczonych w jedną masę, ale nie zdawał się być wcale zakłopotanym. Czuł się jak u siebie w domu. Był wesoły, uprzejmy, uśmiechnięty. Na okrzyki, któremi go przyjęto, odpowiedział zgrabnym ukłonem, potem ręką nakazując ciszę, zabrał głos i odezwał się w te słowa zupełnie poprawną angielszczyzną. Panowie! Pomimo upału pozwoliłem sobie zebrać was tutaj w sprawie projektu, który widocznie was zainteresował. Nie jestem mówcą ani uczonym i nie spodziewałem się, że będę mówił publicznie, ale przyjaciel mój, Barbie Kane, powiedział mi, że sprawi wam to przyjemność i nie chciałem jej wam odmówić. Słuchajcie mnie więc waszymi sześciuset tysiącami uszów i raczcie wybaczyć wymowę i możliwe błędy cudzoziemca. Ten bezpretensjonalny wstęp podobał się ogromnie zebranym, którzy rzęsistmi oklaskami wyrazili swe zadowolenie. Panowie, nie zabrania ma wam wyrażać ani oznak waszego zadowolenia, ani też niezadowolenia. To się rozumie. Teraz więc zaczynam i przede wszystkim nie zapominajcie, że macie tu do czynienia z ignorantem, który ignoruje nawet wszelkie trudności. Otóż temu ignorantowi wydało się, że jest to rzecz prosta, naturalna i łatwa. Kazać się wystrzelić w pocisku armatnim i w ten sposób dostać się na Księżyc. Podróż ta odbędzie się wcześniej czy później, co zaś do wyboru środka komunikacyjnego, to zależeć on będzie od stanu rozwoju techniki. Człowiek zaczął podróżować na czworakach, potem pewnego pięknego dnia na dwunogach, potem w wózku, potem w karecie, potem w dyliżansie, potem w wagonie kolejowym. Moi panowie, pocisk to kareta przyszłości. A planety nie są niczym innym jak pociskami, ręką stwórcy rzuconymi w przestwór. Ale powróćmy do naszego wozu pocisku. Niektórzy z was panowie przypuszczają, że szybkość, jaka zostanie mu nadal, jest nadmierna. Nic podobnego. Wszystkie planety biegną o wiele prędzej i sama Ziemia w jej ruchu dookoła Słońca kręci się wraz z nimi trzy razy prędzej. Oto kilka przykładów. Proszę was tylko, byście mi pozwolili używać w mych przykładach mili francuskiej. Gdyż miary amerykańskie są mi mniej znane i boję się pomyłek przy przyspieszonych przeliczeniach. Nikt nie oponował i mówca ciągnął dalej. Moi panowie. Oto szybkość rozmaitych planet. Zmuszony jestem wyznać, iż pomimo mojej ignorancji znam dość dokładnie tych parę szczegółów z dziedziny astronomii. Zresztą za chwilę będziecie wiedzieli tyleż, co i ja. Dowiedzcie się więc, że Neptun robi 5000 mil na godzinę. Uran 7000. Saturn 8858. Jowisz 11675. Wenus 32 90, Merkury 52 502. Niektóre komety 1 400 000 mil. Czym jest wobec tego szybkość naszego pocisku? Ależ to zabawka. Podróż w nim będzie spacerem, przejażdżką gdy szybkość początkowa pocisku wynosić będzie zaledwie 9900 mil i w dodatku zmniejszać się będzie ciągle. Pytam was się teraz, czy jest tu miejsce na ekstazy? Wszak szybkość tę zwiększą kiedyś inni ludzie sto razy przy zastosowaniu najprawdopodobniej gazu lub elektryczności. Nikt nie zdawał się wątpić w słuszność wywodu Wardana, który mówił dalej. Kochani słuchacze, gdybyśmy mieli wierzyć pewnym umysłom zacofanym, bo tak musimy je nazwać, ludzkość musiałaby żyć w ciasnym kręgu swoich dzisiejszych pojęć i była skazana na to, że wiecznie wegetować będzie na tym globie i nie wznieść się nigdy w przestwór między planety. Byłoby to śmieszne. Udamy się na księżyc, wzniesiemy się na planety, ulatać będziemy w gwiazdy, tak jak obecnie jeździmy z Liverpoolu do New Yorku. Łatwo, szybko, wygodnie, a ocean atmosferyczny przebywać będziemy wkrótce równie łatwo jak oceany Ziemi. Odległość jest pojęciem względnym i kiedyś zostanie sprowadzona do zera. Zebrani, choć pełni zachwytu dla bohaterskiego Francuza, nie umieli jednak pogodzić się z tą zbyt śmiałą teorią. Arden wyczuł to od razu. Słowa moje nie zdają się wam trafiać do przekonania, drodzy moi goście, zaczął znów z uprzejmym uśmiechem. Porozumujemy więc trochę. Wiecie, ile czasu potrzebowałby pociąg pośpieszny, by dostać się na księżyc? 300 dni nie więcej. Odległość wynosi wszystkiego 86 410 mil. Mniej nawet niż 9 razy podróż na około świata. A mało jest marynarzy lub śmielszych podróżnych, którzy nie przebyliby w ciągu swego życia więcej nawet przestrzeni. Zresztą cała ta moja podróż na Księżyc będzie też trwała zaledwie 97 godzin. Tak, bo wam się zdaje, że Księżyc jest bardzo oddalonym od Ziemi, i że ktoś musi się trzy razy przeżegnać, zanim się puści w tę drogę. Ale co byście powiedzieli, gdyby chodziło o udanie się na Neptuna, który jest odległy od Słońca o miliard 147 milionów mil? Mało ludzi mogłoby wykonać tę podróż, gdyby kilometr drogi kosztował choćby pięć sus. Barona Rothschilda wraz z jego miliardem nie byłoby stać na opłacenie biletu i z braku 147 milionów franków pozostałby on w drodze. Ten sposób argumentowania o wiele lepiej przypadł do gustu słuchaczom. Michał Ardan, znakomicie obeznany z tematem, z niezwykłą zręcznością operował bogatym materiałem. Czuł przy tym, że słuchano go chciwie, mówił więc z coraz większą pewnością siebie. Ale, drodzy przyjaciele, ta odległość Neptuna od Słońca nie jest niczym jeszcze, gdy porówna się ją z odległością rozmaitych gwiazd. Istotnie, by podać te odległości, trzeba udać się w świat olbrzymich liczb, z których najmniejsze składają się z dziewięciu cyfr, gdzie milion jest jednostką. Wybaczcie mi, że tak długo zajmuję się tą sprawą, ale posiada ona pierwszorzędne znaczenie. Posłuchajcie i osądźcie. Alfa Centaura odległa jest o 8 tysięcy miliardów mil, Vega o 50 tysięcy miliardów, Arcturnus o 52 tysiące miliardów, Gwiazda Północna o 117 tysięcy miliardów, inne gwiazdy o tysiące i miliony miliardów lat. Czy wobec tego można twierdzić, że te dystansy istnieją? Błąd. Fałsz! Złudzenie! Wiecie, co ja myślę o całym tym wszechświecie, który zaczyna się od Słońca i kończy na Neptunie? Chcecie poznać moją teorię? Jest ona bardzo prosta. Dla mnie cały wszechświat podsłoneczny jest jednym stałym, twardym ciałem. Planety, które go wypełniają, tłoczą się i dotykają wzajem, a przestrzeń, jaka je dzieli, oddzielają tylko komórki najtwardszych składników, jak srebro lub żelazo, złoto lub platyna. Mam więc prawo twierdzić. I powtarzam to z głęboką wiarą, którą i was chciałbym natknąć, że odległość jest pustym wyrazem, że nie istnieje ona. Brawo, słusznie, hurra! wykrzyknęli jednym zgodnym chórem zebrani, podnieceni gestem i akcentem mówcy, śmiałością jego wywodów. Nie! wołał głośniej od innych J.T. Maston. Odległość nie istnieje! i uniesiony zapałem, gestykulując zawzięciem mało nie spadł ze strady. Z trudem jednak utrzymał równowagę i uniknął upadku, który byłby go przekonał w brutalny sposób, że odległość nie jest tylko pustym wyrazem. Mówca tymczasem dowodził dalej. — Drodzy przyjaciele, zdaje się, że wyczerpaliśmy tę sprawę. Jeśli nie przekonałem was wszystkich, to jedynie dlatego, że byłem zbyt nieśmiałym w dowodzeniach, zbyt chwiejnym w wyborze argumentów, że moje teoretyczne wykształcenie jest niewystarczającym. Powtarzam Wam jednak, że odległość Ziemi od jej satelity jest nieznaczną i nie zasługuje na poważne zajmowanie się nią. Nie przypuszczam też, bym się posuwał zbyt daleko w krainę nieprawdopodobieństw, jeśli twierdzę, iż między Ziemią i Księżycem kursować, zaczną niebawem pociągi, pociski, w których wygodnie odbywać się będzie podróż z Ziemi na Księżyc. W pociągach tych nie będzie się odczuwało wstrząśnień czy kołysań. Wykolejenia będą wykluczone i podróż odbywać się będzie bez znużenia, w prostej linii lotem ptaka. Przed upływem lat dwudziestu połowa ludności ziemi zwiedzi już księżyc. Hurra, hurra, niech żyje Michał Ardan, wołali słuchacze nawet spośród najmniej przekonanych. Niech żyje Barbie Kane, odpowiedział skromnie Ardan. Akt ten wdzięczności wobec inicjatora przedsięwzięcia uczynił bardzo miłe wrażenie i zebrani podchwycili z zapałem okrzyk. – Teraz, drodzy przyjaciele, – mówił dalej Michał Ardan, – gdyby ktoś chciał postawić mi jakieś pytanie, proszę się nie krępować, że wprowadzicie mnie w kłopot. Ja zaś będę wam dawał odpowiedzi, na jakie będzie mnie stać. Do tej chwili prezes klizyn klubu był zupełnie zadowolony z przebiegu zabrania. Dyskusja toczyła się dokoła teorii, o której Michał Ardan, unoszony przez swą imaginację i bujny temperament, umiał mówić w sposób przekonywujący – Należało więc uprzedzić, by dyskusja nie dotknęła spraw praktycznych, w których Michał Ardan był widocznie mniej kompetentnym. Barbicane wstał więc i postawił swemu nowemu przyjacielowi pytanie, czy uważa on, iż Księżyc i inne planety są zaludnione. Stawiasz mi, drogi prezesie, bardzo trudne pytanie, z uśmiechem odpowiedział mówca. O ile się nie mylę, wiele bardzo światowych umysłów wypowiedziało się w tej sprawie twierdząco. Z punktu widzenia filozofii i przyrody skłaniałbym się ku temu samemu twierdzeniu. Powiedziałbym, że na świecie nie istnieje nic bezużytecznego. Odpowiadając więc na te pytania innym pytaniem drogi Barbikejny twierdziłbym, że jeśli światy istnieją, są one zaludnione albo były, albo będą. Bardzo słusznie odpowiedziały pierwsze rzędy słuchaczów, których zdanie miało moc prawa dla pozostałych. Trudno byłoby odpowiedzieć na me pytanie z większą logiką i słusznością. – oświadczył prezes dżinklubu. – Sprawa sprowadza się więc do pytania, czy światy posiadają warunki niezbędne do życia. I ja ze swej strony wierzę w to. – A ja jestem tego pewny – odpowiedział Michał Ardan. To jednak – zauważył ktoś z obecnych – istnieją argumenty przeczące temu. Należałoby przypuścić w każdym razie, iż warunki te muszą być odmienne od naszych. Tak na przykład, że mówić będę tylko o planetach. Na jednych ludzie podobni do nas zostaliby momentalnie spaleni, na innych zaś zamrożeni, stosownie do oddalenia ich od słońca. Żałuję niezmiernie, odpowiedział Michał Arden, że nie mam zaszczytu znać osobiście mego oponenta, gdyż postarałbym mu się odpowiedzieć. Uwaga jego nie pozbawiona jest słuszności, choć przypuszczam, że można było z nią walczyć z powodzeniem, jak ze wszystkimi innymi teoriami, które zaprzeczą temu, iż światy są zaludnione. Gdybym był fizykiem, odrzekłbym, że jeśli na planetach bardziej zbliżonych do słońca jest więcej kalorii ciepła i przeciwnie. Na planetach bardziej oddalonych od słońca jest mniej, to proste zjawisko wystarczy, by zrównoważyć ciepło i przystosować temperaturę do organizmów podobnych do naszych. Gdybym był przyrodnikiem, powiedziałbym mu za wieloma znakomitymi uczonymi, że nasza przyroda w świecie zwierzęcym daje nam przykłady i że życie rozwijać się może w bardzo różnorodnych warunkach. Że ryby żyją i oddychają w środowisku śmiertelnym dla innych zwierząt. Że amfibie wiodą dwojaką egzystencję, dość trudną do objaśnienia. Że niektórzy mieszkańcy mórz przebywają w najgłębszych warstwach wód i bynajmniej nie ulegają zmiażdżeniu, choć znajdują się pod ciśnieniem 50 czy 60 atmosfer. Że niektóre zwierzątka wodne nie czuły na temperaturę spotyka się jednocześnie w źródłach bijących wrzącą wodą, jak i w lodach Oceanu Północnego – że wreszcie przyznać trzeba naturze ogromną różnorodność środków działania, często niezrozumiałą, a jednak rzeczywistą, i która wreszcie czyni ją wszechpotężną. Gdybym był chemikiem, powiedziałbym mu, że aerolity, te ciała powstałe bezsprzecznie poza światem ziemskim, wykazują przy analizie niezaprzeczalne ślady węgla i że ta sytuacja powstawać może tylko z tworów organicznych. A według doświadczeń Reichenbacha musiała być kiedyś sama organizmem zwierzęcym. Wreszcie Gdybym był teologiem, odpowiedziałbym mu za świętym Pawłem, że odkupienie obejmować miało nie tylko Ziemię, ale i wszystkie światy podsłoneczne. Ale że nie jestem ani teologiem, ani chemikiem, ani przyrodnikiem, ani fizykiem w kompletnej imienie świadomości praw, które rządzą światem, odpowiedzieć mu mogę tylko, nie wiem, czy światy są zaludnione. A że nie wiem, więc jadę zobaczyć. Czy przeciwnik teorii Michała Ardana miał zamiar przedstawić mu inne argumenty, trudno jest stwierdzić, gdyż rozgłośne okrzyki tłumu zagłoszyły wszystko. Gdy znów nastała cisza, mówca, w poczuciu swego triumfu, uważał za stosowne dorzucić jeszcze następujące zdanie. Rozumiecie, kochani Jankesi, że tak wielkie pytanie nie może tu być rozstrzygnięte z całą stanowczością. Nie przybyłem tutaj, by dawać wykłady publiczne i bronić jakichś tez naukowych. Istnieje jeszcze cała grupa innych argumentów potwierdzających przypuszczenie, że wszystkie światy są zaludnione. Pozostawiam je na stronie. Pozwólcie mi jednak podkreślić jeszcze jeden punkt. Ludziom, którzy utrzymują, że planety nie są zaludnione, trzeba odpowiedzieć: może macie rację. Jeśli jest udowodnionym, że Ziemia jest najlepszym ze światów, ale tak nie jest, choć utrzymywał to Wolter. Ziemia posiada tylko jednego satelity, gdy Jowisz, Uran, Saturn i Neptun mają ich po kilka. A więc jest pod tym względem upośledzona. Ale co czyni jeszcze mniej miły pobyt na niej, to pychlenie jej osi na orbicie. Stąd pochodzi nierówność dni i nocy. Stąd przykra zmienność sezonów. Na nieszczęsnym naszym globie jest albo za gorąco, albo za zimno. Marznie się w zimie i piecze się w lecie. Jest to planeta Katarów, kaszlów i zapaleń płuc. Gdy tymczasem na powierzchni Jowisza, którego oś jest bardzo nieznacznie pochylona, mieszkańcy mogą się stale delektować tą samą temperaturą. Jest tam strefa wiosny, strefa lata, strefa jesieni i strefa wiecznej zimy. Każdy z mieszkańców Jowisza może sobie wybrać klimat, który mu się najlepiej podoba i na całe życie ustrzec się przed zmianami temperatury. Zgodzicie się zapewne za mną, że stanowi to wyższość Jowisza nad naszą planetą, nie mówiąc już o tym, że tam każdy rok ma 12 lat. Jasnym jest stąd dla mnie, że w tak cudownych warunkach mieszkańcy tego szczęśliwego świata muszą być istotami wyższymi, że ich uczeni są bardziej uczeni niż ich artyści są większymi artystami, że źli są mniej złymi, a dobrzy są lepszymi. I co brak naszemu globowi, by dojść do tej doskonałości? Drobnostki, osi nieco mniej pochylonej do orbity. A więc, zawołał jakiś gwałtowny głos. Zjednoczmy nasze wysiłki, wynajdźmy maszyny i wyprostujmy oś naszej ziemi. Burza oklasków pokryła tę niespodziewaną propozycję, której autorem nie mógł być nikt inny jak J.T. Maston. Prawdopodobnie znakomity sekretarz klubu dał się unieść swym instynktom inżyniera i w chwili natchnienia poczuł tę śmiałą myśl. Ale trzeba to powiedzieć, gdyż jest to prawdą. Niezliczone okrzyki ozwały się na jej poparcie, i niewątpliwie, gdyby Amerykanie znaleźli ten punkt oparcia, którego szukał niegdyś Archimedes, zbudowaliby z pewnością ogromny dźwig, i za pomocą niego unieśliby glob i wyprostowali oś ziemską. Ale tego punktu oparcia brakowało, i tym dzielnym mechanikom. W każdym razie tak wybitnie praktyczny pomysł spotkał się z ogromnym uznaniem. Musiano na kwadrans przerwać obrady. A długo, bardzo długo jeszcze potem rozprawiono w Stanach Zjednoczonych Ameryki o tej śmiałej propozycji, tak energicznie sformułowanej przez dożywotniego sekretarza Jingloubu. Rozdział 20 Atak i obrona. Na tem wszystkim się zdawało, zebranie powinno się było zakończyć. Była to końcowa puenta i trudno byłoby znaleźć lepszą. Tymczasem, gdy na sali zapanował znów spokój, usłyszano nagle czyść ostry i surowy głos. No a teraz, gdy mówca dał nam już dość dowodów swej bujnej fantazji, może zechce on przejść do rzeczowego przedstawienia sprawy i zamiast teorii wskaże nam praktyczne sposoby wykonania swojego projektu. Wszystkie spojrzenia zwróciły się teraz ku człowiekowi, który wygłosił te słowa. Był to mężczyzna chudy, suchy, o energicznych ruchach, z brodą przystrzyżoną po amerykańsku. Korzystając z zamieszania, jakie raz wraz powstawało na sali podczas przerw w dyskusji, posuwał się on ciągle naprzód, aż wreszcie zajął miejsce w pierwszym rzędzie. Tu, ze skrzyżowanymi na piersiach rękami, oczami dumnie rozwartymi, obserwował przez cały czas bohatera wiecu. Wygłosiwszy pytanie, usiadł znów i nie zdawał się zwracać uwagi ani na tysiące spojrzeń, które rzucano w jego stronę, ani na niechętne szemrania, jakimi przyjęto jego słowa. Nie otrzymawszy odpowiedzi, nieznajomy powtórzył swe pytanie tym samym surowym tonem i dodał – Jesteśmy tutaj, by mówić o Księżycu, a nie o Ziemi. – Ma pan rację – odpowiedział Michał Ardan. – Dyskusja odsunęła się od właściwego tematu, ale możemy do niego powrócić. – Panie – podjął nieznajomy – pan twierdzi, że nasz satelita jest zaludniony, ale jeśli rzeczywiście istnieją tak zwani selenici, muszą to być stworzenia, które nie oddychają zupełnie, gdyż… – Przestrzegam pana w jego własnym interesie. Na powierzchni księżyca nie ma ani jednego grama powietrza. Na te słowa Ardan odrzucił swą płową czuprynę, gdyż czuł, że dopiero zawiąże się właściwa walka, gdyż człowiek ten nie ustąpi ani na cal z obranego przez siebie terenu. Spojrzał na niego bacznie i odpowiedział. – Ach, na księżycu nie ma powietrza? I ktoś to utrzymuje, jeśli wolno zapytać? – Uczeni. – Naprawdę? – Naprawdę! Panie, rzekł Ardan, żart na stronę. Wyznaję, że mam głęboki szacunek dla uczonych, którzy coś umieją, i szczerą pogardę dla uczonych, którzy nie umieją nic. Czy zna pan wielu, którzy należą do tej drugiej kategorii? O tak. We Francji znam jednego, który utrzymuje, że z punktu widzenia matematyki ptak nie może latać. Inny zaś twierdzi, że teoretycznie ryba nie jest przystosowana do tego, by mogła żyć w wodzie. Nie chodzi o podobnych uczonych. Lecz na poparcie moich słów muszę się powołać na nazwiska, którym i pan nie odmówi kredytu. Wprawia mnie to w kłopot, mój szanowny panie, ale proszę nie zapominać, że ma pan przed sobą nieuka, który zawsze chętnie nadstawia ucho, by cię czegoś nauczyć. Dlaczego więc pan porusza zagadnienia naukowe, choć ich pan nie studiował? Zapytał brutalnie nieznajomy. Dlaczego? Odpowiedział Audan. Dlatego, że najodważniejszym jest ten, kto nie podejrzewa niebezpieczeństwa. Ja nie umiem nic, to prawda, ale właśnie moja słabość stanowi moją siłę. Pańska słabość doprowadza pana do szaleństw rozdrażnionym tonem zawołał nieznajomy. Tem lepiej, odrzekł Francuz, jeśli moje szaleństwo zaprowadzi mnie aż na księżyc. Barbicane i jego towarzysze pożerali oczami tego intruza, który śmiał tak otwarcie występować przeciw ich przedsięwzięciu. Nikt go nie znał i prezes, czując pewne obawy o swego nowego przyjaciela w dyskusji z przeciwnikiem równie bezwzględnym, wodził niespokojnym wzrokiem po zebranych. Cisza panowała tam, cisza poważna i skupiona, gdyż wszyscy czuli, że dyskusja ta wyświetli im nareszcie prawdziwe niebezpieczeństwo, a może nawet rzeczywistą niewykonalność wyprawy. Panie zaczął znów przeciwnik Michała Ardana. Liczą się bardzo dowody, które stwierdzają zupełny brak powietrza dookoła księżyca. Powiem nawet więcej, że gdyby powietrze istniało tam kiedyś, zostałoby najprawdopodobniej wchłonięte przez ziemię, ale wolę podać panu inne zupełnie niewzruszone dowody na poparcie mego twierdzenia. Służę panu, odrzekł Ardan z wyszukaną grzecznością. Wie pan zapewne, mówił nieznajomy że jeśli promienie świetlne przechodzą przez takie środowisko jak powietrze, zostają one odchylane od linii prostej, czyli załamują się. Otóż, gdy Księżyc przesłania jakąś gwiazdę, promienie jej, przechodząc obok tarczy Księżyca, nie doznają nigdy żadnego odchylenia, czyli załamania. Stąd wniosek oczywisty, iż Księżyc nie posiada atmosfery. Z niepokojem spoglądano na Francuza, gdyż przyjęcie tego twierdzenia pociągałoby za sobą daleko idące konsekwencje. Ardan nie tracił jednak pewności siebie. Rzeczywiście, odrzekł, jest to pański najpoważniejszy, jedyny może argument, i jakiś uczony byłby nim zapewne bardzo zaskoczony. Ale dla mnie nie posiada on bezwzględnej wartości, gdyż opiera się na przypuszczeniu, iż kąt pochylenia osi księżyca jest ściśle określony, co mija się z prawdą. Ale ja pozwolę sobie na chwilę usunąć to zagadnienie i postawić kochanemu panu pytanie: czy dopuszcza on istnienie wulkanów na powierzchni Księżyca? Wygasłych tak, ale nie działających. W takim razie pozwoli mi pan wyrazić przypuszczenie, nie sprzeciwiające się przecież logice, że wulkany te kiedyś w jakiejś epoce musiały być czynne. To jest pewne, ale że może same one dostarczały sobie niezbędne do palenia ilości tlenu. Fakt, iż kiedyś wybuchały one, nie dowodzi bynajmniej istnienia atmosfery na Księżycu. Pozostawimy więc i tę sprawę na stronie. Przejdźmy do spostrzeżeń bezpośrednich. Uprzedzam pana jednak, że i ja powoływać się teraz będę na nazwiska. Niech się pan powołuje! A więc w roku 1715 astronomowie Louville i Halley, obserwując zaćmienie, jakie miało miejsce 3 maja, zauważyli jakieś dziwne błyski, z których natury nie umieli sobie zdać sprawy. Te wybuchy światła, szybkie i powtarzające się, przypisywali oni burzom, które musiały się wówczas rozpylić w atmosferze Księżyca. W roku 1715, odparł nieznajomy, astronomowie Lowell i Halley przyjęli za zjawiska księżycowe przemiany czysto ziemskie i padli ofiarą nieporozumienia. Oto co odpowiedzieli późniejsi uczeni na obalenie tego przypuszczenia. I ja powtarzam to samo za nimi. Nie spierajmy się więc i o to, oświadczył Ardan, niezmieszany, odpowiedział nieznajomego. Czyż Herschel w 1787 roku nie zaobserwował na powierzchni Księżyca wielkiej ilości punktów świetlnych? Tak, ale nie starał się nawet o wytłumaczenie pochodzenia tych punktów i bynajmniej nie wnioskował stąd o konieczności istnienia atmosfery dookoła Księżyca. Słuszna odpowiedź, zgodził się Ardan, dodając komplement dla swego przeciwnika. Widzę, że pan jest bardzo mocny w selenografii. Bardzo mocny, mój panie. I dodam jeszcze, że najwytrwalsi badacze Księżyca, ci, którzy go najdokładniej badali jak B.R. i Medler, zgadzają się co do tego, iż Księżyc nie posiada zupełnie atmosfery. Czuć było ogólne poruszenie wśród publiczności. Opinia zebranych zdawała się przechylać na stronę nieznajomego. Arden czuł, że może przegrać sprawę, jeśli nie przejdzie natychmiast do ataku. Idźmy dalej, zawołał, i zastanowmy się nad najważniejszym faktem. Pewien wybitny astronom francuski, nazwiskiem Lussada, obserwując zaćmienie 18 lipca 1860 roku, zauważył, że rogi sierpa Księżyca były zagięte i jakby zaokrąglone. Otóż zjawisko to nie może być wytłumaczone inaczej, jak tylko przez załamanie się promieni słonecznych w atmosferze Księżyca. Ale czy ten fakt jest zupełnie pewny? Zapytał żywo nieznajomy. Najzupełniej pewny. Nastrój publiczności z uczuciem olbrzymiej ulgi przechylał się znów na stronę jej ulubieńca, który bez cienia hełpliwości z powodu odniesionego zwycięstwa mówił dalej z prostotą. Widzi pan więc teraz, mój drogi panie, że nie można z całą stanowczością wypowiadać się przeciwko istnieniu powietrza na naszym satelicie. Jest ono prawdopodobnie dość rzadkie, warstwa jego musi być cienka. Ale nauka współczesna przyznaje na ogół, że istnieje ono. W każdym razie nie w górach, wtrącił nieznajomy, który nie chciał uznać się za pokonanego. Nie, ale w dolinach i warstwa powietrza musi mieć kilkaset stóp grubości. Radzę panu jednak być ostrożnym, gdyż powietrze to musi być bardzo rzadkie. Och, drogi panie. Wystarczy go zawsze dla jednego człowieka, a wreszcie po przebyciu na miejsce będę bardzo oszczędnym pod tym względem i pozwolę sobie na oddychanie tylko w specjalnych wypadkach. Wybuch rzęsistego z tego śmiechu zagrzmiał w uszach tajemniczego oponenta, który wyzywającym spojrzeniem wodził po zebranych. A więc, wywodził dalej Jardin kiedy już zgodziliśmy się co do istnienia pewnej atmosfery, musimy przypuścić również, iż Księżyc posiada także wodę. Jest to naturalna konsekwencja, z której cieszę się bardzo. Poza tym pozwolę sobie zwrócić do mego szanownego oponenta jeszcze jedno pytanie. My znamy tylko jedną półkulę Księżyca. Jeśli nawet na tej półkuli jest mało wody, to czy nie można przypuścić, że na odwrotnej znajdziemy jej bardzo wiele? A to z jakiego powodu? Gdyż księżyc pod działaniem siły atrakcyjnej Ziemi przybrał formę jajka, którego tylko pewną małą część widzimy. Stąd wniosek, który zawdzięczamy obliczeniom Hansena, że środek ciężkości księżyca znajduje się na drugiej półkuli. Z tego znowu wnioskować można, że całe masy wody i powietrza musiały być przesunięte na drugą półkulę naszego satelity jeszcze w pierwszych dniach jego tworzenia się. Fantazja! zawołał nieznajomy. Nie, teoria tylko. Oparta zresztą o prawa mechaniki i według mnie niełatwo będzie je obalić. Zwracam się więc teraz do Was, moi mili słuchacze, i oddaję pod głosowanie pytanie, czy możliwe jest na Księżycu istnienie takiego samego życia jak na Ziemi? Trzysta tysięcy słuchaczy przyjęło wniosek ten oklaskami. Przeciwnik Michała Ardana chciał jeszcze zabrać głos, ale zagłuszyły go okrzyki drwiny i pogróżki tłumu. Dosyć już, dosyć, wołali jedni. Wyrzućcie tego intruza! krzyczeli inni. Za drzwi z nim, żąda poirytowany tłum. On zaś stał spokojnie, uczepił się strady i nie ruszał się z miejsca, oczekując chwili uspokojenia się burzy, która byłaby doprowadziła do niepożądanych zgoła wypadków, gdyby Ardan nie uciszył jej jednym ruchem ręki. Był on zbyt rycerskim, by opuścić swego przeciwnika w chwili niebezpieczeństwa. – Czy chce pan jeszcze dorzucić słowo? – zwrócił się do nieznajomego uprzejmie. – Tak, sto, tysiąc! – odpowiedział nieznajomy, unosząc się – Albo raczej nie. Tylko to jedno, by upierać się przy podobnym projekcie, trzeba być. Nierozsądnym. Ale jakże może mi pan robić podobny zarzut, jeśli sam zażądałem od mojego przyjaciela Barbikajna zmiany pocisku na cylindryczny, bym nie potrzebował podczas drogi kręcić się w kółko? Ależ nieszczęsny człowieku, straszne wstrząśnienie przy wybuchu rozerwie pocisk na kawałki! Drogi oponencie! Nareszcie dotknął pan palcem istotniej i jedynej trudności. Chociaż mam zbyt dobrą opinię o geniuszu wynalazczym Amerykanów, by wątpić, iż zdoła on przezwyciężyć i tę trudność. A gorąco, jakie powstanie wskutek szybkości pocisku podczas przebywania warstwy powietrza? O, ściany pocisku są dość grube, a warstwy powietrza przebędzie tak szybko. A żywność? A woda? Obliczyłem, że będę mógł zabrać ze sobą na cały rok żywności, choć podróż taka trwać będzie wszystkiego cztery dni. A powietrze do oddychania podczas drogi? Wytwarzać je będę w drodze chemicznej. A spadek na Księżyc, jeśli pan tam doleci? Będzie on sześć razy powolniejszym niż spadek na Ziemię, gdyż waga jest sześciokrotnie mniejsza na powierzchni Księżyca. Będzie ona jednak dość szybką, by mógł pan połamać sobie żebra. A w takim razie, któż mi zabroni zwolnić go przed zastosowaniem spadochronu czy innych środków? A nawet przypuściwszy, że uda się panu pokonać wszystkie trudności i przezwyciężyć wszystkie przeszkody, że zdoła pan nawet dostać się na księżyc, w jaki sposób ma pan zamiar powrócić z niego? Nie powrócę. Zebrani zamarli na chwilę, usłyszawszy tę odpowiedź, która przez swą prostotę stawała się niemal wzniosłą. Ale ta cisza martwa była wymowniejszym wyrazem podziwu niż najgłośniejsze krzyki najwyższego entuzjazmu. Nieznajomy skorzystał z tej przerwy, by jeszcze raz zaatakować mówcę. Zginiesz pan niechybnie, zawołał, a pańska śmierć nie przyniesie nawet żadnej korzyści, gdyż będzie to śmierć szaleńca. Mów dalej, szlachetny proroku, odpalił Ardan. Istotnie, prorokuje pan w sposób niezmiernie miły. Ach, tego już nadto, uniósł się dalej nieznajomy i sam nie rozumiem po co biorę udział w tej dyskusji tak mało poważnej. Prowadź pan dalej swe szalone dzieło. Zresztą nie pana trzeba by uczynić odpowiedzialnym za nie. Tylko kogo? Nie, nie, kto inny odpowie za pańskie nierozsądne kroki? Któż taki? Niech się pan nie krępuje, wołał rozkazującym tonem Michał Nieuk, który zorganizował całe to przedsięwzięcie, równie śmieszne, jak i niewykonalne. Zaczepka była wyraźna. Barbikany, który od wystąpienia nieznajomego czynił gwałtowne wysiłki, by się pohamować, widząc się nagle tak brutalnie zaczepionym, podniósł się szybko i rzucił w stronę przeciwnika, ale w tej samej chwili został od niego oddzielony w sposób zgoła nieoczekiwany. Setki muskularnych ramion uniosły w górę estradę i prezes gym klubu wraz z Michałem Marden stał się przedmiotem niezwykłych owacji. Poniesiono ich w triumfie. Wzniesienie było ciężkie, lecz niosący je zmieniali się co chwila. Odpychali się, bili, walczyli o zaszczyt, by siłą swych ramion przyczynić się do tej uroczystej manifestacji. Nieznajomy nie starał się korzystać z zamieszania, by usunąć się z sali. Zresztą, czy to było możliwe wobec ścisku, jaki panował dokoła estrady? Siedział w pierwszym rzędzie, ze skrzyżowanymi na piersiach rękami i oczami wpijał się w prezesa Barbickeina. Barbicane nie tracił go też z oczu, a spojrzenia tych dwóch ludzi krzyżowały się ze sobą jak dwie ostre szpady. Pochód triumfalny ruszył wśród entuzjastycznych okrzyków, niesłabnących ani na chwilę. Michał Ardan z widocznym zadowoleniem poddawał się owacji tłumu. Twarz jego promieniała. Czasami wzniesienie zaczynało się kołysać, jak okręt niesiony na fali. Ale dwaj bohaterowie wiecu mieli nogi marynarzy. Stali twardo i okręt ich bez uszkodzeń przybył do portu Tampa Town. Michałowi Arden udało się wreszcie uniknąć uścisków swych wielbicieli. Ukrył się w hotelu Franklin, zamknął w swym pokoju i zmęczony padł na łóżko, a stutysięczna armia czekała pod jego oknami całą noc. Podczas tego krótka, stanowcza, groźna scena rozegrała się między nieznajomym a prezesem dżin klubu. Barbicane uwolniwszy się wreszcie podszedł prosto do swego przeciwnika. – Chodź pan – rzekł krótko. Nieznajomy ruszył za nim i wkrótce obaj znaleźli się na pustym zupełnie bulwarze. Tutaj dwaj przeciwnicy zmierzyli się wzrokiem. Kto pan jesteś? Zapytał prezes Barbicane. Kapitan Nichol. Spodziewałem się tego. Dotąd jednak nigdy jeszcze przypadek nie rzucił pana na moją drogę. Sam się na niej wstawiłem. Znieważył mnie pan. Publicznie i odpowie mi pan za tę zniewagę. Choćby w tej chwili. Nie, wolę, by się to odbyło między nami dwoma w tajemnicy. O trzy mile od Tampa jest las. Nazywa się Skirsnow. Zna go pan? Znam. Czy zechce pan zajść tam jutro o piątej? O ile pan tam będzie o tej samej godzinie. I nie zapomnij pan wziąć ze sobą swój sztucer. Jak również i pan. Świadków ani komendy nie trzeba. Strzelać wolno gdzie, kiedy i jak się komu podoba. Po tych zdaniach zamienionych chłodno przeciwnicy rozeszli się. Barbikain powrócił do domu, ale zamiast odpocząć przez kilka godzin spędził całą noc na obmyślaniu sposobów, w jaki można by uniknąć wstrząśnienia podczas wyrzucenia pocisku z działa i na rozwiązaniu tego zadania postawionego przez Michała Ardana zeszła mu cała noc. Rozdział 21. Jak Francuz załatwia sprawy honorowe. Podczas gdy prezes i kapitan układali warunki tego strasznego, dzikiego pojedynku, w którym jeden przeciwnik poluje właściwie na drugiego, Michał Ardan wypoczywał po trudach triumfu. Było to zresztą dość względne wypoczywanie, gdyż łóżka amerykańskie pod względem twardości mogłyby rywalizować tylko ze stołami marmurowymi lub granitowymi. Ardan spał więc dość krzepko, przewracał się z boku na bok na serwetkach, które miały służyć za prześcieradła i pocieszał się myślą, Iż w pocisku urządzi sobie o wiele wygodniejsze spanie, gdy gwałtowne stukanie do drzwi przerwało mu nagle te marzenia. Od ciężkich uderzeń jakimś instrumentem z żelaza drzwi zajęczały głucho i drżały w zawiasach. Jednocześnie słychać było głośne wołanie: Otwórz na litość boską! Otwórz, że! Ardan nie miał najmniejszego zamiaru uchylać się od spełnienia prośby, tak głośno przytem wypowiadanej. Wstał i otworzył drzwi w chwili, gdy właśnie ustąpić mały pod naciskiem niecierpliwego gościa. Sekretarz Jim Clubu wpadł do pokoju. Nawet bomba nie wpadłaby tak szybko i bez wszelkiej ceremonii. Wczoraj wieczorem krzyczał J.T. Maston bez wszelkich wstępów nasz prezes został znieważony publicznie podczas wiecu. Następnie wyzwał on swego przeciwnika, który nie jest nikim innym jak tylko kapitanem Nichol. Oni biją się teraz w lesie z Kiersnau. Wiem to wszystko z ust samego prezesa Barbicane'a. Jeśli tamten go zabije, cały nasz plan rozpadnie się w gruzy. Trzeba więc przeszkodzić temu pojedynkowi. Jedynym człowiekiem, który posiada pewien wpływ na Barbicane'a i może go powstrzymać, jest Michał Ardan. Podczas gdy J.T. Maston opowiadał to wszystko jednym tchem, Ardan zdołał już naciągnąć na siebie swe szerokie ubranie i w niespełna dwie minuty dwaj przyjaciele biegli już przed przedmieścia Tampa Town. Przez drogę Maston wyjaśnił Ardenowi całą sytuację. Wtajemniczył go we właściwe powody nienawiści między Barbicanem i Nicholem. Opowiedział mu, że wrogi ten stosunek datuje się już od bardzo dawna, że tylko dzięki wspólnym przyjaciołom prezes i kapitan nie spotkali się dotąd twarzą w twarz. Dodał wreszcie, że chodzi tu właściwie i jedynie o rywalizację między pancerzem i pociskiem i że wreszcie scena podczas wiecu była tylko okazją, której od dawna szukał kapitan Nichol by załatwić swe stare porachunki z prezesem. Nie ma nic potworniejszego, jak pojedynki praktykowane w Ameryce. Przeciwnicy szukają się wzajem wśród krzaków, czają się za pniami drzew i strzelają do siebie z ukrycia, jak do dzikich zwierząt. Każdy z nich stara się wytężyć wszystkie przymioty myśliwego, w których tak celują Indianie, a więc szybkość w orientowaniu się, podstępność, zdolność odszukiwania śladów, węch w stosunku do nieprzyjaciela. Jeden błąd, Jedna chwila wahania, jedno nieostrożne stąpnięcie może spowodować śmierć. Przy podobnych spotkaniach jenkesi zabierają ze sobą często swoje psy i tropią się często przez kilka godzin. – Co z was za diabły? – powtarzał Arden, gdy J.T. Maston opowiedział mu to wszystko. – My już jesteśmy tacy – z dumą odpowiedział J.T. Maston – ale spieszmy się. Choć jednak biegli bardzo szybko po płaszczyźnie wilgotnej jeszcze od rosy, Przesadzali rowy i pędzili na przełaj. Przed wpół do szóstej nie zdążyli przybyć do skierznał. Barbicane już przed pół godziną wszedł do lasu. Pracował tam jakiś stary, zgarbiony człowiek, który rąbał toporkiem drzewa. Maston podbiegł do niego krzycząc: Czy nie widzieliście tu gdzie człowieka ze sztucerem? Prezesa Barbicana, mego najlepszego przyjaciela! Szanowny sekretarz dzięk klubu wierzył w swojej naiwności, że cały świat musi znać prezesa. Ale stary drwal zdawał się nie rozumieć nic. Czy nie widział pan tu jakiego myśliwego? Zapytał warden. Myśliwego widziałem, odrzekł drwal. Dawno? Przed godziną mniej więcej. A więc za późno, jęknął JT Maston. A czy nie słyszał pan strzałów? Zapytywał Warden. Ani jednego? Nie, ani jednego. Ten człowiek nie wyglądał na zbyt zapalonego myśliwego. Co robić? Pytał Maston. Trzeba wejść do lasu i zaryzykować, że dostaniemy kulą w łeb, która zresztą nie dla nas jest przeznaczona. Ach, odpowiedział Maston żałosnym tonem. Wolałbym dziesięć kul w mojej niż jedną w głowie Na Naprzód więc, wołał Ardan ściskając dłoń swego towarzysza. W kilka chwil potem dwaj przyjaciele skryli się w gęstwinie. Był to las zarośnięty olbrzymimi cyprysami, drzewami tulipanowymi i oliwnymi, dębami i magdoliami. Gałęzie drzew szczepiały się ze sobą, tworząc gąszcz, przez który trudno było przedrzeć się choćby wzrokiem. Mastowny i szli obok siebie wśród wysokich traw, z trudem torując sobie drogę wśród olbrzymich lian, rozglądając się ostrożnie poprzez liście i gęstwine gałęzi i nadsłuchując, czy ucha ich nie dojdzie odgłos strzału. Nie mogli nawet doszukać się śladów kroków Barbicaina i szli coraz dalej po ledwie widocznych ścieżynach. Po godzinie bezowocnych poszukiwań dwaj towarzysze przystanęli. Niepokój ich wzrastał. Zdaje mi się, że wszystko się już skończyło, rzekł z zrozpaczony Maston. Taki człowiek jak Barbie Kane na pewno nie będzie uciekał się do podstępów i zasadzek, nie będzie używał żadnych chytrych manewrów w stosunku do przeciwnika. Szedł zapewne prosto na strzał, lecz że musiał przechodzić daleko od drwala, albo później oddalił się od niego, wiatr nie doniósł odgłosu wystrzału. – Ale my, my – odpowiedział Ardan – my bylibyśmy na pewno usłyszeli wystrzał. – A jeśli przyszliśmy za późno? – wołał J.T. Maston w coraz większej rozpaczy. Michał Ardan nie umiał znaleźć odpowiedzi na to przypuszczenie i obaj towarzysze ruszyli w dalszą drogę. Od czasu do czasu nawoływali głośno bądź Barbicaina, bądź Nichola, ale ani jeden, ani drugi nie odzywali się na te wołania. Wesołe stada ptaków, zbudzonych krzykiem, kryły się wśród gałęzi, a kilka przestraszonych jeleni przemknęło gdzieś w oddali. Przeszukiwania trwały znów godzinę. Większa część lasu była już zbadana i nic nie zdradzało obecności dwóch przeciwników, i w głowie Ardana rodziła się już wątpliwość o prawdziwości całej tej historii lub przynajmniej wskazówek Drwala. Chciał on już przerwać poszukiwania i zawrócić, gdy Maston zatrzymał go nagle. Cicho, rzekł. Tam ktoś jest. Jest ktoś? Zapytał szeptem mardan. Tak, jakiś człowiek nie porusza się. I w rękach nie masz cera, Ale co on tam robi? Poznajesz go? Pytał dalej Michał Ardan, któremu słaby wzrok nie pozwalał orientować się w sytuacji. Tak, tak. Teraz odwrócił się. I któż to jest? Kapitan nichol. Nichol. Zawołał Michał Ardan, któremu serce ścisnęło się nagle dreszczem niepokoju, gdy dowiedział się, że jest to Nichol i bez broni w ręce, a więc nie obawia się już widocznie swego przeciwnika. Podejdźmy do niego, rzekł Michał Ardan. Dowiemy się, co mamy o tym myśleć. Ale nie uszli nawet pięćdziesięciu kroków i zatrzymali się, by uważniej przypatrzeć się kapitanowi. Spodziewali się ujrzeć człowieka łaknącego krwi całkowicie oddanego rządy zemsty, ale ujrzawszy go teraz, nie mogli opanować swego zdziwienia. Między pniami dwóch olbrzymich drzew tulipanowych wisiała mocna siatka w kształcie potwornej pajęczyny, a mały ptaszek, uwikławszy się w nich skrzydełkami, trzepotał się, wydając żałosny pisk. Sidła te zastawiła najwidoczniej nie ręka ludzka, lecz jadowity pająk napotkany w tych krajach wielkości gołębiego jajka z ogromnymi łapami, Wstrętne to stworzenie miało się już rzucić na swą ofiarę, gdy drogę zastąpił mu potężny wróg, przed którym samo ono musiało się cofnąć i szukać schronienia na najwyższych gałęziach drzewa. Kapitan Nichol, odłożywszy na bok swój sztucer, jakby zapomniwszy o niebezpieczeństwie sytuacji, starał się jak najdelikatniej oswobodzić ptaszynę z sideł potwornego pająka. Gdy skończył, puścił wolno ptaka, który radośnie zatrzepotał skrzydłami i zniknął. Nichol rozrzewiony przyglądał mu się poprzez gałęzie, gdy nagle usłyszał następujące słowa wymówione wzruszonym tonem: Pan jesteś dobrym człowiekiem. Odwrócił się. Michał Ardan stał przed nim i powtarzał: Dobry człowiek, dobry z pana człowiek. Michał Ardan zawołał kapitan. Co pan tu robisz? Po coś pan tu przyszedł? By uścisnąć panu rękę, panie Nichol i przeszkodzić temu, byś zabił pan Barbicane'a, albo też był zabity przez niego. Na, Kane, rzekł kapitan, którego szukam od dwóch godzin, nie mogę go znaleźć. On się gdzieś ukrywa. Nichol, rzekł Michał Arden z wyrzutem. Co jest niegrzeczne. Trzeba zawsze szanować swego przeciwnika. Bądź pan zresztą spokojny. Jeśli Barbicane żyje, znajdziemy go na pewno i temu łatwiej, że musi on pana również szukać. I jeśli tak, jak pan zabawia się również oswobadzaniem uwikłanych w sidła ptaszków. Ale gdy go znajdziemy, to mówi wam Michał Ardan, nie może już być mowy o pojedynku między wami. Między prezesem Barbicanem a mną, rzekł uroczyście Nichol, istnieje waśń, którą tylko śmierć jednego z nas. Daj pan spokój, daj pan spokój! przerwał mu Michał Ardan. Tacy ludzie jak wy mogą się nienawidzić, ale muszą się szanować. Bić się nie będziecie. Ja się będę bił, mój panie. A ja panu mówię, że nie. Kapitanie, wmieszał się J.T. Maston. Ja jestem przyjacielem prezesa, jego alterego. Jeśli pan koniecznie chce kogoś zabić, strzelaj pan do mnie. To będzie zupełnie to samo. Panie, rzekł Nichol, przyciskając do serca swój sztucer. Podobne żarty. Przyjaciel Maston, oświadczył Michał Ardan, nie żartuje. I rozumiem jego myśl, by się dać zabić za człowieka, którego kocha. Ale ani on, ani Barbicane nie padną od kuli kapitana Nichola, gdyż ja mam zamiar zrobić im tak ponętną propozycję, że obaj ją przyjmą z zapałem. Jakąż to propozycję? Zapytał Nichol z widocznym niedowierzaniem. Cierpliwości, odpowiedział Ardan. Mogę ją zrobić tylko w obecności Barbicane'a. Więc szukajmy go, powiedział kapitan. Wszyscy trzej ruszyli natychmiast w drogę. Kapitan wyjąwszy ładunki ze sztucera, zarzucił go sobie przez ramię i szedł szparko, nie mówiąc ani słowa. Przez pół godziny poszukiwania nie wydały żadnego rezultatu. Maston zaczął znów poddawać się smutnym przeczuciom. Spoglądał spod oka na Nichola i posądził go, że zaspokoił on już swą zemstę, i że nieszczęsny barbicane ugodzony kulą spoczywa już gdzieś w krzakach walcząc z zagonią. Michał Ardan zdawał się snuć tę samą myśl, i obaj przyjaciele podejrzliwie spoglądali na kapitana Nichola gdy Maston zatrzymał się nagle. Nieruchoma postać mężczyzny, wspartego o pienię olbrzymiego dębu, pokazywała im się w odległości dwudziestu kroków, ukryta do połowy w trawie. — To on! — zawołał Maston. Barbicane nie poruszał się. Ardan zatopił swoje wejrzenie w oczach kapitana, który był jednak zupełnie spokojny. Podeszli jeszcze kilka kroków i Ardan zawołał. — Barbicane! Barbicane! — nie było odpowiedzi. Ardan podbiegł do swego przyjaciela, ale w chwili, gdy miał go chwycić za ręce, zatrzymał się i wydał okrzyk zdziwienia. Barbicane z ołówkiem w ręce kreślił formuły i figury geometryczne, a nienabity sztuce leżał spokojnie u jego nóg. Zajęty swą pracą uczony, zapomniwszy całkowicie o pojedynku i swej zemście, nie widział i nie słyszał nic. Gdy Michał Ardan położył mu rękę na ramieniu, podniósł głowę. I ze zdziwieniem spojrzał na niego. — Ach, to ty? Tutaj? — Znalazłem, mój przyjacielu, znalazłem. — Co? — Mój sposób. — Na co? — Sposób uniknięcia wstrząśnienia pocisku, gdy wylatuje on z działa. — Naprawdę? — pytał Michał Ardan, spoglądając z boku na kapitana. — Tak, tak. Woda. Najzwyklejsza woda. Zapobiegnie wstrząśnieniu. — Ach, Maston, i ty tutaj? Skąd się tu wziąłeś? Tak, to on, we własnej osobie, ale pozwól, że ci przedstawię jednocześnie czcigodnego kapitana Nichola. Nichol? zawołał Barbicane, prostując się nagle. Wybacz, kapitanie, jestem gotów. Ale Michał Ardan zabrał natychmiast głos, nie chcąc dopuścić do jakiejkolwiek rozmowy między przeciwnikami. Do stu diabłów! zawołał. Co to za szczęście, że tacy dzielni jak wy obaj nie spotkali się o parę chwil wcześniej. Musielibyśmy teraz opłakiwać jednego z was. No, ale dzięki Bogu! który raczył się wmieszać w tę sprawę, nie mamy się już czego obawiać. Gdy ktoś zapomina o swojej nienawiści, by zatopić się w zagadnienia mechaniczne lub też płatać figle jadowitym pająkom, przyznać trzeba, że jego nienawiść przestaje być groźną dla kogokolwiek. I Michał Ardan opowiedział prezesowi swoje dzisiejsze spotkanie z kapitanem. A teraz pytam się, dodał na zakończenie: Czy dwaj tacy dobrze ludzie jak wy są stworzeni po to, by jeden drugiemu miał strzaskać głowę kulą karabinową? W całej tej scenie, śmiesznej poniekąd, byłoby coś tak niespodziewanego, że Barbicane i Nichol nie wiedzieli sami, jak się mają zachować jeden względem drugiego. Michał Ardan czuł to i postanowił przyspieszyć pogodzenie się. Moi dzielni przyjaciele, rzekł usłyszejmy uśmiechem, dzieliły was zresztą tylko nieporozumienia. Nic innego. A więc, aby dowieść, że się to skończyło raz na zawsze, i ponieważ obaj jesteście ludźmi, którzy umieją zaryzykować nawet własne życie, przyjmijcie więc propozycję, którą chcę wam zrobić. Mów pan, rzekł Nichol. Przyjaciel Barbicane wierzy, że jego pocisk doleci do księżyca. Wierzę w to niezłomnie, odparł prezes. Zaś przyjaciel Nichol jest przekonany, że spadnie on z powrotem na ziemię. Jestem tego pewny, oświadczył kapitan. Dobrze. Podjął Michał Arden. Nie mam zamiaru godzić was, ale powiem Wam po prostu. Jedźcie ze mną i przekonajcie się sami, co się stanie. hm zadziwił się J. Tim Dwaj rywale, usłyszawszy te propozycje, podnieśli na siebie wzajem oczy i obserwowali się uważnie. Barbicane czekał na odpowiedź kapitana. Nichol chciał wpierw usłyszeć, co powie prezes. A więc, nastawał Arden. Zwłaszcza, że już teraz nie mamy potrzeby obawiać się wstrząśnienia. Zgadzam się, odrzekł uroczyście Barbicane. Ale kapitan nie dał się wyprzedzić i jednocześnie niemal wyraził swą zgodę. Hurra, brawo, wiwat! Hip, hip, hip! wołał Michał Ardan ściskając kolejno ręce obu przeciwników. A teraz, gdy sprawa jest już ostatecznie załatwiona, pozwólcie, że francuskim zwyczajem zaproszę was obu na śniadanie. Rozdział 22. Nowy obywatel Stanów Zjednoczonych. Tego samego dnia cała Ameryka dowiedziała się o zajściu między prezesem Barbicaynem a kapitanem Nicholem, jak również o oryginalnym załatwieniu tej sprawy. Rola jaką odegrał w tym pojedynku rycerski Europejczyk, niespodziewana jego propozycja, która przeciała cały spór, jednoczesne przyjęcie jej przez obu przeciwników Wreszcie ten podbój księżyca, ku któremu zgodnie zmierzać będą odtąd Francja i Stany Zjednoczone. Wszystkie te okoliczności składały się na to, aby przysporzyć jeszcze więcej popularności Michałowi Ardenowi. Znaną jest pochopność, z jaką Jankesi okazują swe uwielbienie dla wybitnej jednostki. W kraju, w którym poważni dostojniacy państwowi wyprzęgają konie znakomitej tancerki i sami ciągną ją w triumfie, można sobie wyobrazić entuzjazm, jaki budził powszechnie odważny Francuz. Jeśli nie wyprzęgano mu koni, to jedynie dlatego, że nie posiadał on ich wcale, ale za to obsypywano go wszelkimi innymi oznakami uwielbienia. Nie było obywatela, którego serce nie drżałoby dlań wezbranym uczuciem podziwu. Ex pluribus unum według dewizy Stanów Zjednoczonych. Począwszy od tego dnia, Michał Ardan nie miał chwili spokoju. Delegacje przybywające z różnych stron kraju oblegały codziennie hotel, w którym mieszkał. Chcąc, nie chcąc, musiał je przyjmować. Ileż dłoni musiał on uścisnąć codziennie, iluż ludziom powiedzieć coś uprzejmego. W kilka dni był już zupełnie wyczerpany. Ochrypuł od ciągłych przemówień i nie mógł już wydobyć z siebie jednego czystego dźwięku i byłby się nabawił słuch odgardlanych od toastów, które musiał codziennie wznosić na cześć rozmaitych ludzi, miast i stanów. To powodzenie było upoiło każdego innego od pierwszego dnia – Michał Ardan jednak utrzymywał się w stanie rozkosznego i czarującego wszystkich podchmielenia. Spośród licznych delegacji, które oblegały go codziennie, najwięcej kłopotu przyczyniała Ardenowi deputacja lunatyków. Pewnego dnia kilku tych nieszczęśliwców, dość licznych zresztą w Ameryce, zgłosiło się do przyszłego zdobywcy księżyca z prośbą, by zabrał ich ze sobą do ich ojczyzny. Niektórzy z nich utrzymywali nawet, że znają mowę Selenitów. Mieszkańców Księżyca. I chcieli jej nauczyć Ardana, który z powłażliwością traktował ich manię i przyjmował od nich nawet polecenia do ich przyjaciół na Księżycu. Dziwna mania, mówił on następnie do barbikajna, uprzejmie żegnawszy nieszczęśliwców. Dziwna choroba, która ponowuje często ludzi bardzo inteligentnych. Jeden z najznakomitszych naszych uczonych, Arago, powiedział mi kiedyś, że istnieje wielu ludzi z bardzo poważnych i zrównoważonych, którzy dopuszczali się rozmaitych ekstrawagancji i lekroć zaczynali się zajmować księżycem. A ty czy wierzysz we wpływ księżyca na rozmaite choroby? Mało, odpowiedział prezes dżinklubu. I ja niewiele w to wierzę, to jednak historia zanotowana pewnie bardzo ciekawe fakty. I tak w roku 1693 podczas epidemii większa ilość wypadków śmierci przypadała na dzień 21 stycznia, i na chwilę zaćmienia księżyca. Znakomity uczony Bacon zapadł w omdlenie podczas zaćmienia księżyca i powracał do życia dopiero wtedy, gdy zjawisko to mijało kompletnie. Król Karol VI doznał w ciągu jednego roku 1399 sześciu gwałtownych ataków zemdlenia, gdy księżyc był w pełni lub na nowiu. Medycy odkryli zależność rozmaitych stadiów pewnych chorób od faz księżyca. Choroby nerwowe zależne są zawsze od zmian księżyca. Mi to opowiada o pewnym dziecku, które dostawało konwulsji gdy księżyc przechodził w trzecią kwadrę. Gal zauważył, że rozdrażnienie osób słabych wzmagało się zawsze w nowiu i podczas pełni księżyca. Wreszcie istnieją jeszcze tysiące innych spostrzeżeń co do wpływu księżyca na zawroty głowy, febry, Maligny, somnabulizmu, a wszystko to daje się wskazywać na bezwzględne oddziaływanie Księżyca na rozmaite choroby ziemskie. Ale jakie? Z jakiego powodu? Zapytał Barbicane. Z jakiego powodu? Podchwycił Ardon. Na to pytanie mogę ci dać tylko tę samą odpowiedź, jaką po dziewiętnastu stuleciach powtórzył zaplutarchę Marago. Może dlatego, że to wszystko nie jest prawdą. Będąc ciągle przedmiotem rozmaitych owacji, Michał Arden nie mógł uniknąć również rozmaitych natrętów, którzy są zwykle udziałem ludzi sławnych. Rozmaici przedsiębiorcy zarzucali go swoimi propozycjami. Barnum ofiarował mu wszelkie sumy za to, by dał się obwozić po Stanach Zjednoczonych i pokazywać jak ciekawe zwierzę. Michał Arden potraktował go odpowiednio i kazał wyrzucić za drzwi. Ale, choć w taki stanowczy sposób odrzucił tę obrażającą propozycję zaspokojenia ciekawości ludzkiej. Nie mógł przecież uchylić się od tego, by portrety jego nie kursowały po całych Stanach i zdobyły honorowe miejsca na ścianach lub w albumach. Każdy mógł był nabyć sobie podobiznę swojego ulubieńca we wszystkich możliwych pozach, z profilu i w całej postaci, po piersie lub też samą tylko głowę, od zdjęć naturalnej wielkości do tak małych jak znaczki pocztowe. Podobizny tych odbito z góra pół miliona egzemplarzy i Ardan miał sposobność zgromadzenia ogromnej fortuny, sprzedając rozmaite pamiątki. Tak na przykład za jeden włos z jego bujnej czupryny chciano mu płacić dolara, lecz Ardan odrzucił i te oferty. Prawdę mówiąc, ta popularność nie była mu przykrą przeciwnie. Poddawał się jej chętnie, starał się być uprzejmym z każdym i korespondował z całym światem. Powtarzano sobie jego dowcipy. Robiono je na jego ratunek i podawano za autentyczne, gdyż wiedziano, że rzuca ich takie masy, iż sam nie pamięta. Ale był on ulubieńcem nie tylko mężczyzny, ale i kobiet. Ileż miał on sposobności ożenienia się bogato? Zwłaszcza stare Mis, które od lat czterdziestu czekały na męża po całych dniach i nocach marzyły teraz o nim. Pewne jest, że niejedna zgodziłaby się zostać jego towarzyszką, nawet pod warunkiem, by mu towarzyszyć na księżyc. Ale Ardan nie miał najmniejszego zamiaru zaludniać księżyca własnym potomstwem i to w dodatku mieszanym, francusko-amerykańskiej rasy. Jechać tam, mówił, by odgrywać rolę Adama w stosunku do jakiejś córki Ewy i może spotkać jeszcze węża, a nie dziękuję. Ilekroć tylko mógł się uwolnić od rozkoszy ciągłych owacji, spieszył zawsze, jak mówił, złożyć wizytę swej Kolumbiadzie. Należało się jej to, jak twierdził, Prócz tego, odkąd przestawał z barbikajnym Mastonem i ich kolegami, zainteresował się ogromnie artylerią. Sprawiało mu to największą przyjemność, gdy mógł powiedzieć tym dzielnym artylerzystom, że są uczonymi i bardzo ugrzecznionymi zabójcami. Nieustannie żartował na ten temat. Pewnego dnia, gdy odwiedził znów Kolumbiadę, zachwycał się głośno nią i kazał się zawieść na jej dno. Ta armata, mówił, nie zrobi przynajmniej nikomu nic złego i dlatego kocham ją. Ale wasze działa, które niszczą, palą, zabijają. Ach, nie mówcie mi nawet o nich. Dla ścisłości trzeba tu zanotować jeszcze jedną sprawę dotyczącą J.T. Mastona. Gdy sekretarz dżinglubu usłyszał, iż Barbie Kane i Nichols zgadzają się na propozycję Michała Ardana, postanowił przyłączyć się do nich i odbyć drogę we czwórkę. Pewnego dnia zwrócił się w tej sprawie do Barbie który jednak z przykrością musiał mu odmówić, tłumacząc mu, że pocisk nie może pomieścić tak dużej ilości podróżnych. J.T. Maston, zrozpaczony, zwrócił się wtedy do Michała Ardana, ale i ten odmówił mu stanowczo, powołując się zgoła na inne powody. Widzisz, mój drogi Mastonie, rzekł mu, przypuszczam, że nie weźmiesz mi za złe mych słów, ale między nami mówiąc, my tam na księżycu nie możemy pokazywać przynajmniej na pierwszy raz niekompletnych egzemplarzy ludzkich. – Niekompletnych? – zawołał waleczny Inwalida. – Tak, mój dzielny przyjacielu. Wyobraź sobie, że tam na Księżycu znajdziemy rzeczywiście mieszkańców. Pomyśl, czy ty sam chciałbyś dać im takie wyobrażenie o tym, co się dzieje u nas, ucząc się, co to jest wojna, objaśniać, że poświęca się tyle czasu na to, by się wzajem zabijać, gruchotać sobie ręce, nogi i żebra i to na globie, które mógłby pomieścić sto miliardów mieszkańców, gdy ma ich tylko miliard dwieście milionów. – Nie, mój drogi – przez ciebie wyrzucono by nas wszystkich za drzwi. A jeśli wy dostaniecie się tam w kawałkach, zauważył J.T. Maston, to będziecie jeszcze bardziej niekompletni niż ja. Tak, ale ja mam zamiar przybyć tam w całości, a nie w kawałkach. Rzeczywiście, doświadczenie dokonane 18 października dało jak najlepsze rezultaty, i na nowym wynalazku Barbicane pokładano wielkie nadzieje. Sam jednak autor, by zdać sobie dokładnie sprawę ze wstrząśnienia, jakiego doznaje pocisk, w chwili gdy wylatuje z działa, sprowadził 75-milimetrowy moździerz z arsenału i kazał go ustawić na wybrzeżu Zatoki Hillsborough, aby bomba upadła w morze, skąd miano ją następnie wyłowić. Do tego ciekawego doświadczenia przygotowano starannie pocisk kulisty, wydrążony w środku i wyłożony sprężnami zamocowanymi ze stali najlepszego gatunku i wysłany następnie włosiem. Było to prawdziwe gniazdko, miękkie i wygodne. Co za nieszczęście, że nie mogę do tego wejść, mówił J.T. Maston, żałując, że jego wzrost, a zwłaszcza jego tusza, nie pozwoliłaby mu poddać się temu ciekawemu doświadczeniu. Do tego pięknego gniazdka, które zamykało się za pomocą przykręconej śrubkami pokrywki, wsadzono najpierw kota, a następnie małego pieska, który należał do sekretarza dożywotniego dźwięku klubu i do którego był on bardzo przywiązany. Chciano się jednak przekonać, jak zachowa się wobec wstrząśnienia, i następnie podczas drogi to mało zwierzątko. Moździerz nabito 100-60 funtami prochu, włożono pocisk i dano ognia. Pocisk został wyrzucony natychmiast z ogromną szybkością. Doszedł mniej więcej do tysiąca stóp, następnie majestatycznie opisał w powietrzu kulistą linię i pochyło spadł w falę morza. Nie tracąc ani chwili, niewielka załoga wyruszyła w włodzi na miejsce, gdzie spadł pocisk. Zręczni nurkowie rzucili się w morze, zaczepili sznury o umyślnie przygotowane na ten cel uszka i wyciągnięto pocisk do łodzi. Nie upłynęło pięć minut od chwili, gdy zwierzątka zostały zamknięte, gdy odkręcono pokrywkę ich więzienia. Ardan, Barbicane, Maston i Nichol byli w łodzi i z łatwo zrozumiałym zaciekawieniem przyglądali się otwieraniu pocisku. Zaledwie jednak otworzono bombę, jednym susem wyskoczył z niej kot, Trochę przestraszony po odbyciu tej podróży powietrznej, ale zdrowy zupełnie. Szukano psa. Nie było go nigdzie. Nie znaleziono nawet jakichkolwiek śladów. Trzeba było więc godzić się z jedynym możliwym objaśnieniem. Kot zjadł swego towarzysza podróży. J.T. Maston był mocno zasmucony stratą swego ulubieńca i proponował nawet, by imię jego zapisać w Złotej Księdze Męczenników Nauki. Wobec pomyślnego wyniku doświadczenia znikły ostatecznie wszelkie powątpiewania i obawy. Zresztą Barbie Kane pracował dalej nad udoskonaleniem swego wynalazku i spodziewał się, że uda mu się usunąć kompletnie wszelkie wstrząśnienia. Nie pozostawało już nic, jak tylko udać się w podróż. W dwa dni potem Michał Arden otrzymał od prezydenta Stanów Zjednoczonych list, a dokument ten sprawił mu ogromną przyjemność. Jak niegdyś bohaterskiemu jego rodakowi, margrabiemu de la Fayette, tak obecnie Michałowi Ardanowi przyznał rząd Stanów Zjednoczonych tytuł honorowego obywatela. Rozdział 23. Wagon-pocisk Po ukończeniu słynnej Kolumbiady przedmiotem ogólnego zainteresowania stał się teraz pocisk. Ten nowy typ wagonu, który miał unieść w przestwór trzech nieustraszonych podróżników – Pamiętano dobrze, iż w pierwszej swej depeszy z 30 sierpnia Michał Ardan zażądał zmiany w postanowieniach komitetu Gin Clubu. Prezes Barbikain był wtedy zdania, że forma pocisku nie posiada większego znaczenia, gdyż po przebyciu kilka sekund atmosfery pocisk znajdować się będzie w absolutnej próżni. Przyjęto więc wtedy formę kulistą, by pocisk mógł się kręcić koło swej osi i posiadał pełną swobodę ruchów. Z chwilą jednak, gdy miano go przeistoczyć w pewien rodzaj wagonu, sprawa przedstawiała się inaczej. Michał Arden nie miał zamiaru podróżować jak kot. Zażądał, aby mógł podnieść głowę do góry, wyciągnąć nogi i by zapewniono mu pewną sumę niezbędnych wygód. Do fabryki Bradwill wysłano więc nowe plany z poleceniem niezwłocznego ich wykonania. W ten sposób zmodyfikowany pocisk został odlany 2 listopada i odesłany natychmiast kolejką na wzgórze kamieni. Dziesiątego przybył on bez wypadku na miejsce przeznaczenia. Michał Ardan, Barbicane i Nichol oczekiwali z wielką niecierpliwością tego wagonu pocisku, do którego mieli wsiąść, by udać się na poszukiwania nowego świata. Trzeba przyznać, że był to ładny kawałek metalu, który honor przyniósł geniuszowi przemysłowemu Amerykanów. Po raz pierwszy zgromadzono naraz taką ilość aluminium, co samo przez się było już połączono z wieloma trudnościami. Drogocenny ten pocisk błyszczał w słońcu, gdy się oglądało jego imponujące kształty zakończone ostrą kopułką. Można go było wziąć za jedną z tych wieżyc, które architekci średniowiecza umieszczali na rogach ówczesnych zamków obronnych. Brakowało mu tylko wąziutkich okien i otworów dla dział. Czekam tylko na to, mówił Michał Ardan, aż nagle wychyli się z niego postać uzbrojonego rycerza z łukiem i halabardą w dłoni. Będziemy się czuli w tym pocisku, jak gdybyśmy byli jakimiś feudalnymi panami. A gdybyśmy mieli choć trochę artylerii, moglibyśmy stawić czoło wszystkim armiom salenickim, jeśli salenici posiadają takie niepotrzebne instytucje. A więc twój powóz podoba ci się? zapytał Barbicane swego przyjaciela. Naturalnie odpowiedział Michał Arden wzrokiem artysty, przyglądając się pociskowi. Żałuję tylko, że jego kształt nie jest bardziej wysmukły a jego kopułka nie posiada więcej wdzięku. Można by go też pokryć ornamentami z innego metalu, bając jakąś chimerę, na przykład salamandrę z otwartą paszczą, wychodzącą z ognia i z rozpostartymi skrzydłami. I po cóż to wszystko? Zadziwił się barbicane, którego umysł był bardzo nieczuły na piękno sztuki. Po co, mój przyjacielu barbicane? Niestety, ponieważ mnie pytasz, boję się, żebyś nie zrozumiał mojej odpowiedzi. To jednak powiedz, mój dzielny towarzyszu. A więc, według mego zdania, należy wszystkiemu, co się robi, nadać pewne piękno artyzmu. Czy znasz sztukę pod tytułem Dziecinny Wózek? Nie, nie znam nawet tytułu, odpowiedział Barbicane. Nie dziwi mnie to, odpowiedział Michał Ardan. Dowiedz się więc, że w sztuce tej jest mowa o złodzieju, który w chwili, gdy ma przebić ścianę, by dostać się do jakiegoś domu, zapytuje się. Czy ma temu otworowi nadać formę liry, ptaka czy amfory? A teraz powiedz mi, czy gdybyś zasiadał jako przysięgły, czy mógłbyś skazać tego złodzieja? Bez wahania, odrzekł prezes Dżinn Klubu. I to z uwzględnieniem występnej premedytacji. A ja bym go uwolnił, mój przyjacielu Barbicane, i otóż dlatego nie będziesz mnie mógł zrozumieć. Nie będę nawet próbował, mój artysto. Wobec tego jednak, że zewnętrzna strona naszego wagonu pocisku zostawia tyle do życzenia, pozwólcie mi przynajmniej, bym go umemblował według mego gustu i z całym przepychem przynależnym ambasadorom ziemi. W tej sprawie, mój kochany Michale, pozostawiamy ci swobodę i możesz robić, co tylko będziesz chciał. Ale zamiast zajmować się uprzejmnieniem podróży, prezes G klubu nie przestawał medytować nad sprawami pożytecznymi. I doskonalił coraz bardziej wynaleziony przez siebie sposób zmniejszenia wstrząśnienia. Barbicane powiedział sobie nie bez racji, że żaden środek nie będzie w tych warunkach do odrzucenia i podczas słynnego spaceru w parku z udało mu się rozwiązać te trudności, nawet w sposób niezwykle pomysłowy. Woda miała mu oddać tę niezwyczajną usługę. Pocisk miał być napełniony do wysokości trzech stóp warstwą wody, na której spoczywałby krąg z drzewa, przystający lekko do ścian pocisku. Na tej swego rodzaju tratwie mieli ulokować się pasażerowie. Co zaś do wody, to byłaby ona przedzielona przez kilka poziomych rusztowań, które będą się stopniowo załamywały. W chwili wybuchu wypchnięta woda podniesie się dochodzącymi do jej poziomu rurami odpływowymi ku górze pocisku. Drewniany zaś krąg, zaopatrzony zresztą w potężne, uginające sprężyny, uderzy w dno pocisku dopiero wtedy, po przełamaniu rusztowań i zwalczeniu oporu wody. Bez wątpienia podróżni odczują jeszcze dość silne wstrząśnienie po kompletnym wypchnięciu wody. To jednak będzie ono bardzo złagodzone. Co prawda trzy stopy na przestrzeni 54 stóp kwadratowych muszą ważyć około 70 500 funtów. To jednak wybuch gazów nagromadzonych w Kolumbiadzie wystarczy, zdaniem Barbicaina, do przezwyciężenia tej nadwyżki wagi. Wreszcie wstrząśnienie wysadzi całą ilość wody w niespełna minutę i pocisk powróci znów do swojej pierwotnej wagi. Oto co wymyślił prezes Jim klubu i w jaki sposób chciał rozwiązać trudną sprawę uniknięcia wstrząśnienia. Projekt ten, bardzo inteligentnie potraktowany przez inżynierów fabryki Bradwell, został cudownie wykonany. Co się tyczy ścian wewnętrznych pocisku, to zostały one wysłane skórą rozpiętą na sprężynach z najlepszej stali, posiadających niezrównaną giętkość. Rury do odprowadzania wody ukryte były pod wyścielaniem ścian i nie było ich zupełnie widać. W ten sposób więc zastosowane zostały wszystkie możliwe środki, by złagodzić skutki wystrzału i jak mówił Michał Ardan, chyba trzeba by być zrobionym z bardzo kruchego materiału, by dać się zmiażdżyć w podobnych warunkach. Pocisk miał wewnątrz 9 stóp szerokości, a 12 wysokości. Aby nie przekroczyć określonej wagi, zmniejszono nieco szerokość jego ścian, zaś stronę wewnętrzną wzmocniono jeszcze, gdyż miała być wystawiona na całe działanie gazu, który wytworzy się przy wybuchu pyroksyliny. Zresztą w ten sam sposób zabezpiecza się zwykłe bomby i pociski cylindryczno-koniczne. Do tej wieży metalowej wchodziło się przez wąski otwór w kopule, podobny do klap znajdujących się przy kotłach parowych. Zamykał się on hermetycznie za pomocą płyty aluminiowej przytrzymywanej z zewnątrz potężnymi śrubami. Podróżni mogli w ten sposób wyjść ze swego ruchomego więzienia, gdy wreszcie dosięgnął księżyca. Ale nie dość było jechać, trzeba było móc wyglądać podczas drogi. I to zadanie rozwiązano z łatwością. Pod wysłaniem ścianu mieszczono cztery płyty szklane niezwykłej grubości: dwie w ścianach bocznych, jedną w dole i jedną w górze pocisku. Podróżni mogli więc obserwować podczas drogi ziemię, od której się oddalali, księżyc i gwiazdy rozsiane po firmamencie. Okna te były zabezpieczone przeciwko wstrząśnieniom podczas wystrzału solidnymi płytami pancernymi, które opadały w dół, gdy od wewnątrz odkręcono śruby, któremi były one przymocowane. W ten sposób powietrze zawarte w pocisku nie mogło się ulatniać. Podróżni zaśmieni możliwość oglądania przebywanych sfor. Wszystkie te urządzenia, bardzo precyzyjnie wykonane, działały doskonale i zarówno autorzy projektu, jak i inżynierowie, którzy go wykonali, złożyli dowód nadzwyczajnych uzdolnień. Specjalnie przygotowane naczynia przeznaczone były do przechowywania wody i żywności dla podróżnych. Mogli oni zatem zapalać ognie i światło przy pomocy gazu znajdującego się w zbiorniku pod ciśnieniem kilku atmosfer. Wystarczyło odkręcić kurek i w ciągu sześciu dni gaz ogrzewał i oświetlał zaimprowizowany wagon. Nic więc nie brakowało tu z rzeczy niezbędnych, czy nawet służących do uprzyjemnienia życia. Dzięki wrodzonym instynktom Michała Ardana przyjemne łączyło się tu z pożytecznym, i gdyby nie brak miejsca, byłby on przerobił to wnętrze pocisku na prawdziwą pracownię artysty. Zresztą myliłby się ten, kto by przypuszczał, że trzej podróżni nie mieli się gdzie poruszać w swojej metalowej wieży. Wszak powierzchnia jej miała 54 stopy kwadratowe i 10 stóp wysokości, co pozostawiało podróżnym pewną swobodę ruchów. W każdym razie nie czuliby się oni lepiej w najlepszym wagonie kolei Stanów Zjednoczonych. Po takim rozwiązaniu sprawy żywności i oświetlenia pozostawało tylko zapewnić podróżnym odpowiednią ilość powietrza. Naturalnie powietrze zawarte w pocisku nie starczyłoby na 4 dni dla podróżnych. Każdy człowiek zużywa w godzinę całą ilość tlenu zawartą w 100 litrach powietrza. Barbicane, dwa i jego towarzysze i dwa psy, które miano zabrać, potrzebowali na 24 godziny 2400 litrów, czyli około 7 funtów tlenu. Należało więc zmieniać powietrze w pocisku, ale jak? Bardzo prostym sposobem, wynalezionym przez Resejta i Regnalta i podanym przez Michała Ardana. Wiadomo, iż powietrze składa się z 21 części tlenu i 79 części azotu. Otóż co się dzieje podczas aktu oddychania? Zjawisko bardzo proste. Człowiek pochłania z powietrza tlen, niezbędny do podtrzymywania życia, i wyrzuca z siebie azot. Raz użyte powietrze traci około swego tlenu i zabiera prawie tyleż kwasu węglowego, który wytwarza się przy łączeniu się krwi z tlenem. Zdarza się więc czasem, że w miejscu zamkniętym po upływie pewnego czasu cała ilość tlenu zamienia się w kwas węglowy, którego działanie jest bardzo szkodliwe. Wobec tego, że azot powstaje w stanie niezmienionym, zadaniem polegało na tym, by pierwszego odzyskać wchłoniętą ilość tlenu i drugiego usunąć kwas węglowy. Dokonać tego można za pomocą chloratu potasu i wodorotlenku potasu. Chlorat potasu jest solą, która krystalizuje się w formie drobnych białych słomek. Gdy się je podda działaniu temperatury powyżej 400 stopni, zmienia się on w chlorę potasu, przy czym wydziela z siebie zawarty tlen. 18 funtów chloratu potasu zawiera 7 funtów tlenu, czyli ilość niezbędną dla podróżnych w ciągu 24 godzin. W ten sposób byłaby rozwiązana pierwsza część zadania. Powstawała jeszcze sprawa usunięcia kwasu węglowego. Ale właśnie wodorotlenek potasu jest ciałem, które bardzo chciwie wchłania w siebie kwas węglowy. Wystarczy poruszyć je, by pochłonęło ono kwas węglowy. Połączywszy te dwa środki, można zmienić zepsute powietrze w zupełnie czyste i nadać mu znowu jego działanie odżywcze dla organizmu. Środek ten wypróbowali z powodzeniem dwaj chemicy francuscy, Reyset i No. Było to jednak dotąd tylko doświadczenie naukowe, laboratoryjne i trudno było przewidzieć, jakie będą rezultaty praktyczne zastosowania tego środka w życiu codziennym. Tak przedstawił tę sprawę na jednym z posiedzeń komitetu Michał Ardan i dodał, że wierzy tak głęboko w możliwość oddychania tym sztucznie odnawianym powietrzem, że gotów jest przed wyjazdem poddać się odpowiedniej próbie. Ale J.T. Maston tak energicznie domagał się tego zaszczytu dla siebie, że nie sposób było mu odmówić. Ponieważ nie chcecie mnie ze sobą zabrać, mówił dzielny artylerzysta, pozwólcie mi choć pomieszkać w pocisku z osiem dni. Przychylono się do jego prośby. Dano mu do dyspozycji odpowiednią ilość chloratu potasu i wodorotlenku potasu. Przygotowano żywność na 8 dni i 12 listopada o godzinie 6 rano J.T. Maston, uścisnąwszy serdecznie dłonie swych przyjaciół i poleciwszy im nie otwierać pocisku przed 20 listopada o godzinie 6 wieczorem, wszedł do pocisku, po czym otwór został hermetycznie zamknięty. Trudno było zdać sobie sprawę, co działo się w pocisku podczas tego tygodnia. Grube ściany nie przepuszczały żadnych odgłosów. 20 listopada, punktualnie o godzinie 6 wieczorem, odśrubowano płytę zakrywającą otwór. Przyjaciele J.T. Mastona byli lekko zaniepokojeni, ale obawy ich znikły wkrótce, gdyż z głębi pocisku rozległ się radosny okrzyk hurra! Po chwili sekretarz dżinn klubu ukazał się na wierzchołku pocisków w pozie triumfalnej. Udył nieco w ciągu tych paru dni. Rozdział 26 Teleskop w górach skalistych. 20 października przyszłego roku po zamknięciu subskrypcji prezes Dream Clubu przekazał obserwatorium w Cambridge pewną sumę na skonstruowanie teleskopu o niezwykłej sile. Aparat ten miał być obliczony na to, by za pomocą niego można było widzieć na powierzchni księżyca przedmiot mający co najwyżej 10 stóp szerokości. Między lunetą i teleskopem istnieje ogromna różnica, którą należy tutaj przypomnieć. Luneta składa się z rury, która w górnej swej części posiada obiektyw, w dolnej zaś drugie szkło, do którego przykłada się oko. Promienie wychodzące z jakiegoś przedmiotu świetlnego przedostają się przez pierwsze szkło i, załamawszy się, łączą się następnie w jeden obraz na drugim szkle. Rura lunety jest więc zamknięta z obu stron przez odpowiednie szkło. Teleskop natomiast jest otwarty w górnej swej części. Poruszenia wpadają swobodnie do jego wnętrza i odbijają się na lusterku metalowym, które przerzuca je na inne lusterko i stąd dopiero obraz może być badany przez szkło, którego powiększa. W lunecie więc najważniejszą rolę odgrywa załamanie się promieni w teleskopie, ich reflektowanie. Cała więc trudność w konstruowaniu tych instrumentów optycznych polega na doborze obiektywu. W epoce, w której Jim Club podjął swoje wielkie dzieło, aparaty te były już znakomicie udoskonalone i dawały wspaniałe wyniki. Podczas gdy Galileusz badał gwiazdy za pomocą skromnej lunety, powiększającej zaledwie sześć razy, minęło już dawno. Począwszy od XVI wieku, aparaty optyczne grubiały, wydłużały się znacznie, iż wreszcie pozwoliły oczom ludzkim docierać do najdalszych punktów wszechświata. Spośród lunet, którymi posługiwano się wówczas najsłynniejsze były następujące. Luneta rosyjska, której obiektyw miał 38 cm średnicy i kosztował 80 tysięcy rubli. Luneta optyka francuskiego, Le Rebois, zaopatrzona w taki sam obiektyw, i wreszcie luneta obserwatorium w Cambridge z obiektywem o średnicy 48 cm. Spośród teleskopów najsłynniejsze były dwa, których siła była ogromną, a rozmiary wprost olbrzymie. Pierwszy z nich, zbudowany przez Herschla, miał 36 stóp długości i zaopatrzony był w lustro mające 4,5 stopy szerokości. Powiększał on tysięcy razy. Drugi znajdował się w Irlandii, w Parku Parson, stał przy Beer Castle i należał do Lorda Ross. Miał on 48 stóp długości, a szerokość jego lustra wynosiła prawie 2 metry. Powiększał on 6400 razy. Aby go poruszać, musiano zbudować cały murowany gmach, gdyż sam instrument ważył 28 tysięcy funtów. Pomimo jednak tych olbrzymich rozmiarów, powiększanie nie przekraczało 6000 razy w okrągłych liczbach. A takie powiększenie zbliża księżyc na odległość 39 mil, co pozwala dostrzegać na nim przedmioty mające co najmniej 60 stóp średnicy lub nieco mniejsze, ale za to bardzo wydłużone. W danym wypadku chodziło o śledzenie pocisku, którego szerokość wynosiła zaledwie 6 stóp, a długość 15. Należało więc przybliżyć księżyc na odległość 5 mil, czyli zbudować aparat, który powiększyłby 48 tysięcy razy. Takie zadanie zostało postawione w obserwatorium w Cambridge, a że nie liczono się przy tym z kosztami, do przezwyciężenia pozostawały więc tylko trudności techniczne. Przede wszystkim należało dokonać wyboru między teleskopem i lunetą. Te ostatnie mają pewną wyższość nad teleskopami, gdyż przy obiektywach o tej samej mocy dają znaczniejsze powiększenia, gdyż promienie świetlne tracą znacznie mniej przez załamanie, niż przez reflektowanie na metalowym lusterku teleskopu. Ale grubość szkła jest ograniczona. Gdyż przy nadmiernej grubości szkło przestaje przepuszczać promienie świetlne. Prócz tego szlifowanie tak wielkich obiektywów jest bardzo trudne i powolne, trwa nieraz kilka lat. Pomimo to więc, że obraz byłby znacznie lepiej oświetlony przez lunetę, co tem ważniejsze, gdy chodzi o księżyc, którego światło jest właściwie tylko refleksem, zdecydowano się jednak na teleskop, którego konstrukcja jest pośpieszniejsza i który daje znaczniejsze powiększenia. Że jednak promienie świetlne tracą dużą część siły podczas przybywania pasa powietrza, Dżinn Club postanowił ustawić swój teleskop na najwyższym w Stanach Zjednoczonych szczycie górskim i zmniejszyć w ten sposób grubość warstwy powietrza. W teleskopach powiększenie daje szkło, do którego jak do lupy przykłada się oko, a najsilniejszym i najbardziej powiększającym jest obiektyw, którego przecznica będzie największa, a ognisko świetlne najrozleglejsze. Aby otrzymać możliwość powiększenia 48 tysięcy razy, trzeba było przekroczyć znacznie wielkość obiektywów Herschla i Lorda Rose. Na tym polegała cała trudność, gdyż odlewanie podobnych szkieł jest niezmiernie skomplikowane. Aparat miał być skonstruowany na wzór teleskopów Herschla, w których obraz odbijał się w lustrze umieszczonym na samym dnie tuby. W ten sposób obserwator spoglądał nie przez dolny, lecz przez górny otwór aparatu i za pomocą swej lupy badał odbicie przedmiotów w głębi ogromnego cylindra. Przy takim urządzeniu promienie świetlne odbijały się w jednym tylko lustrze zamiast w dwóch i były przez to intensywniejsze, a obraz stawał się wyraźniejszym. Po ustaleniu tych wytycznych przystąpiono do wykonania aparatu. Według obliczeń obserwatorium w Cambridge, tuba aparatu powinna mieć 280 stóp długości zaś lustro 16 stóp przecznicy. Pomimo tych niezwykłych wymiarów aparatu, tego nie można było nawet porównać z teleskopem, który przed kilkoma laty chciał zbudować astronom Hug, na którego tuba miała mieć 90 stóp. Pomimo to jednak zbudowanie podobnego aparatu połączone było jednak z poważnymi trudnościami. Co do wyboru miejsca, to zostało on szybko dokonany. Chodziło o wybór wysokiej góry, a tych nie posiadają Stany Zjednoczone zbyt wiele. W rzeczywistości wielki ten kraj przecinają dwa pasma gór, między którymi przepływa wspaniała Mississippi, którą Amerykanie nazwaliby królową swych rzek, gdyby w ogóle nie byli tak przeciwni istnieniu królów. Na wschodzie najwyższym szczytem jest New Hampshire, którego wysokość nie przewyższa 5600 stóp. Na zachodzie natomiast znajdują się wysokie góry skaliste. Ogromny łańcuch, który zaczyna się przyciśnieniem Magellana. Biegnie wzdłuż całej zachodniej części Ameryki Południowej pod nazwą Andów czy też kordylierów, przechodzi przez przesmyk panamski i ciągnie się znów przez całą Amerykę Północną aż do brzegów Morza Północnego. Góry te nie są zbyt wysokie, i Alpy czy Himalaje spoglądałyby na nie ze swojej wysokości z wyraźną pogardą. Najwyższy ich szczyt ma zaledwie 10 700 stóp. Gdy Mount Blanc ma 14439, a King's 27 27170 stóp nad poziomem morza. Ponieważ jednak Jean Club był zdania, że zarówno teleskop, jak i kolumbiada znajdować się powinny na ziemi Stanów Zjednoczonych, zadowolono się więc górami skalistami i cały niezbędny materiał został skierowany na szczyt Long's Peak w okręgu Missouri. Żadne pióro nie jest w stanie przedstawić trudności wszelkiego rodzaju, jakie inżynierowie amerykańscy musieli przezwyciężyć, wyliczyć czyny odwagi i zręczności, jakich oni dokonali. Trzeba było wprowadzać olbrzymie bloki kamienia, ciężkie bryły kutego żelaza, ogromne części cylindra, a wreszcie sam obiektyw, który ważył 30 tysięcy funtów poza linię wiecznych śniegów na wysokość blisko 20 tysięcy stóp, przebywać puszcze. Dziewicze lasy, niezwykle strome zbocza skał i to z dala od centrów zaludniowych, wśród dzikiego kraju, gdzie każdy niemal szczegół egzystencji stawał się prawie nierozwiązalnym problematem. Ale pomimo tych tysięcznych przeszkód, geniusz Amerykanów zatriumfował i tym razem. Niespełna w rok po rozpoczęciu prac, w ostatnich dniach sierpnia olbrzymi reflektor wniósł w powietrze olbrzymią swą tubę, mającą 240 stóp wysokości. Była ona na masywnym, żelaznym wzniesieniu, a specjalny mechanizm służył do kierowania jej na rozmaite punkty nieba. Aparat ten kosztował przeszło o tysiące dolarów. Gdy po raz pierwszy skierowano go na księżyc, obecnych opanowało wzruszenie i niepokój. Co zobaczą oni teraz za pomocą tego aparatu, który powiększał 48 tysięcy razy przedmioty oglądane? Może ludność, może miasta, jeziora czy oceany? Nie. Nic ponad to, co nauka znała już dotąd, a mianowicie na każdym punkcie jego tarczy niezaprzeczone dowody wulkanicznego pochodzenia Księżyca. Co jedno stwierdzić można było z bezwzględną ścisłością. Ale Teleskop Gór listych zanim jeszcze został oddany do użytku Dżinklubu, wyświadczył ogromne usługi astronomii. Dzięki jego sile działania zgłębiony został przez twór nieba aż do najdalszych jego krańców. Zmierzono dokładnie przecznicę wielkiej ilości gwiazd. A McClarkl z obserwatorium w Cambridge zbadał konstelację byka, której teleskop Lorda Ross nie zdołał jeszcze zanalizować. Rozdział 25. Ostatnie szczegóły. Był już 22 listopada. Odjazd miał nastąpić za 10 dni. Pozostawała do wykonania jeszcze ostatnia praca. Trudna, niebezpieczna. Wymagająca tak nadzwyczajnych ostrożności, że od jej wyniku kapitan Nichol uzależnił trzeci punkt swego zakładu, a mianowicie władowanie w Kolumbiadę 40 tysięcy funtów pyroksyliny. Nichol był zdania, iż nagromadzenie następnie przeładowywanie tak znacznej ilości materiału wybuchowego musi doprowadzić do katastrofy, a wreszcie, iż zapali się ona sam pod ciężarem pocisku. Niebezpieczeństwo było rzeczywiście bardzo wielkie, zwłaszcza wobec nieostrożności Amerykanów, którzy podczas wojny domowej ładowali bomby z cygarem w ustach. Barbicane był jednak dobrej myśli i wierzył, że nie utonie u brzegu. Wybrał więc najlepszych swych robotników. Pracowali oni pod jego osobistym nadzorem. Prezes nie spuszczał ich ani na chwilę z oka i ufał, że przez zastosowanie tysiącznych środków ostrożności uda mu się uniknąć wielkiego niebezpieczeństwa. Przede wszystkim więc nie kazał zwozić od razu całej ilości peroksyliny na wzgórze kamieni. Przybywała ona małymi partiami w dobrze zamkniętych skrzyniach. 400 tysięcy funtów podzielono na paczki 500 funtowe, co tworzyło 800 skrzyni przygotowanych przez najlepszych rzemieślników z Pensacola. Zaraz po przebyciu na wzgórze kamieni każda skrzynia była wyładowywana przez robotników, którym nie wolno było przy tej pracy nosić obuwia i składana we wnętrzu kolumbiady. Za pomocą dźwigów poruszanych przez ludzi. Wszystkie maszyny parowo zostały wstrzymane i wszelki ogień zagaszony w promieniu dwóch mil. Jedynym niebezpieczeństwem były tylko promienie słońca dość gorące jeszcze w listopadzie. Pracowano przeważnie nocami. Przy świetle wytworzonym za pomocą aparaturum korwa, którym oświetlano również wnętrze kolumbiady. Tutaj składane były paki pyroksyliny powiązane ze sobą drutem metalowym, który w chwili wystrzału miał doprowadzić do środka każdej z nich iskrę elektryczną i spowodować jednoczesny wybuch całej nagromadzonej masy. Wszystkie te druty pokryte izolacją łączyły się ze sobą u góry w miejscu, gdzie miał spocząć pocisk, skąd przez otwór pozostawiony umyślnie w obumurowaniu działa wychodziły na ziemię i rozpięte na wysokich szczudłach szły na odległość dwóch mil od aparatu, Skąd w chwili wystrzału miała iść iskra elektryczna. Wystarczyło nacisnąć palcem guzik tego aparatu, by puścić prąd, który wysadzi w powietrze 400 tysięcy funtów peroksyliny. 28 listopada zawartość wszystkich 800 skrzyni spoczywała już na dnie Kolumbiady. Ile niepokojów, ile emocji przeżywał prezes Barbicane podczas tych kilku dni! Ile walk musiał on stoczyć. Daremnie zakazywał on wszystkim zbliżać się do wzgórza kamieni. Codziennie nieomal ciekawi przekradali się przez ogrodzenia, byli i tacy, którzy posuwali swoją nieostrożność do szaleństwa i między belami peroksyliny chcieli palić cygara. Barbican wpadł wtedy w straszny gniew. Pomagał mu również JT Maston, który urządzał formalne polowania na intruzów i zbierał z ziemi często jeszcze żarzące się ogryzki z cygar. Było to bardzo mozolne zajęcie, gdyż z górą 300 tysięcy ludzi tłoczyło się koło zagrodzenia otaczającego wzgórze kamieni. Michał Ardan ofiarował się, iż będzie pilnował skrzyń przenoszonych do kolumbiady. Gdy jednak raz schwytano go przy tej pracy z ogromnym cygarem w ustach, prezes Jim Klugu przekonał się, że w tej sprawie nie może liczyć na swego przyjaciela i sam musiał pilnować wszystkiego. Że jednak sam Bóg czuwa najwidoczniej nad dzielnymi artylerzystami obyło się bez najmniejszego wybuchu i ładowanie kolumbiady wykonane było bez jakiegokolwiek wypadku. Kapitan Nichol przegrał swój trzeci zakład. Przytem jednak należało umieścić w wagonie pocisku wszystkie przedmioty potrzebne do podróży. Byłoby ich zbyt wiele, gdyby pozwolono Michałowi Ardan zabrać wszystko, co chciał. Nie pozostawałoby nawet miejsca dla samych podróżnych. Trudno sobie wyobrazić nawet, co ten Francuz chciał zabrać ze sobą. Cały kram najniepotrzebniejszych rzeczy. Wmieszał się w to jednak prezes Barbicane i zredukował bagaż Ardana do ściśle niezbędnych przedmiotów. Kilka termometrów, barometrów i lunet ułożono w skrzyni przeznaczonej na instrumenty. Podróżni pragnęli badać podczas drogi księżyc, i dla najłatwiejszego orientowania się zabrano wspaniałą kartę Bira i Medlera Mapa selenografika, wydana w czterech planszach i uchodząca słusznie bardzo za prawdziwe arcydzieło pracy i cierpliwości. Przedstawiała ona z nadzwyczajną ścisłością wszystkie szczegóły tarczy księżyca zwróconej ku Ziemi. Góry, Doliny, kratery, rozpadliny oznaczone tu były z całą dokładnością i podaniem ich wymiarów, a nawet od nazw gór do Erfa i Leipnica, które wznoszą się na wschodniej części Księżyca, aż do Mare Frigoris, które zajmuje północną jego część. Był to dokument niezmiernie cenny dla naszych podróżnych, gdyż mogli zacząć badać kraj, zanim dotknął go swymi stopami. Prócz tego zabrali oni ze sobą trzy sztucery i trzy karabiny do kul wybuchowych, jak również duży zapas prochu i ołowiu. Nie można przewidzieć, z kim się tam spotkamy, tłumaczył Michał Ardan. Może ludzie czy zwierzęta nie będą zadowoleni z naszej wizyty. Trzeba więc być przygotowanym na wszelkiego rodzaju przyjęcia. Obok tych narzędzi służących do obrony życia zabrano też łopaty, kilofy, piły ręczne i inne tym podobne rzeczy, nie mówiąc o ubraniu przystosowanym do rozmaitej temperatury. Michał Ardan chciał zabrać ze sobą pewną ilość zwierząt, choćby zresztą nie wszystkie – po jednym tylko egzemplarzu, gdyż, jak mówił, nie chodziło mu bynajmniej o zaklimatyzowanie na Księżycu tak niepotrzebnych stworzeń jak tygrysy, krokodyle lub węże. Nie, ale kilka domowych zwierząt, jak wół, krowa, osieł lub koni, mogłoby nam oddać duże usługi i ożywiłoby nasz pejzaż. Zgadzam się, odpowiedział prezes Barbicane, ale nasz wagon pocisk nie jest arką Noego. Trzymajmy się więc granic możliwości. Wreszcie, po długich naradach, Zgodzono się zabrać wspaniałą wyżlicę należącą do kapitana Nichola i ogromnego buldoga o niezwyklej sile. Parę skrzyni rozmaitych ziaren uznano za przedmioty niezbędne, gdyż posłuchano Michała Ardana. Musiano by zabrać również parę skrzyni ziemi, by mieć gdzie zasiać to ziarno. O wiele ważniejszą była sprawa pożywienia, gdyż trzeba było przygotować się na to, iż podróżni wylądują na zupełnie bezpłodnej części Księżyca. Barbicane rozstrzygnął jednak tę sprawę tak zręcznie, że można było zabrać żywność na cały rok. By uprzedzić zdziwienie czytelnika, zaznaczyć trzeba, iż żywność ta składała się wyłącznie z konserw mięsnych i jarzyn, ściśniętych pod prasą hydrauliczną, ale zawierających wszystkie składniki odżywcze. Pożywienie to nie było zbyt rozmaicone, ale nie można być zbyt wybrednym podczas podobnej wyprawy. Zabrano również około 200 litrów wódki i zapas wody na dwa miesiące, gdyż według ostatnich badań astronomicznych na Księżycu znajdować się musi pewna ilość wody. Przypuszczano również, iż znajdzie się tam jakieś pożywienie odpowiednie dla mieszkańców Ziemi. Michał Arden nie miał co do tego żadnych wątpliwości, a gdyby je miał, to, jak mówił, nie puszczałby się w drogę. Zresztą, rzekł on pewnego dnia do swych przyjaciół, nasi przyjaciele na Ziemi nie opuszczą nas chyba i nie zapomną o nas. – Naturalnie – odpowiedział J.T. Maston. – Jak pan to rozumie? – zapytał Nichol. – Nic prostszego – odpowiedział Michał Arden. Czyż nie mają kolumbiady? – Ile razy księżyc znajdzie się w odpowiedniej pozycji, to jest mniej więcej raz na rok, będą mogli przysyłać nam pocisk z żywnością, którą otrzymamy w z góry oznaczony dzień. – Hurra! Hurra! – wołał J.T. Maston tonem człowieka, który uznaje owe plany. – To jest idea! – Naturalnie. Nie zapomnimy o was, drodzy przyjaciele. Liczę na to. A więc, jak widzicie, będziemy mogli otrzymać stale wiadomość z Ziemi. My również nie będziemy chyba tak niezdarni, by nie znaleźć sposobu skomunikowania się z naszymi przyjaciółmi pozostałymi na Ziemi. Słowa te tchnęły taką ufnością, że Michał Ardan zarażał swym zapałem cały wszystko, co mówił, wydawało się tak proste, iż trzeba chyba uważać cały glob ziemski za środowisko idiotów, gdyby nie pospieszyło ono na księżyc w ślad za trzema odważnymi podróżnikami. Gdy wszystkie te przedmioty zgromadzone i rozmieszczone były w pocisku, jeden zbiornik napełniono wodą, drugi gazem do oświetlenia. Powiększono również ilość chloratu potasu i wodorotlenku potasu, i z obawy przed możliwymi opóźnieniami w podróży zabrano takiej ilości, by starczyły one do odświeżenia powietrza i wchłaniania kwasu węglowego w ciągu dwóch miesięcy. Bardzo zręcznie pomyślany i automatycznie działający aparat służył do oczyszczania powietrza i nadawania mu właściwości odżywczych. Pocisk więc był gotowy, i należało go tylko wsunąć w dzieło. Przetransportowano więc go na szczyt wzgórza kamieni gdzie ujęły go dwa olbrzymie dźwigi. Uniosły w górę i trzymały zawieszony w powietrzu nad otworem Kolumbiady. Był to moment niezwykle emocjonujący. Gdyby łańcuchy urwały się pod olbrzymim ciężarem, a pocisk spadł na pyroksylinę, spowodowałoby to niechybny, okropny wybuch. Ale łańcuchy były mocne i po kilku godzinach pocisk opuszczono wolno w otwór Kolumbiady, a pod tym ciężarem pyroksylina ułożyła się tylko szczelniej. Przegrałem, zawołał kapitan, podając prezesowi Barbicane'owi trzy tysiące dolarów. Barbicane nie chciał przyjąć pieniędzy od towarzysza podróży, musiał jednak ulec wobec nalegań kapitana, który pragnął uregulować wszystkie swe zobowiązania, zanim opuści ziemię. Nie pozostaje mi nic innego, odezwał się Michał Ardan. Jak tylko życzyć panu byś przegrał i dwa ostatnie zakłady, wtedy bylibyśmy pewni, że nie staniemy w drodze. Rozdział 26 Ognia. Nadszedł pierwszy dzień grudnia. Dzień decydujący, bo jeśliby pocisk nie został wyrzucony tego dnia o godzinie 10.46 minut i 40 sekund wieczorem, trzeba byłoby czekać z górą 18 lat na równie sprzyjające warunki astronomiczne. Pogoda była wspaniała. Pomimo zbliżania się zimy, słońce promieniało i w złotych blaskach kąpało tę ziemię, której trzej mieszkańcy mieli porzucić dla innego świata. Ilu ludzi nie mogło spać tej nocy, która poprzedzała dzień tak niecierpliwie oczekany? Ile piersi przygniatał niepokojący ciężar oczekiwania? Wszystkie serca biły niepokojem, prócz serca Michała Ardana. Dziwny ten człowiek, zwykle tak podniecony, uwijał się teraz z miejsca na miejsce, no ale nic nie zdradzało w nim zaniepokojenia. Sen miał spokojny, jak ongi generał Turen na lufie armaty. Od wczesnego ranka niezliczone tłumy, zaległy niezmierzone pola, które otaczają wzgórze nadziei. Co kwadran z kolejka podjazdowa przywoziła z Tampa Town nowe tłumy ciekawych. Niebawem napływ publiczności przybrał takie rozmiary, że według świadectwa miejscowego dziennika w ten pamiętny dzień pięć milionów przybyszów znajdowało się na małym skrawku Florydy. Od miesiąca już większa część tych przybyszów obozowała już dookoła ogrodzeń Wzgórza kamieni i stworzyła podwaliny nowego miasta. Nazwanego Ardana Town. Baraki, szałasy, domki pokrywały równinę. Zamieszkiwał je tłum, którego efemerycznemu temu obozowi pozazdrościć by mogło niejedno wielkie miasto. Wszystkie narody świata miały tu swoich przedstawicieli. Mówiono to wszystkimi językami i narzeczami świata. Rzec by można, że powtórzyło się tu słynne pomieszanie języków, którego widownią była kiedyś biblijna wieża Babel. Różne sfery towarzystwa amerykańskiego stykały się tu z sobą w bezwzględnej równości. Bankierzy, ziemianie, marynarze, komisjonerzy, kupcy, producenci bawełny, przemysłowcy, urzędnicy. Kreolczycy z Luizjany bratali się tu z rolnikami z Indiany. Dżentelmeni z Kentucky lub Tennessee, wirgińczycy, eleganccy i dumni ocierali się o półdzikich mieszkańców jezior i handlarzy bydła z Cincinnati. Ubrani w białe filcowe kapelusze o szerokich rondach lub w klasyczne panamy w szerokich, granatowych spodniach, obciśnięci w zgrabnych bluzach z szerokiego płótna, obuci w trzewiki jaskrawych kolorów, wystawili oni jakby na pokaz cudaczne żaboty z białego batysu, w koszuli zaś, na mankietach, krawatach i na wszystkich dziesięciu palcach rąk, ba nawet w uszach nosili oni całe składy jubilerskie pierścionków, szpilek, brylantów i brosz. Łańcuchów i breloków, których cena równała się nieraz tylko niekompletnemu brakowi wszelkiego smaku, jaki z nich bił w oczy. Kobiety, dzieci, służące w szatach niemniej uroczystych towarzyszyły, poprzedzały tych ojców, mężów, panów, którzy wyglądali jak wodzowie plemion w otoczeniu swych licznych rodzin. W godzinach posiłku trzeba było widzieć ten tłum i rzucający się na ulubione w Stanach Południowych potrawy i pożerający wszystko z apetytem, który mógłby stać się groźnym dla zaproviantowania Florydy. Potrawy, do których Europejczyk poczułby wstręt, jak nadziewane żaby, potrawki z małp, rozmaite mieszaniny ryb, bewsztyki, soposów, w mgnieniu oka znikały ze stołów. By ułatwić przełknięcie czy przetrawienie tych smakołyków, zakrapiano je całymi seriami wymyślnych wódek i mieszanin przeróżnych likierów. A ile okrzyków, ile reklam zachęcających grzmiało z tych barów, restauracji, udekorowanych kielikami, flakonami, karawkami i butelkami o nieprawdopodobnych kolorach i kształtach. – Oto likier miętowy! – wołał na progu swego baru ochrypłym głosem jakiś stary szynkarz. – Oto polewka z prawdziwego wina Bordeaux! zachwalał drugi. – Oto gin sling! – wrzeszczał trzeci. – Oto koktajl i brandy smash! – Kto chce spróbować prawdziwego miętowego likieru ostatniej mody? – wołał pierwszy, wlewając ze stojących przed nim flaszek do kieliszków po kilka kropel syropu, soku cytrynowego, zielonego likieru miętowego, wody, koniaku – i dorzucając do tej mieszaniny kawałki świeżego ananasa i tłoczonego lodu. Zazwyczaj podniecające te okrzyki, zwrócone ku zaschniętym, założonym pyłem gardłom, odnosiły pożądany skutek i tłumy garnęły się, zalewały bary i restauracje. Ale w ów pamiętny dzień, pierwszy grudnia, okrzyki te były dość rzadkie. Szynkarze ochrypliby szybko, nie zagitowawszy ani jednego gościa. Nikt nie myślał ani o jedzeniu, ani o piciu. O godzinie czwartej po południu wielu ludzi było jeszcze bez śniadania i bez obiadu. I jeszcze jeden objaw charakterystyczny. W ówdzień emocja przytłumiła nawet niezwykle rozwiniętą wśród Amerykanów pasję do gry, do hazardu. Kręgle leżały spokojnie, kości drzemały cicho w skórzanych kubkach, ruletka stała bez ruchu, karty do wista, faraona, pokera spoczywały w nienaruszonych opakowaniach. Wielkie zdarzenie, na które oczekiwano, absorbowało wszystkie umysły i nie pozostawiono miejsca na inne potrzeby i rozrywki. Głuche poruszenie bez krzyków i hałasów, niepokój poprzedza zwykle nadzwyczajne wypadki do samego wieczora nurtowały w tłumie. Nieuchwytne uczucia strachu i oczekiwania, niecierpliwości i obawy ciążyły na wszystkich. Każdy pragnął, żeby to coś już przeszło. Około godziny siódmej ogólne to przygnębienie przesiliło się nagle. Księżyc wschodził na horyzoncie. Paromilionowe hurra powitało jego zjawienie się. Był on punktualny. Okrzyki biegły aż do nieba. Oklaski rozległy się ze wszystkich stron, a blady księżyc błyszczał łagodnie na jasnym tle nieba i najczulszymi swymi promieniami pieścił upojąc zapałem tłum. W tej chwili ukazali się trzej nieustraszeni podróżni. Na ich widok okrzyki nabrały podwojonej mocy – z głęboko dyszących piersi wyrwał się jednomyślnie, nieświadomie, prawie hymn narodowy Stanów Zjednoczonych i Yankee Doodle podjęta przez chór składający się z pięciu milionów wykonawców, wzniosła się jak burza dźwięków ku najdalszym krańcom nieba. Po tym gwałtownym wybuchu hymn ucichł. Ostatnie tony konały zwolna, przycichło echo i przeciągła cisza zaległa na chwilę nad wzruszonym do głębi tłumem. Tymczasem Francuz i dwaj Amerykanie weszli na wzniesienie ustawione pośród tłumu. Towarzyszyli im członkowie Dżinn Klubu i delegacje rozmaitych obserwatoriów świata. Barbicane, chłodny i poważny, wydawał ostatnie polecenia. Nichol z zaciśniętymi wargami, z rękami skrzyżowanymi na piersiach, szedł pewnym krokiem. Michał Ardan, zawsze ruchliwy, ubrany w elegancki podróżny kostium o skórzonych sztylpach i z manierką u boku i cygarem w ustach, szedł, rozdając z wielkopańską rozrzutnością tysiące gorących uściśnień rąk. Jego werwa i wesołość były niewyczerpane. Śmiał się, żartował, płatał figle łobuzerskie JT Mastonowi. Jednym słowem zachowywał się do ostatniej chwili jak Francuz, gorzej nawet, jak Paryżanin w każdym calu. Wybiła dziesiąta. Czas było wsiadać, gdyż trzeba było zaśrubować płytę zakrywającą otwór, usunąć dźwigi i rusztowania. Barbicane nastawił swój chronometr wedle zegarka inżyniera Marchinsona, który miał puścić prąd elektryczny na pyroksylinę znajdującą się w pocisku. Podróżni więc z całą ścisłością obliczyć mogli zbliżanie się chwili odjazdu. Nadeszła więc chwila pożegnania. Scena była wzruszająca. Pomimo swojej gorączkowej wesołości Michał Ardan czuł się wzruszonym. J.T. Maston znalazł pod swymi suchymi powiekami jakąś starą łzę i wylał ją na czoło swego drogiego i dzielnego prezesa. A gdybym jednak pojechał z wami, rzekł, jeszcze czas. To niemożliwe, mój stary Mastonie odrzekł Barbicane. W kilka chwil potem trzej towarzysze podróżni znaleźli się w czeluści Kolumbiady. Od wewnątrz zaśrubowali płyty otworu i otwarty wylot działa ukazał się oczom widzów. Nichol, Barbicane i Michał Ardan byli ostatecznie zamknięci w swym metalowym wagonie. Ale kto potrafi opisać emocje tłumu, która dochodziła do najwyższego stopnia napięcia? Księżyc wypływał po przedziwnie czystym firmamencie nieba, przysłaniając w przejściu blask gwiazd. Przebiegał właśnie jakąś konstelację i był w połowie drogi do Zenitu. Każdy rozumiał jednak, iż trzeba było mierzyć powyżej celu, jak myśliwy, który celuje nieco naprzód, by trafić w uciekającego zająca. Dręcząca cisza zaległa dokoła. Ani jeden podmuch nie przelatywał nad ziemią. Ani jeden głębszy odgłos nie przerywał ciszy. Serca nie bić. Wszystkie spojrzenia odchwione były w wylot kolumbiady. Barcinson nie spuszczał oka ze wskazówek swego chronometru i czuł, że zamknięci w pocisku podróżni liczyli również te straszne sekundy. 35, 36, 37, 38. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści ognia. W tym momencie Marcinson nacisnął palcem guzik aparatu elektrycznego, puścił prąd, i kraja elektryczna przeniknęła do głębi Kolumbiady. Straszny, niesłychany, nadludzki wybuch, którego nie można z niczym porównać ani z hukiem wystrzału, ani z grzmotem, rozdarł powietrze. Olbrzymi snop ognia wybuchnął z ziemi, jakby z wnętrza krateru. Ziemia zatrzęsła się, a niewielu zaledwie ludzi mogło przez jedną sekundę widzieć pocisk zwycięsko wylatujący ku górze, spośród kłębów pary, dymu i płomieni. Rozdział 27. Pokryte niebo. W chwili, gdy Snop ognia wzniósł się na szaloną wysokość ku niebu, płomienie jego oświetliły całą Florydę i dzień zapanował nad nocą na jedną dziesiątą sekundy. Ten niezmierny piropusz ognia widziany był na sto mil dookoła, zarówno w Zatoce, jak na Atlantyku, i nie jeden kapitan okrętu zanotował zapewne w swej książce podróżnej zjawienie się olbrzymiego meteora. Wybuch kolumbiady połączony był z prawdziwym trzęsieniem ziemi. Floryda została poruszona do głębi swych trzewi. Gazy wybuchowe odepchnęły z niebywałą gwałtownością warstwy powietrzne i ten sztuczny huragan, sto razy mocniejszy od huraganu burzy, jak trąba przeleciał przez powietrze. Ani jeden człowiek nie zdołał utrzymać się na nogach. Mężczyźni, kobiety, dzieci, wszystko leżało pokotem na ziemi, jak podczas burzy otrząśnięte igły do sosny. Powstało zamieszanie nie do opisania. Wiele osób odniosło ciężkie obrażenia ciała. A JT Maston, który wbrew przestrogom trzymał się zbyt blisko działa, został odrzucony na kilka łokci w tył i jak prawdziwy pocisk przeleciał nad głowami swych rodaków. 300 tysięcy ludzi ogłuchło chwilowo i doznało kontuzji. Prąd powietrza rozwalił moc baraków i szałasów, wyrwał z korzeniami drzewa w promieniu 20 mil. Popędził pociągi kolejki podjazdowe aż do miasta i wreszcie spadł na nie jak ogromna burza zburzył setkę domów. A w ich liczbie kościół panny Marii i nowych mach giełdy, który zarysował się w całej swej długości. Kilka domów w porcie, pchniętych jedne na drugich, zwaliło się do wody. Z dziesięć okrętów stojących w porcie wpadło na wybrzeże, porwawszy liny i łańcuchy swych kotwic jak sznurki. Ale krąg zniszczenia zatoczył się jeszcze szerzej i poza granice Stanów Zjednoczonych. Skutek wybuchu, wzmocniony przez wiatry zachodnie, dał się odczuć na całym Atlantyku, nawet w oddaleniu 300 mil od brzegów Ameryki. Sztucznie wywołana burza, niespodziewanie zupełnie i nieprzewidziana nawet przez admirała Fitzroy, rozszalała się z niesłychaną gwałtownością. Wiele statków porwanych przez straszne wichury nie zdołało zwinąć żagli i zginęło w nurtach morza, a między nimi Charles Harold z Liverpoolu, z powodu straty, którego Anglia wzniosła nawet do rządu Stanów Zjednoczonych, żądań odszkodowania. Wreszcie, by zanotować wszystko, choć fakt ten poparty jest tylko zeznaniem kilku świadków, Pół godziny po wystrzale mieszkańcy Gori i Sierra Leone słyszeli głuchy grzmot wywołany przez ostatnie drgnienie fal powietrznych, które przebiegłszy ponad Atlantykiem, konały u wybrzeży afrykańskich. Trzeba jednak wrócić do Florydy. Gdy przeszła pierwsza chwila wzruszenia, ranni zostali opatrzeni, a ogłuszeni przyszli do siebie. Rozległy się ogłuszające okrzyki. Niech żyje Ardan! Niech żyje Barbicane! Niech żyje Nichol! Miliony ludzi z nosami do góry, uzbrojonych w teleskopy, lornetki, lunety, przyglądały się niebu, zapominając o kontuzjach, ranach i wzruszeniach i troszcząc się jedynie o losy pocisku. Szukali go jednak na próżno. Nie można już go było dostrzec i należało tylko czekać cierpliwie na wiadomość z Longspeak. Dyrektor Obserwatorium w Cambridge był na stanowisku w górach skalistych, gdyż temu zręcznemu i cierpliwemu astronomowi powierzono czuwanie nad losami pocisku ale nieprzewidziane przez nikogo zjawisko, któremu trudno było zaradzić, wystawiło cierpliwość ludzką na ciężką próbę. Pogoda, tak piękna dotąd, przemieniła się nagle. Niebo spochmurniało i pokryło się gęstymi obłokami. Czy zresztą mogło być inaczej? Gwałtowne poruszenie warstw powietrza, olbrzymie masy pary powstałej przez wybuch czterech tysięcy funtów pyroksyliny nie mogły pozostać bez wpływu na warunki atmosferyczne. Zapomniano jakby o tym, że podczas bitew morskich następują też zwykłe zmiany pogody wskutek licznych salw artylerii. Nazajutrz słońce wstało na niebie założonym grubymi obłokami i chmurami. Ciężka, nieprzydarta zasłona zawisła nad całym krajem i rozciągnęła się aż ponad góry skaliste. Było to fatalne. Ze wszystkich stron świata szturmowano o wiadomości. Ale natura nie dała się przebłagać, i ponieważ ludzie zakłócili jej spokój, musieli teraz ponosić konsekwencje swego czynu. W ciągu całego pierwszego dnia starano się przedrzeć zasłonę chmur, by dostrzec cośkolwiek. Ale mylono się przecież zasadniczo, gdyż wskutek obrotu ziemi pocisk przebiegał wówczas po linii antypodów i nie mógł być widzianym. Gdy wreszcie nadeszła noc, głęboka, czarna noc, a księżyc powinien był się pokazać, oczekiwano go na próżno. Zdawało się, że umyślnie kryje się on przed wzrokiem ludzi, którzy śmieli doń strzelać. Nie było więc możliwości zobaczenia czegokolwiek. Depesze z Longspeak potwierdziły ten fakt. Tymczasem, jeśli doświadczenie miało się udać, podróżni, którzy wyjechali 1 grudnia powinni byli przybyć na księżyc czwartego o północy. Do tego więc czasu należało zachować cierpliwość, tym bardziej, że nie było wciąż zachmurzone. 4 grudnia od godziny ósmej wieczorem po północy nie zdołano odkryć śladów pocisku, który mógłby był tworzyć na tarczy księżyca zaledwie mały punkcik. Ale i tego punktu nie było widać, gdyż chmury nie ustępowały, a zniecierpliwienie publiczności dochodziło do ostatnich granic. Zasypywano już obelgami księżyc, który się nie zjawiał. Zrozpaczony J.T. Maston udał się do Longspeak. Chciał osobiście spojrzeć przez teleskop i nie wątpił ani na chwilę, że jego przyjaciele dotarli do celu swojej podróży. Nie słychać było zresztą o tym, by pocisk spadł gdzieś na ziemi. A JT Maston nie dopuszczał możliwości, by on miał spaść do jednego z oceanów, które zajmują trzy czwarte kuli ziemskiej. 5 grudnia takie samo zachmurzenie. Wielkie teleskopy tego świata, Herszla, Rossego, Fukalta, były niezmiennie nastawione na księżyc, gdyż właśnie w Europie pogoda panowała prześliczna. Ale względna słabość tych aparatów nie pozwalała spodziewać się po nich czegokolwiek. 6 grudnia takie samo zachmurzenie. Niecierpliwość pożerała trzy czwarte świata. Czyniono najnierozsądniejsze propozycje, by rozpędzić chmury zawisłe w powietrzu. 7 grudnia pogoda zdawała się nieco zmieniać. Zjawiły się nadzieje, ale trwały one krótko. Koło wieczora gęste chmury zakryły już niebo. Wreszcie koło godziny dziewiątej minut 11 rano księżyc miał wejść w ostatnią swą kwadrę, po czym miał się zmniejszać i gdyby nawet niebo rozpogodziło się, pole badania stawałoby się coraz mniejszym. Coraz mniejszy jego skrawek ukazywałby się na niebie i wreszcie przechodząc do nowiu, wschodziłby on i zachodziłby równocześnie ze słońcem, którego promienie czyniłyby go zupełnie widzialnym. Należało więc czekać do nowej pełni, to jest do 3 stycznia po południu, by rozpocząć badania. Dzienniki ogłaszały te smutne refleksje, opatrzone tysiącznymi komentarzami i nie ukrywały przed publicznością, że musi się ona uzbroić w anielską cierpliwość. Dzień 8 grudnia nie przyniósł żadnej zmiany. 9 słońce zjawiło się na chwilę po to, aby podrażnić Amerykanów. Przyjęto je gwizdami, jakby obrażone podobnym przyjęciem. Skąpe rzucało promienie. Dziesiątego znów żadnych zmian. J.T. Maston mało nie oszalał i zjawiły się poważne obawy o stan jego zmysłów, tak dobrze konserwujących się dotąd w czaszce pokrytej gutaperką. Wreszcie 11 grudnia rozszalała się jedna z tych burz, tak strasznych w strefach podzwrotnikowych. Okropne wiatry wschodnie wymiotły chmury wiszące od tak dawna nad ziemią. I pod wieczór tarcza księżyca obcięta nieco wypłynęła majestatycznie pośród promiennych konstelacji nieba. Rozdział 28. Nowa gwiazda. W tej samej nocy niezwykła wiadomość, od tak dawna oczekiwana, spadła jak grom na stany Zjednoczone i przeleciawszy ponad oceanem za pomocą drutów telegraficznych, rozniosła się po całym globie. Dzięki olbrzymiemu teleskopowi w Long dostrzeżono wreszcie pocisk. Oto treść komunikatu nadesłanego przez dyrektora Obserwatorium w Cambridge wraz z naukową konkluzją wielkiego dzieła podjętego przez Gin Club. Long 12 grudnia, do członków Obserwatorium w Cambridge. Pocisk wyrzucony przez kolumbiadę ze wzgórza kamieni został dostrzeżony przez Belfasta i J.T. Mastona 12 grudnia o godzinie 8 minut 47 wieczorem, gdy księżyc był w ostatniej swej kwadrze. Pocisk nie dotarł do swego celu. Przeszedł obok, dość blisko, jednak, by być zatrzymanym przez siłę atrakcyjną księżyca. W tej chwili prostolinijny jego bieg został zmieniony w ruch okrężny o zawrotnej szybkości. A sam pocisk krążyć zaczął po eliptycznej orbicie dookoła księżyca, którego stał się właściwym satelitą. Właściwości tej nowej gwiazdy nie są jeszcze ustalone. Szybkość jego ruchu i obrotów jest nieznana. Odległość, która dzieli go od księżyca, może być oceniona na 2833 mile w przybliżeniu. Postawić można dwie hipotezy co do ewentualnej zmiany obecnego położenia rzeczy. Albo siła atrakcyjna Księżyca przyciągnie ostatecznie pocisk i podróżni osiągną cel swojej podróży. Albo też utrzymując się w obecnym stanie wirować będzie dookoła Księżyca aż do końca świata. Przyszłe badania pouczą nas o tym. Tymczasem ustalić trzeba, że przedsięwzięcie Gene Clubu miało ten jedyny wynik, iż w naszym Układzie Słonecznym przybyło jeszcze jedno ciało. J. Belfast Ile sporów wywołało to niespodziewane rozwiązanie? Jaki tajemniczy splot zagadek będzie musiała rozwiązać wiedza przyszłości? Dzięki męstwu i poświęceniu trzech ludzi, nikłe z początku zadanie wysłania pocisku na Księżyc dało rezultat niezmiernej wagi, którego następstw nie można dotąd przewidzieć. Podróżni zamknięci w nowym satelicie, choć nie dotarli do celu, stali się integralną częścią świata księżycowego. Grawitowali oni około satelity ziemskiego i po raz pierwszy mogli przeniknąć wszystkie jego tajemnice. Nazwiska Nichola, Barbicaina i Michała Ardan powinny być wyryte złotymi zgłoskami, gdyż trzej dzielni badacze, chcąc powiększyć krąg poznania ludzkiego, wznieśli się w przestworza i poświęcili swe życie największemu w dziejach nowoczesnych zadaniu. Komunikat z Longspeak wywołał powszechne przerażenie. Czy nie było sposobu przyjść z pomocą dzielnym mieszkańcom ziemi? Nie, gdyż pozostali oni sami poza obrębem ludzkości, przekraczając granice zakreślone stworzeniom ludzkim przez Boga, mogli oni wytwarzać powietrze dla siebie w ciągu dwóch miesięcy. Posiadali żywność na cały rok. Ale potem? Najmniej czułe serca drżały na to straszne pytanie. Jeden, jedyny człowiek nie chciał się pogodzić z tym, że sytuacja jest rozpaczliwa. Jeden on tylko ufał ciągle, a był to ich oddany przyjaciel, jak oni mężny i odważny dzielny J.T. Maston. Ani na chwilę nie tracił on ich z oczu. Mieszkaniem jego odtąd było obserwatorium w Longspeak, a jego horyzontem szkło ogromnego teleskopu. Ilekroć wschodził księżyc, wodził on za nim niespokojnym wzrokiem. Badał z niewyczerpaną cierpliwością przesuwanie się pocisku po srebrnej tarczy. I najwidoczniej szanowny ten człowiek pozostawał w stałym porozumieniu ze swymi trzema przyjaciółmi, bo nie wątpił, że zobaczy się z nimi pewnego dnia. Będziemy z nimi korespondowali, mówił do każdego, kto chciał go słuchać. Jak tylko pozwolą na to warunki, prześlemy im wiadomość i otrzymamy je od nich. Zresztą ja ich znam. Są to ludzie genialni. Unieśli oni ze sobą w przestworza całą sztukę, całą wiedzę i cały przemysł świata. Z tym można dokonać co się chce, i zobaczycie, że oni sobie dadzą radę. Koniec. Czytał Robert Fraś.